zapewniających wodę i szlaki komunikacyjne. Kultury mogły się rozwijać zwłaszcza w deltach rzek, których liczne odnogi wpadają do morza. Możemy przypuszczać, że właśnie w takich miejscach stopniowo powstawały ośrodki miejskie w ciągu 60 tysięcy lat ostatniego zlodowacenia. Małe łodzie od dawna musiały być popularnym środkiem transportu. Znajdowane w prehistorycznych jaskiniach ryty i malowidła przedstawiające morskie ryby, takie jak delfiny i wieloryby. Są prawdopodobnie świadectwem znajomości żeglugi. O tym, że tego rodzaju techniki były dostępne bardzo dawno, świadczą odkrycia w południowo-wschodniej Azji pochodzących sprzed 40 tysięcy lat łodzi zdolnych do wielodniowych rejsów 8. Niestety, te szerokie doliny rzek, w których rozwinęły się kultury miejskie, nigdy nie leżały wysoko nad poziomem morza. Na przykład Dolina Indusu ciągnie się przez ponad 700 kilometrów. Zanim osiągnie wysokość 100 metrów, większa część zachodniej Francji leży poniżej 100 metrów nad poziomem morza. W kulminacyjnym okresie ostatniego zlodowacenia, od około 24 tysiące do 14 tysięcy lat przed naszą erą w polarnych szczapach lodowych były zgromadzone tak wielkie ilości wody. Że jak się ocenia poziom mórz opadło blisko 120 m9. Pod koniec tego zlodowacenia, około 7000 lat przed naszą erą morza wróciły do poprzedniego poziomu i ustaliły się mniej więcej współczesne linie brzegowe. Jak można się spodziewać, po podniesieniu poziomu morza wszelkie nadbrzeżne osady znalazły się daleko na szelfie kontynentalnym pod wodą. Dowiedziono. Że większa część znajdującego się obecnie pod wodą szelfu kontynentalnego Stanów Zjednoczonych około 9000 lat przed naszą erą była suchym lądem. Rybacy przeczesujący morskie dno w poszukiwaniu skorupiaków znajdowali kuj i mastodontów do 300 km w głąb morza, przy przylądku Cot. Znajdowano je na głębokości do 140 metrów. Natrafiano też na szczątki koni, tapirów, wołów piżmowych i gigantycznych łosi. Podobne kły mastodontów były znajdowane na głębokości prawie 100 metrów w Morzu Japońskim 10. Muszle płytkowodnych ostryk, zazwyczaj spotykane na obszarach zalewanych w czasie przypływów i w lagunach, znajdowano w wielu miejscach przy atlantyckim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, na głębokości blisko 100 metrów. Badania metodą radiowęglową dowiodły, że pochodzą one sprzed 11 tysięcy lat 1. Ta data daje jeden pojęcie o tym, w jak gwałtownym tempie podnosił się poziom wód, ponieważ wiadomo, że poziomy muszu stabilizował się około siedem tysięcy lat przed naszą erą to w ciągu poprzednich dwa tysiące lat wody musiały przybierać o około 100 120 metrów rocznie. Trafiamy również na szczątki roślin, rybacy i oceanografowie wyciągają na powierzchnię z głębi musz prehistoryczne gałęzie, nasiona i pyłki. Badania radiowęglowe wskazują, że również one zostały zatopione około 9 tysięcy lat przed naszą erą. Naukowcy trafiali na ślady starożytnych wybrzeży piaski i złoża mułu. Wszystko to doprowadziło ich do wniosku, że w 13 tysięcy roku przed naszą erą, szelf kontynentalny Stanów Zjednoczonych był tętniącą życiem i zalesioną rozległą nadbrzeżną niziną. Jednak po 9000 roku przed naszą erą, stał się morskim dnem. Mapy masywów lądowych w ich największym zasięgu w epoce lodowcowej pokazują, jak ogromne obszary były wówczas dostępne. Australia, Nowa Gwinea. Eskaont pochodzi na S za cywilizacja. 93. Boston. NY York. Dzisiejsza głębokość 200 m. Dzisiejsza głębokość 2000 m. Znaleziska kłów mamutów lub mastodontów 9600 daty uzyskane metodą radiofenglową dla emuszki Ostryk i torfu prehistoryczne piaski. H. Zatopione tereny przy dzisiejszym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych z zaznaczeniem znalezisk szczątków zwierząt kłów mamutów i mastodontów i Tasmania stanowiły jeden kontynent. Filipiny, Sumatra, Borneo i Jawa były połączone z kontynentem azjatyckim. Suchy ląd rozciągał się na prawie 160 km na południe od południowego krańca Afryki, a między Syberią i Alaską istniało lądowe połączenie, co ciekawe, nie pokryte lodem 12. Jeśli idzie o Europę, Morze Północne nie istniało, a większą część kontynentu pokrywała gruba na 1,5 km skorupa lodu. Od obecnego kanału La Manche daleko w głąb Atlantyku ciągnęły się rozległe równiny. Bardzo interesujące okazały się wyniki badań Morza Śródziemnego. Wielkie, nawodnione równiny o umiarkowanym klimacie sięgały prawie 200 km w głąb obecnego morza na północ od wybrzeży Tunezji. Malta była połączona z Sycylią. Niziny ciągnęły się wzdłuż wybrzeży Hiszpanii, Francji, Włoch i Grecji, gdzie również wiele wysp było połączonych, co jednak najbardziej niezwykłe. 94. Ślady sprzed milionów lat. I niespodziewane, wielka żyzna równina, poprzecinana licznymi rzekami, istniała w północnej części Morza Adriatyckiego. Linia wybrzeża znajdowała się wówczas ponad 300 km na południe od Wenecji 13. Przypuszcza się, że musiały to być najżyźniejsze tereny w tym regionie i prawdopodobnie osiadło tu sporo ludzi, których szczątki dzisiaj leżą pod morskim dnem. Oczywiście poszukiwanie jakichkolwiek szczątków ówczesnych osad graniczy z niemożliwością. Nie sposób przecenić ogromnego wpływu, jaki miał spowodowany topnieniem lodów potop na wszystkie rozwijające się kultury. Wspomnienie tego kataklizmu przetrwało w zbiorowej pamięci mieszkających tam ludów i było przekazywane z pokolenia na pokolenie w postaci legend i mitów. Znane z całego świata mity o potopie mogą być odbiciem tamtych dramatycznych wydarzeń utrwalonych w zbiorowej świadomości ludzi. Jeden z ekspertów uznał, że nie jest przesadą twierdzić. Iż w wielu częściach świata największą i najważniejszą zmianą otoczenia w ciągu minionych 15 tysięcy lat było podniesienie się poziomu MUŚ-14. Potop na skalę światową Potop mógł nadejść pod postacią kilku przerażających lat gwałtownych kataklizmów lub jako trwające przez dziesiątki lat niekończące się ulewy i powodzie, a może wody podnosiły się powoli i podstępnie. W stopniowo narastających przez tysiąclecia przypływach i sztormowych falach. Jakkolwiek to było, topnienie lodów ostatniej epoki lodowcowej zakończyło się około 7000 roku p.n.e.15. Lodowce i lądolody cofnęły się, przybierając mniej więcej swój dzisiejszy zasięg, jeśli rok po roku, stulecie po stuleciu. Poziom przypływów stawał się coraz wyższy a pogarszająca się pogoda przynosiła coraz częstsze i coraz gwałtowniejsze burze i fale zdolne miażdżyć kamienne i ceglane mury, to jaka mogła być reakcja ludzi? Naturalnie, powinni się przenieść na wyżej położone tereny, zabierając ze sobą nie tylko cały dobytek, ale również umiejętności i wiedzę architektoniczną, rolniczą i tkacką. Zabraliby też swoją kulturę, religię, mity, pieśni i opowieści. Nie mieli żadnego sposobu, by przewidzieć, jak daleko posunie się proces zalewania ich lądu, więc zapewne wycofywali się stopniowo na coraz wyżej położone tereny. W starożytnych legendach o obejmującym cały świat potopie, jakie przetrwały do naszych czasów, nieustannie powtarza się motyw ludzi, którzy ocaleli dzięki temu, iż schronili się na łodziach lub wysoko położonych terenach. Starożytni Grecy wierzyli, że po kataklizmie niszczącego wszystko potopu, ci, którzy ocaleli, odtworzyli grecką cywilizację w Tesali. Ten mit żywo przypomina historię Noego. Opowiada o tym, jak Zeus, rozwścieczony na ludzkość, zesłał powódź. Deukalion został o tym uprzedzony przez swojego ojca, jednego z półbogów, zbudował arkę, w której wraz z żoną uratowali się przed potopem. Kiedy wody opadły, wylądowali na szczycie Parnasu. Później Deukalion i jego żona panowali w Tesali, ich syna. Helena. Uważali za swojego przodka wszyscy Grecy, którzy w czasach klasycznych siebie samych nazywali Helenami. ond pochodzi N.A.S. za cywilizacja 95. Morze Adriatyckie i Egejskie przed podniesieniem się poziomu wód pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Linia ciągła przedstawia zasięg lądów przed topnieniem lodu, gdzie przed potopem mogły się rozwinąć wczesne cywilizacje. Linia przerywana pokazuje dzisiejsze linie wybrzeży. 96. Ślady sprzed milionów lat. Czy ta legenda jest upiększonym ludowym wspomnieniem o podnoszącym się poziomie wód? A jeśli tak, to czy powinniśmy uważać Tesalię za pierwotną ojczyznę Greków, grecki filozof Platon około 429 347 przed naszą erą uważał za zupełnie prawdopodobne, iż ta historia jest wiernym odbiciem minionej rzeczywistości, wierzył ponadto, że przed ową katastrofalną powodzią w Grecji istniała cywilizacja, że na równinach i nad morzem rozkwitały miasta, a co więcej. Grecy umieli obrabiać metale, kataklizm zaś zniszczył nie tylko miasta, ale również pozbawił ludzi umiejętności wydobywania i obróbki metali. Wszystkie kopalnie znalazły się pod wodą, a ludzie, którzy znali się na metalurgii, zginęli. W rezultacie ludzkość musiała cofnąć się do bardziej prymitywnej epoki i posługiwać się wyłącznie kamiennym narzędziami. Platon napisał, że jedynymi ludźmi Jakim udało się ujść z życiem, byli pasterze z gór, ostatnie iskry ludzkiej rasy ocalały gdzieś na szczytach gór później zajęli się oni rolnictwem 16. Opowieść Platona jest zadziwiająco zgodna z najnowszymi ustaleniami archeologów i geologów jest jeszcze jedna przerażająca możliwość. Może po tysiącach lat powolnego topnienia i nieuchronnego, lecz powolnego podnoszenia się poziomu wód. Lodowe czapy na biegunach stały się na tyle niestabilne, że doszło do nagłego, niespodziewanego kataklizmu. Naukowe analizy próbek lodu pobranych w 1989 roku z bardzo głębokich warstw lodowca na Grenlandii wykazały, że około 8700 roku przed naszą erą, ostatni zimny okres epoki lodowcowej nagle się zakończył. Lód ustąpił tak szybko, że w ciągu 20 lat zaszły radykalne zmiany klimatu, a średnia temperatura wzrosła w ciągu 50 lat o 7 stopni 17. Musiała to być prawdziwa katastrofa, ale powoli wychodzą na jaw poszlaki wskazujące na jeszcze bardziej tragiczny scenariusz. Późniejsze badania nad nowymi próbkami lodu, zakończone w 1993 roku, składają się na bardziej dramatyczny obraz tamtych wydarzeń Wskazują, że większa część lodowców uległa stopieniu w ciągu zaledwie jednego lub dwóch lat osiemnaście. Prawdziwie przerażająca katastrofa. Powolne podniesienie się poziomu muszą o 120 metrów w ciągu 2000 lat nie mogło przejść niezauważone, jeśli na przykład wody podniosłyby się o tyle od czasów Rzymian. To byłby to bardzo istotny czynnik w kształtowaniu się naszej kultury i historii, zwłaszcza jeśli w tym okresie podnosiłyby się bezustannie, ale jeśli katastrofalne topnienie pokrywy lodowej nastąpiło w ciągu jednego do trzech lat, sprawiając, że wzburzone morze dosłownie przelewałoby się po setkach kilometrów nizin i lasów, pochłaniając wszystkie ludzkie osady na swojej drodze, takie zjawisko pozostawiłoby niegojące się rany w ludzkiej kulturze. Rany które jak można by się spodziewać znajdą tragiczne odzwierciedlenie w mitach i legendach o niszczycielskim potopie. Czy wiedząc o tym, iż topnienie lodów nastąpiło około 8700 roku przed naszą erą możemy uznać za zupełnie pozbawiony znaczenia fakt, że najstarsze znane nam miasto Atalchi i -Lik leży na Wyżynie Anatolijskiej i powstało około 8000 lat p.n.e. Miasto. Które jak już wspomnieliśmy w tajemniczy sposób pojawiło się jakby znikąd? S.K.O.N.T. pochodzi S za cywilizacja 97 Czy założyli je ci, którym udało się uciec przed katastrofalnym przyborem wód? A jeśli tak, to czy miejsce powstania tej kultury leży obecnie dziesiątki metrów pod wodą, gdzieś w głębi Morza Śródziemnego? I gdzie dokładnie? Interludium I Dlaczego wszystko stało się nagle? Często się zdarza, że jakiś inteligentny amator z wyobraźnią przełamuje ciasne bariery ustalone przez naukowych ekspertów. Pod koniec 1962 roku, na fali amerykańskich i radzieckich sukcesów w przestrzeni kosmicznej, amerykański pisarz Aleksander Marszack otrzymał zlecenie napisania książki, która wyjaśniałaby w jaki sposób ludzkość osiągnęła tak wysoki poziom naukowego i cywilizacyjnego rozwoju? Przygotowując się do pracy, Marszack przeprowadził wywiady z setkami ekspertów, specjalistami w dziedzinie podboju przestrzeni kosmicznej, naukowcami, wojskowymi i prezesami wielkich międzynarodowych korporacji, ale jego badania nie przyniosły mu odpowiedzi, jakiej oczekiwał. Ku swemu zaskoczeniu przekonał się, że żaden z tych ludzi nie wie dokładnie, kiedy i w jaki sposób nastąpił ów cywilizacyjny postęp XIX? Niezależnie od swoich badań potrzebnych do napisania książki, Marszacki interesował się historią ludzkości. Uderzyły go zadziwiające podobieństwa między ludzkimi aspiracjami w różnych kulturach. Doszedł do wniosku, że nie ma istotnych różnic. Między pierwszym w pełni współczesnym człowiekiem sprzed 40 tysięcy lat a nami ani w wielkości mózgu, ani w ogólnych wymiarach ciała 20. Mimo iż narzędzia używane przez tych dawnych ludzi były o ile nam wiadomo wykonane z kamienia, odznaczały się wielkim zróżnicowaniem i kunsztem. Marszack zaczął się zastanawiać nad początkami samej cywilizacji. Szybko natrafił na liczne nagle według książek. Jak je czytał? Wszystkie skoki w rozwoju cywilizacji następowały nagle nagle pojawiło się rolnictwo około 10 tysięcy lat temu, cywilizacja w Mezopotamii, nauka Greków. Trudno było mu uwierzyć, że wszystkie te zjawiska mogły nastąpić niepoprzedzone żadnym okresem rozwoju. Jak napisał, musieli przejść trwające tysiącami lat etapy przygotowań. Ile tysięcy lat trwały o to jest pytanie 21. Interludium 2 Prawdziwe pochodzenie cywilizacji, gdzie możemy znaleźć odpowiedzi, a w gruncie rzeczy, jakiego rodzaju dowody mogłyby stanowić odpowiedź? Marszack wpadł na pomysł, który jak sądził mógł pozwolić rozwiązać wszystkie te zagadki. Nasz współczesny świat jest stworzony i regulowany poczuciem czasu. Nauka bada rzeczy, które dzieją się w czasie, od ruchów planet poruch wahadła. Również sposób, w jaki nauka bada te zjawiska, jest zależny od 98. Ślady sprzed milionów lat czasu, gdyż opiera się na wynikach, sumach lub średnich które prowadzą do teorii przewidujących prawdopodobieństwo powtórzenia się zjawiska w przyszłości. Takie poczucie czasu doszedł do wniosku Marszack, zaczęło się wraz z rozwojem rolnictwa. Łowiecki styl życia można było prowadzić z dnia na dzień, lecz osiadłe życie rolnika wymaga świadomości trwania roku z jego cyklem zmieniających się pór, a zatem, uznał Marszack, dawny człowiek, aby mógł przejść od prymitywnego łowiecko-zbieraczego trybu życia do osiadłej egzystencji rolniczej, musiał wytworzyć koncepcję czasu. W takim razie wszelkie dowody istnienia idei czasu są śladami początków osiadłej rolniczej kultury. Przedstawił swój pomysł ekspertom. Przede wszystkim skontaktował się z francuskim ekspertem z zakresu sztuki naskalnej z ostatniej epoki lodowcowej. Zapytał, czy którykolwiek z malowideł nosi ślady okresowego lub sezonowego powstawania, otrzymał odpowiedź, iż przypuszcza się, że właśnie tak było, ale nie ma na to dowodów. Lecz w 1963 roku, kiedy jego naukowa książka była już praktycznie gotowa, znalazł kluczowy dowód, który uniemożliwił mu ukończenie pracy w terminie. Z opóźnieniem przeczytał artykuł, który rok wcześniej znalazł w pewnym naukowym czasopiśmie. Dotyczył on małego narzędzia, prehistorycznego rybca składającego się z kościanej rękojeści, w której było osadzone ostrze z niewielkiego kawałka kwarcu znalezionego na stanowisku Iszango w Zajrze. W pobliżu jeziora Edwarda. Pochodzi ono sprzed 6500 lat. Na kościanej rękojeści znajduje się szereg nacięć. Zaproponowana interpretacja tych nacięć wydała się Marszackowi nieprzekonująca. Kierując się impulsem, w ciągu kilkunastu minut znalazł właściwe wyjaśnienie. Nacięcia były zapisem faz księżyca, zestawów nowiu, pierwszej kwadry, pełni i ostatniej kwadry w ciągu kilku miesięcy. Ktokolwiek wykonał te nacięcia, Musiał znać ideę czasu. Marszack zaczął przeglądać wszystkie opublikowane znaleziska prehistorycznych kamieni i kości z nacięciami czy rysami albo oznaczonych w jakikolwiek inny sposób. Tego rodzaju obiektów, datowanych na co najmniej 35 tysięcy lat, znaleziono w całej Europie setki, lecz pozostawały one zagadką. Marszack zaś doszedł do wniosku. Że właśnie one są śladami prawdziwych początków naszej cywilizacji. Ale dlaczego musiało upłynąć tyle tysięcy lat, zanim pojawiła się cywilizacja? Komentując to odkrycie, pisarz Colin Wilson załamywał ręce nad ortodoksyjnym datowaniem powstania ośrodków miejskich. Każe nam się wierzyć, że kiedy już człowiek stanął 35 tysięcy lat temu na krawędzi cywilizacji, żyjąc w społeczności na tyle wyrafinowanej że pragnęła pogłębić znajomość astronomii, musiało minąć kolejne 25 tysięcy lat, zanim zaczął czynić pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku budowania miast, brzmi to raczej mało prawdopodobnie 22. ont pochodzi e na zeta cywilizacja 99. Interludium 3, wnioski Aleksander Marszack twierdził, że 35 tysięcy lat temu istniały już wszystkie konieczne elementy cywilizowanej kultury, a skoro te elementy istniały, to oczywiście były wykorzystywane. Dlatego możemy się spodziewać, że właśnie w tamtym czasie gdzieś żyli osiadli rolnicy, czujący potrzebę zrozumienia ruchów Księżyca i Słońca regulujących ich rolniczą działalność wnioski płynące z tej hipotezy są doniosłe osiadłe rolnictwo oznacza handel handel oznacza społeczeństwa wsie lub miasta których istnienie z kolei równa się specjalizacji np w handlu rzemiośle i sztuce stąd już niedaleko do powstania języka praw i prymitywnego pisma właściwie wydaje się że twórcy jaskiniowych malowideł naskalnych stosowali symboliczny system zapisów w gruncie rzeczy będący prymitywnym rodzajem pisma, gdzie mogli mieszkać ci ludzie, gdzie powinniśmy szukać ich wiosek i miast. Jak się już zdążyliśmy przekonać, najlepszymi terenami dla rozwoju osad rolniczych i handlowych byłyby doskonale nawodnione doliny rzek i nadmorskie delty. Największa powierzchnia tego typu terenów była dostępna, jak już wiemy. Przez blisko 10 tysięcy lat w epoce lodowcowej, między 22 tysiące a 12 tysięcy lat przed naszą erą, ale 12 tysięcy lat przed naszą erą, podnoszący się poziom mórz zaczął stanowić poważny problem, kiedy poziom wody się podniósł. Wszelkie ślady ludzkiego osadnictwa znalazły się na morskim dnie. Osadnicy w Dolinach Rzek Jeśli teoria marszacka jest słuszna i osiadła kultura powstała co najmniej 35 tysięcy lat przed naszą erą oznaczałoby to, że koniec ostatniej epoki lodowcowej mógł poprzedzać dostatecznie długi okres rozwoju i doskonalenia. Lody zaczęły topnieć około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Katastrofalne. Gwałtowne topnienie czapy lodowej nastąpiło około 8000 roku przed naszą erą, a zakończyło się około 7000 roku przed naszą erą. Byłoby to doskonałe wyjaśnienie, dlaczego nagle znajdujemy na wyżynie anatolijskiej miejskie kultury między 9000 a 8000 tysiącami lat przed naszą erą. Kultury założone przez uciekinierów z zatopionych nizin, później, kiedy morze ustabilizowało się na nowym poziomie. Ludzie prawdopodobnie odważyli się wrócić na żyzne doliny. To tłumaczyłoby, dlaczego wielkie cywilizacje Mezopotamii i doliny Indusu pojawiły się później niż cywilizacja wyżyny anatolijskiej. Choć oczekiwalibyśmy raczej odwrotnej kolejności. Pomysł ten doczekał się potwierdzenia w postaci najnowszych badań prowadzonych przez profesora Thierda Van Andela z Uniwersytetu w Cambridge i profesora Curtisa Runnelsa z Uniwersytetu w Bostonie. Dotyczyły one kolonizacji basenu Larisy w Grecji, na północny zachód od Aten 23. Leży tam Tesalia, legendarne Królestwo Deukaliona. Który ocalał z potopu. W całej Europie pod koniec ostatniej epoki lodowcowej wielkie rzeki zasilane topniejącym lodem i deszczami niosły w dół swojego biegu ogromne ilości. 100 ślady sprzed milionów lat żwiru i mułu z lodowców. Te przepełnione rzeki regularnie zemulały się, występowały z brzegów i zmieniały bieg. W ciągu wielu lat wypełniły doliny wielometrowymi warstwami żwiru i mułu tworząc żyzne równiny zalewowe. Grecja w epoce lodowcowej zdecydowanie różniła się od Grecji, jaką znamy dzisiaj. Najważniejsza różnica polegała na tym, że prehistoryczna Grecja miała rozległe nadbrzeżne równiny, dzisiaj niezmiernie rzadkie 24, kiedy te tereny zostały zatopione. Jedynymi mieszkańcami Grecji byli błąkający się tu i ówdzie nieliczni koczownicy. Polujący na zwierzynę za pomocą charakterystycznych łuków i strzał zakończonych niewielkimi, ostrymi grotami skrzemienia. Około 7 tysięcy roku przed naszą erą, kiedy linia wybrzeża już się ustabilizowała, napłynęła fala nowej ludności, prowadzącej zupełnie inny tryb życia. Owi imigranci w przytłaczającej większości wybierali do osiedlenia się ocalałe fragmenty żyznych i zaopatrzonych w wodę równin zalewowych, gdzie myśliwi nigdy nie zdecydowali się zamieszkać na stałe. Nowi mieszkańcy byli rolnikami, wiedli osiadłe życie, hodowali zwierzęta i uprawiali zboża. Wybierali nadbrzeżne równiny ze względu na lekką ziemię, doskonale nadającą się pod uprawę. Oprócz udomowionych zwierząt i roślin znaleźli liczne inne źródła pożywienia, takie jak jelenie, dziki niedźwiedzie i wodne ptactwo, pod dostatkiem mieli też ryb i owoców morza, lecz tu stajemy przed zagadką, nie mamy pojęcia, skąd pochodzili ci ludzie. Nie znaleziono żadnych artefaktów, ceramiki, wyrobów rzemiosła ani żadnych innych obiektów, które pozwoliłyby ustalić ich pochodzenie. Wiemy tylko, że przybyli drogą morską, przynosząc swoje umiejętności ze sobą, Van Andel i Rumnels doszli do wniosku. Że najbardziej prawdopodobnym miejscem ich pochodzenia są palestyńskie Wyżyny lub południowa Anatolia. To ostatnie miejsce uważają za najbardziej prawdopodobne, ponieważ jak twierdzą tereny wokół Etal-Hujik są równiną zalewową, bardzo podobną do terenów, na których osiedli pierwsi imigranci w Grecji. Wyniki tych badań postawiły autorów przed kolejnymi pytaniami. Dlaczego, skoro w Anatolii nie brakowało ziemi, Ludzie postanowili wyemigrować z tak dobrych terenów i dlaczego postanowili osiedlić się właśnie na greckiej równinie? Skąd w ogóle dowiedzieli się o jej istnieniu? Autorzy przypuszczają, że Anatolijscy rolnicy mogli utrzymywać kontakty z dawnymi kupcami i żeglarzami 25. Musi w tym być ziarno prawdy, gdyż życie w miejscu otoczonym ze wszystkich stron lądem, takim jak Atalchi i Lik, nie wymaga rozwijania umiejętności budowania łodzi Żeglarstwa i nawigacji. Jest prawdopodobne, że mieszkańcy Anatolii kontaktowali się z jakimiś tajemniczymi marynarzami. Wydaje się, że już wtedy, tuż po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej, byli znakomici żeglarze, którzy mogli zapuszczać się nie tylko na wody Morza Śródziemnego, ale jeszcze dalej, być może za słupy Heraklesa cieśninę Gibraltarską 26. S.K.O.N.T. pochodzi N.A.S. za cywilizacja. 101 Najdawniejsi mieszkańcy Grecji cała historia wczesnego osadnictwa w Grecji sprawia wrażenie nie tyle wymuszonej emigracji z wygodnego miejsca zamieszkania, ile długo wyczekiwanego powrotu do opuszczonej ojczyzny. Ojczyzny, która znalazła się głęboko pod wodą przy wybrzeżach Grecji, ludzie uciekli przed podnoszącym się poziomem morza i wzburzonymi rzekami. Kiedy morskie fale przetoczyły się przez ich kraj 8 tysięcy lat przed naszą erą, zabrali ze sobą do bezpiecznej przystani na anatolijskich wyżynach umiejętność uprawy roślin i hodowli zwierząt. Tam ich społeczność przetrwała i to właśnie jej pozostałości odkopali archeolodzy. Tylko dlatego, że ich pierwotna ojczyzna została całkowicie zniszczona, archeolodzy uważają nowe osady, takie jak Atalchi i Juk. Za najstarsze, kiedy skończył się okres gwałtownych zmian, kiedy linia wybrzeża osiągnęła mniej więcej swój dzisiejszy kształt, potomkowie uciekinierów zaczęli realizować dawno przygotowany plan i wrócili do domu. Zupełnie jak europejscy Żydzi wracający do Ziemi Świętej po trwającym 1800 lat wygnaniu. Mniej więcej w tym samym czasie owi imigranci dotarli na Kretę. Uważa się, że również oni przybyli z góra Anatolii 27. Taka morska kolonizacja zarówno. M.O.R.Z. za R.N.E. E. Morze Egejskie. Rodoscy Prokryta. E. Morze Śródziemne. Prawdopodobne kierunki imigracji rolników do Grecji i na Kretę około 7 tysięcy roku przed naszą erą. 102. Ślady sprzed milionów lat. Na Krecie, jak i w Grecji lądowej świadczy o istnieniu wcześniej dokładnie przygotowanego planu i dobrej organizacji. W każdym razie ludzie ci musieli używać łodzi na tyle dużych i solidnych, by oni sami, a także ich zwierzęta i nasiona roślin mogli bezpiecznie dotrzeć do celu. Archeolodzy podkreślają, że taka kolonizacja jest świadectwem zupełnie innej mentalności, niż można by oczekiwać po prymitywnych myśliwych i zbieraczach, którzy wcześniej zamieszkiwali ten region. Nie da się jej interpretować jako naturalną bądź przypadkową zmianę zbieracko-łowieckiego trybu życia 28. Naukowcy zajmujący się tym tematem podejrzewają, że ówczesne wydarzenia mogły być znacznie bardziej złożone niż dotychczas przypuszczali. Wypowiadając się na temat kretańskiej imigracji, jeden z badaczy zadał pytanie czy było to zjawisko wyjątkowe po prostu dzieło przypadku na niewielką skalę, czy też mógł to być szczyt ogromnej góry lodowej 29. Może obserwujemy ślady tylko niewielkiego fragmentu zakrojonej na wielką skalę, dokładnie zaplanowanej migracji? Może był to decydujący czynnik w zasiedleniu samej Grecji lądowej? Jeśli okazałoby się to prawdą, to całą historię wczesnej cywilizacji należałoby napisać na nowo. Umiejętności żeglarskich dzięki którym ci wędrowcy dotarli do celu nie mogli posiąść niedawno ludzie ci musieli być związani z morzem od setek może tysięcy lat jeśli rozwinęły się talenty żeglarskie to musiała im towarzyszyć znajomość nawigacji i umiejętność opisywania morskich szlaków możemy zatem oczekiwać że jakiś rodzaj dawnej wiedzy geograficznej został gdzieś utrwalony i rzeczywiście jak zobaczymy w następnym rozdziale Istnieją pewne starożytne dokumenty, które wskazują na gruntowną znajomość geografii. Rozdział 8. H. historia Atlantydy. Ikt nie wie, kiedy zostało założone starożytne egipskie miasto Sais. Wzmiankowane jest co najmniej od 3000 roku przed naszą erą. Leżało ono nad Nilem. W Delcie, nie niepokojone przez nikogo przez tysiąclecia, aż w VII wieku przed naszą erą, przeżyło krótkotrwały okres świetności, zostało stolicą 26 dynastii faraonów, licznymi świątyniami sais opiekowali się pobożni kapłani którzy odprawiali w nich rytuały i zazdrośnie strzegli swoich świętych ksiąg. Egipcjanie bowiem wierzyli, że wszelka wiedza i mądrość zostały im dane przez bogów na samym początku ich cywilizacji. Wszystkie późniejsze innowacje mogły ich tylko oddalić od pierwotnej, czystej prawdy. Według legendy to właśnie tutaj, w jednej ze świątyń Sais. Na wielkich kamiennych filarach została wyryta w hieroglifach tajemnicza opowieść z zamierzchłej przeszłości. Była to historia pierwszego imperium, jakie znała ludzkość. Atlantydy, jeden z kapłanów świątyni opowiadał. N dziewięć tysięcy lat temu na Oceanie Atlantyckim, prawdziwym oceanie, za słupami Heraklesa, była wyspa większa niż Libia i Azja razem wzięte. Jej królowie utworzyli sojusz który władał nie tylko swoją własną wyspą, ale także wieloma innymi krajami i jeden. Dalej kapłan opisywał Atlantydę, większa część jej wybrzeża wznosiła się stromo z morza, a wysokie klify stanowiły dobrą ochronę nie tylko przed falami Atlantyku, ale i przed najazdami wrogów. W głębi lądu ciągnęły się lasy, jeziora i bagna, a ponad nimi piętrzyły się łańcuchy górskie z wulkanami i licznymi gorącymi źródłami. Z których korzystała ludność. Rozmiarami Atlantyda była zbliżona do Hiszpanii, miała długość około 800 km, a jej północny kraniec znajdował się na wysokości cieśniny Gibraltarskiej. Atlantyda miała wielkie bogactwa naturalne. W jej lasach, jeziorach i bagnach żyło mnóstwo dzikich zwierząt, z których najbardziej charakterystyczne były liczne. 104 Ślady sprzed milionów lat Słonie. To ostatnie określenie prawdopodobnie dotyczy raczej wymarłych dziś mastodontów, odmiany słoni, żyjących w czasie ostatniej epoki lodowcowej. Zupełnie inna była południowa część wyspy. Tam góry się kończyły. Otaczały one rozległą, żyzną równinę. Długą na 400 i szeroką na prawie 600 kilometrów. Było to rolnicze serce Atlantydy. Niezliczone w się. Miasta i świątynie połączone były ze stolicą siecią kanałów, łodzie przewoziły kanałami drewno z lasów i produkty rolne do miast lub dalej, do portu na eksport. Stolica Atlantydy leżała na południowym krańcu tej wielkiej równiny. Została zbudowana na planie koła, w którego centrum stała świątynia Posejdona i jego ludzkiej małżonki Klejto, jej bezpośrednie sąsiedztwo było terenem królewskim. Znajdował się tam między innymi pałac. Obszar ten otaczał pierwszy z koncentrycznych kolistych kanałów, jakie dzieliły miasto. Kanały takie były trzy, a każdy z nich stanowił port dla wojennej i handlowej floty, która była dumą Atlantydy. Głównym bogiem i twórcą cywilizacji na Atlantydzie był Poseidon. Według kronik zstąpił on z góry i postanowił poślubić wywodzącą się z rodzennej ludności, wiodącej wówczas proste życie na wyspie sierotę imieniem klejto ich najstarszy syn atlas został pierwszym królem kult posejdona wymagał składania ofiar z byków pośrodku wyspy znajdowała się świątynia tego boga oraz święty gaj po którym swobodnie biegały byki w regularnych odstępach czasu co pięć lub sześć lat król i jego krewni którzy władali prowincjami spotykali się, aby odnowić przymierze z Posejdonem i omówić sprawy państwowe. Najpierw musieli wytropić i pojmać byka. Nie wolno im było przy tym używać żelaza, więc posługiwali się kijami i arkanami. Kiedy już złapali zwierzę, prowadzili je do metalowego słupa który stał w świątyni. Były na nim wyryte dawne prawa obowiązujące w całym kraju. Następnie byka składano w ofierze na szczycie słupa, a jego krew spływała w dół po inskrypcji. Wówczas władcy składali przysięgę, że pozostaną wierni prawom i dla przypieczętowania przymierza pili z pucharu byczą krew zmieszaną z odrobiną wina. Po odprawieniu tego rytuału mogli sprawować sądy i wydawać wyroki. Przez wiele wieków na Atlantydzie królowała mądrość i umiarkowanie. Z czasem jednak te cnoty popadły w zapomnienie i zastąpiła je zawiść i wybujałe ambicje. Bogactwa i pycha mieszkańców ściągnęły na nich gniew bogów i doprowadziły do katastrofy. Ulegli pokusom potem ich armie zajęły i starały się utrzymać ogromne imperium, obejmujące Półwysep Iberyjski, południową Francję, północną Italię i północną Afrykę. Potem próbowali podbić Egipt i Grecję. W końcu zostali powstrzymani po wielkiej bitwie, w której decydującą rolę odebrali Atenczycy. Jakiś czas po tej porażce bogowie, nie widząc innego wyjścia, Postanowili zniszczyć Atlantydę. Wielkie trzęsienia ziemi i powodzie nawiedziły ziemię Atlantydę. Zupełnie nagle i niespodziewanie pochłonęło morze. Pozostała po niej tylko unosząca się w wodzie gęsta zawiesina mułu, uniemożliwiająca przebycie Atlantyku 2. Ha historia Atlantydy. 105. i Imperium Atlantydy według rysunku do z 1882 roku. Źródło legendy historii Atlantydy, jej potęgi i gwałtownego upadku. Po raz pierwszy opowiedział starożytny grecki filozof Platon. Był on jednym z pierwszych i z pewnością jednym z największych filozofów. Urodził się około 427 roku przed naszą erą, a pisał i nauczał w Atenach aż do samej śmierci 80 lat później, aby wyrazić swoje idee. Zazwyczaj nadawał swoim dziełom formę dialogu czy też rozmowy między przyjaciółmi lub znajomymi, wykorzystał w nich wiele starożytnych legend. Jednak nikt nigdy nie twierdził, że sam je wymyślił, korzystał z tego, co znalazł, w takiej formie, w jakiej znalazł, aby zilustrować swoje poglądy filozoficzne. 106. Ślady sprzed milionów lat. W późniejszym okresie życia kiedy jego sława i pozycja sięgnęła szczytu, napisał dwa związane ze sobą dialogi, Timajos i Kritias. W obu tych dziełach niejaki Kritias, który był starszym krewnym Platona, opowiada dzieje Atlantydy w takiej formie, w jakiej je usłyszał. Najwyraźniej sam Kritias wcześniej opowiedział tę historię samemu Platonowi, który, jak to miał w zwyczaju, przerobił ją na dialog. Ale gdzie Kritias mógł usłyszeć tę opowieść? Kritias tłumaczy, że od dawna była ona znana w jego rodzinie. Jego pradziad usłyszał ją ode swojego krewnego, wybitnego ateńczyka, Solona. Oprócz opowieści Solon przekazał mu szczegółowe notatki. Korzystał z nich półtora stulecia później Platon. Solon był wielce szanowaną postacią w dziejach Grecji zwłaszcza w Atenach czasów Platona. Dla Platona musiało być rzeczą nie do pomyślenia przypisywanie mu nieprawdziwych słów. Solon został również uznany za jednego z najmądrzejszych ludzi swojego pokolenia i to właśnie on stworzył system prawny Aten. W okresie poważnego kryzysu politycznego Solon został poproszony, aby wymyślił jakiś układ prawny i polityczny, który usatysfakcjonowałby obie strony. Uczynił to, lecz spodziewając się że będzie poddawany naciskom przez ludzi pragnących przeforsować swoje własne interesy, postanowił odejść za ten, aby wszyscy mogli dostosować się do praw jakie dostali. Kiedy więc ogłosił stworzony przez siebie system prawny, opuścił Ateny i wruszył w daleką drogę do Egiptu. Podobnie jak większość Ateńczyków Solon zajmował się handlem, był kupcem i właścicielem statku. Wybrał jako cel Egipt. Gdyż od dawna mieszkali tam Grecy, faraona Amasis 570 526 przed naszą erą, pozwolił Grekom założyć portowe miasto Naukratis, handlową osadę w pobliżu stolicy Sais w delcie Nilu. W tym właśnie okresie przybył Solon. Solon przebywał w Egipcie przez kilka lat. W tym czasie odwiedził Sais i długo rozmawiał z Sonhisem, tamtejszym kapłanem. Był też w Heliopolis gdzie zaprzyjaźnił się z kapłanem o imieniu Psenofis, który przekazał mu część starożytnej wiedzy przechowywanej w świątyniach 3. Obu ich uważano później za najbardziej wykształconych z egipskich kapłanów. Podczas rozmowy z kapłanem prawdopodobnie Sonhisem w świątyni w Sais Solon po raz pierwszy usłyszał historię Atlantydy. Być może kapłan pozwolił. By gniew wziął górę nad jego zwykłym opanowaniem. W świątyni Solon zaczął opowiadać o tym, jak długa jest historia Grecji, aż w końcu jeden z kapłanów, niezmiernie stary człowiek, nie mógł już tego dłużej ścierpieć. Solonie, krzyknął poirytowany wy, Grecy, jesteście tylko dziećmi, nie ma czegoś takiego jak stary Grek 4. Zmieszany Solon zapytał, co ma na myśli. Kapłan wyjaśniał, nie ma ci ani jednego wierzenia. Które byłoby starożytne i wywodziło się z dawnej tradycji, ani żadnej nauki, która byłaby siwa ze starości. Kapłan mówił, że ludzkość była w przeszłości wielokrotnie niszczona. Grecję na przykład zniszczył wielki potop, który zmył wszystkie miasta i wsie do. Ha historia Atlantydy. 107 Morza. Ponieważ żaden z ocalałych nie umiał pisać, kultura musiała powstawać od nowa i wszelkie wspomnienie o tym co było wcześniej, przepadło. Jednak ciągnął dalej kapłan w Egipcie żadne z tych nieszczęść nie wywołało aż takich zniszczeń. Dlatego wszystkie wydarzenia od najdawniejszych czasów są spisane i przechowywane tu, w świątyniach. Usłyszawszy to, Solon zapragnął dowiedzieć się więcej o przeszłości i poprosił kapłana, by mówił dalej. Kapłan początkowo niechętnie zgodził się opowiedzieć mu historię Atlantydy. Możemy przypuszczać, że kapłan dał się ponieść emocjom, co postawiło go w takiej sytuacji, iż musiał wyjawić coś, co wolałby zatrzymać w tajemnicy. Z pewnością brak jakichkolwiek późniejszych informacji na ten temat każe przypuszczać, iż była to wiedza zarezerwowana dla wąskiego kręgu kapłanów. Chętnie czy też nie. Kapłan wyjawił Solonowi, co zdarzyło się dziewięć tysięcy lat wcześniej. Opowiedział mu historia Atlantydy. Pod ogromnym wrażeniem tej opowieści Solon postanowił przetworzyć ją na wielki epicki poemat na miarę dzieł homera o wojnie trojańskiej. Zakończywszy swoje podróże, wrócił do Aten i zabrał się do pracy. Wkrótce jednak ją przerwał. Być może uznał, że podjął się zadania przerastającego jego siły. Jakakolwiek była tego przyczyna, przekazał opowieści i notatki, jakie zrobił. Pradziadowi Platona. Tak dotarła ona do samego Platona. Platon pozostaje bezpośrednim źródłem opowieści. Czy ją wymyślił? Przeciwko takiemu domniemaniu przemawia fakt, że żadne z jego innych pism nie zostało nigdy uznane za wytwór fantazji. Również Solon słynął jako człowiek nieposzlakowanej uczciwości i obdarzony wielką mądrością. Specyficzna droga, jaką odbyła opowieść od Solona do Platona także wydaje się prawdopodobna, a może mamy do czynienia z historią, do której każdy, nie wyłączając egipskich kapłanów, dodawał coś od siebie, historią, która choć początkowo była prawdziwa, na koniec stała się całkowicie wytworem fantazji, nie ulega wątpliwości, że zawiera ona elementy pochodzące z kilku różnych źródeł. Nawet sam Platon zdawał sobie sprawę, że historia, jaką przekazuje, może się wydawać nieprawdopodobna, Uważał bowiem za konieczne wyraźnie podkreślić, że nie jest to bajka, choć brzmi i dziwnie. Ale zupełna prawda pięć, w Timaio się uzna za stosowne powtórzyć to zapewnienie aż czterokrotnie. Świadczy to, iż spodziewał się, że nie wszyscy z czytelników będą chcieli uwierzyć w prawdziwość jego słów i miał słuszność, jego własny uczeń, Arystoteles uznał całą opowieść za wytwór fantazji. Możemy przyjąć, że Platon przekazał coś, co przynajmniej on sam uważał za prawdę. Solon jednak mógł zniekształcić niektóre z informacji, jakie usłyszał od kapłanów, albo popełnić błędy w tłumaczeniu hieroglificznych tekstów. Co jak zapewnia Solon czynił sam, również egipski kapłan mógł zmyślić całą historię, by dowieść wyższości kultury egipskiej nad grecką. Być może poirytowany kapłan pomieszał elementy prawdy z romantyczną baśnią. Z historią tą wiążą się jednak trzy podstawowe problemy. 1. Przekazuje ją tylko Platon VI. Wynika stąd jasno, że jeśli jest prawdziwa to nie była znana ani zapisana nigdzie w starożytnym Egipcie. Później Grecy pod... 108. Ślady sprzed milionów lat. Wodzą Aleksandra Wielkiego najechali i zajęli Egipt. Setki greckich uczonych zyskało dostęp do egipskich archiwów. Za panowania Greków w Egipcie powstała słynna biblioteka aleksandryjska, zawierająca wszystkie księgi znane w starożytnym świecie. Jeśli jakiekolwiek szczegóły tej historii dotarłyby do biblioteki, to któryś z ludzi studiujących w niej w ciągu wieków manuskrypty musiał na nie natrafić i gdzieś o nich wspomnieć. Również żaden ze współczesnych archeologów nie ogłosił nigdy, że znalazł jakąś pisaną wersję tej historii. Nie ulega jednak wątpliwości, że wiele wytworów kultury starożytnego Egiptu dawno już bezpowrotnie przepadło. Wiemy jednak, że pewien rodzaj wiedzy zawsze bywa trzymany w tajemnicy. 2. Legenda mówi, że 9000 lat wcześniej czyli około 9565 roku przed naszą erą, istniała kultura znająca obróbkę metalu, budowę statków. Kamienne budowle i rolnictwo. Wszystkie te elementy są charakterystyczne dla epoki brązu, poświadczonej najwcześniej około 3200 roku przed naszą erą. Cała opowieść wydaje się rozgrywać o 6000 lat za wcześnie. 3. Wielka wyspa, na której miała się rozwinąć ta kultura, według legendy zniknęła w falach Atlantyku w ciągu zaledwie 1,5 dnia w wyniku trzęsienia ziemi. Nie wydaje się, Abyśmy znali jakiekolwiek ślady takiej katastrofy, pomijając obróbkę metali, cywilizacje o takim stopniu zaawansowania rozwijały się w czasie niezbyt odległym od daty podanej przez Platona. Prowadzone od 30 lat prace wykopaliskowe dowiodły że złożona kultura handlowa istniała zero czym już wiemy w Atalchi i Ligwanatoli. Anatoli, kamienne mury miejskie i wieże budowano w Jerycho w Dolinie Jordanu prawdopodobnie już około 7000 roku przed naszą erą obróbki metalu jednak ludzie nauczyli się, o ile nam wiadomo, dopiero 2000 lat później 7, zatem istnienie tego rodzaju kultury około 9000 roku przed naszą erą, nie jest zupełnie niemożliwe, po prostu dotąd nie znaleźliśmy żadnych na to dowodów. Oczywiście wiele kultur zniknęło bez śladu. Od czasu do czasu odkrywamy szczątki nieznanych wcześniej imperiów z przeszłości. Niemniej jednak większość badaczy zaakceptowała bez zastrzeżeń opisany przez Platona poziom kultury. Uznając jednak podaną datę za zupełnie nieprawdopodobną, twierdzili oni, że jeśli ta historia zawiera ziarno prawdy, opisana w niej kultura musiała się rozwijać w późnej epoce brązu, z grubsza między 2000 a 1500 rokiem przed naszą erą. Nie mamy wątpliwości, że opisana przez Platona cywilizacja Atlantydy jest cywilizacją epoki brązu. Musimy tylko rozstrzygnąć, czy Platon podał błędną datę. 1. Szukać Atlantydę wśród znanych nam kultur epoki brązu, czy też wbrew wszelkim znanym świadectwom archeologicznym przyjąć, że epoka ta zaczęła się o 6000 lat wcześniej. Naturalnie naukowcy wolą szukać wśród znanych stanowisk z epoki brązu. Czy jakiekolwiek ośrodki kultury z epoki brązu zniknęły z powierzchni Ziemi? Zalane przez morze po jakimś kataklizmie wulkanicznym lub tektonicznym. Przynajmniej dwa spotkał taki właśnie los. Badacze zwrócili uwagę nie na Ocean Atlantycki, uznając tak odległe miejsce za przesadę Platona, lecz na obszar Morza Śródziemnego. Tutaj bowiem. H. Historia Atlantydy. 109 Jedno centrum kulturowe eksplodowało, drugie zaś, nawiedzone przez trzęsienie ziemi. Zanurzyło się w jeziorze i pozostały po nim tylko cienie murów na dnie. Wybuch na Tcherze pewnego lata, około 1628 roku przed naszą erą wyspa Tchera eksplodowała z siłą 30 bomb wodorowych 8. Środek wyspy zniknął, wyparował, został sproszkowany i wyrzucony wysoko w niebo. W miejscu żyznych pól i winnic pozostał wielki krater, który szybko wypełniła morska woda, nieliczne części wyspy. Jakie pozostały na obrzeżach krateru, przykryła wkrótce gruba warstwa gruzu i popiołu wulkanicznego, owymi ocalałymi szczątkami wyspy, które nie nadawały się do zamieszkania przez wiele pokoleń. Jest pięć dzisiejszych greckich wysepek określanych wspólnie nazwą Santorini-Santorin, największa z nich to Thera. Podobnie jak wszystkie greckie wyspy Thera jest dziś popularnym ośrodkiem turystyki i wywiera na przybyszach wielkie wrażenie swoimi wulkanicznymi klifami opadającymi strom okulazurowemu Morzu Egejskiemu. Lśniące bielą domy przymgnęły do krawędzi krateru niczym statkomorskich morskich ptaków gotowych odlecieć na pierwsze oznaki niebezpieczeństwa. Z maleńkiej wysepki pośrodku wypełnionego wodą krateru od czasu do czasu unosi się słup dymu, przypominając ludziom, że wulkan jeszcze nie zapomniał, jak wybuchać. Tchera ma swoje klasyczne greckie ruiny, szczątki świątyń, domów, budowli publicznych i teatru. Od dawna było wiadomo, że głęboko pod warstwą wulkanicznego popiołu znajdują się ślady starszej. Zniszczonej cywilizacji na przestrzeni lat Rosja odsłaniała ślady murów i fragmenty ceramiki, zaś w ostatnim stuleciu w czasie skromnych prac wykopaliskowych odsłonięto ruiny trzech domów, z których jeden miał bogatą malowaną dekorację, lecz wykopaliska zostały przerwane z braku funduszy, a już dawno temu nauczyli się, że pieniądze idą w ślad za spektakularnymi odkryciami. To też ich uwagę pochłonęły całkowicie wyspy takie jak kreta z jej wielkimi pałacami. Na krecie znajdują się pozostałości wspaniałej cywilizacji żeglarzy i kupców wcześniej zupełnie nieznanej. Siedzibą jej władcy był imponujący pałac w Knossos, gdzie Sir Artur Evans rozpoczął wykopaliska w 1899 roku. Obecnie kulturę tę nazywa się Emino Joteską od imienia jednego z królów, Minosa. Znanego z późniejszego greckiego mitu o Minotaurze. Cechą charakterystyczną kultury minojskiej było zamiłowanie do dekoracji. Ceramika była bogato ozdobiona, a ściany domów i pałaców ozdobione malowidłami z których można czerpać informacje o minojskim życiu. Przede wszystkim zaś o minojskiej religii zdominowanej przez kult byka. Archeolodzy odkryli dowody na to, że ta doskonale prosperująca kultura została w tajemniczy sposób i niespodziewanie pokonana i zniszczona. Mury pałaców i rezydencji zostały zburzone, domy spalone, ceramiczne naczynia rozbite. Cała potęga minojskiej cywilizacji przepadła i to jakby z dnia na dzień. Statki 110. Ślady sprzed milionów lat. Przestały wypływać w morze, a kupcy sprowadzać towary ze wszystkich stron znanego świata. Uczeni szybko dostrzegli zbieżności między podanym przez Platona opisem Atlantydy a kreteńską kulturą epoki brązu, którą spotkał równie gwałtowny koniec. Na tę analogię zwrócono uwagę w ciągu zaledwie 10 lat, choć uczyniono to anonimowo 9. W ciągu następnych 50 lat znajdowano dalsze podobieństwa. Wreszcie. W 1967 roku, największy entuzjasta tej teorii grecki archeolog profesor Spyridion Marinatos zaczął szukać dowodów pod ziemią. Profesor Marinatos prowadził na systematyczne badania aż do śmierci w 1974 roku. Przez tych 7 lat odkrył fragmenty wielkiego starożytnego miasta. Udało mu się wyjaśnić dwie bardzo ważne sprawy. Po pierwsze, Miał dowód na to, że tchera eksplodowała w samym rozkwicie epoki brązu po drugie, stało się jasne. Że mieszkańcy Tchery byli w jakiś sposób ściśle związani z minojską kulturą Krety. Tchera mogła być kreteńskim posterunkiem, kolonią lub bliskim sprzymierzeńcem. Zatem teoria Atlantydy w epoce brązu została sformułowana. Eksplozja na Tcherze spowodowała upadek minojskiej Krety i jej zniknięcie z ówczesnego świata. Badania próbek pobranych z dna morskiego wykazały że popioły pochodzące z Tchery można znaleźć w większej części południowego basenu Morza Egejskiego i pozwoliły ustalić prawdopodobną grubość warstwy popiołu, jaka opadła na kretę, blisko 20 cm, dostatecznie dużo, by wyjałowić ziemię. Znajdowano także pumeks i ślady zniszczeń na wielką skalę. Trzy wielkie królewskie pałace. Cztery wiejskie rezydencje i sześć miasteczek równocześnie uległy zniszczeniu. Nadmorskie miasta także nosiły ślady destrukcji odpowiadające efektom wielkich fal przypływu, tsunami, niewątpliwie towarzyszących erupcji wulkanu. Archeolodzy znajdowali ściany, które runęły na zewnątrz, oraz rozbite i zmiażdżone sprzęty domowe, rozrzucone na znacznej powierzchni. Profesor Marinatos, podobnie jak wielu innych uczonych, był przekonany, że wykopaliska nad Herze i na Krecie ostatecznie rozwiązały zagadkę Atlantydy. Doszli oni do wniosku i natychmiast zaczęły się ukazywać książki nagłaśniające tę opinie, że podana przez Platona opowieść o Atlantydzie w rzeczywistości dotyczy minojskiej kultury Krety i jej nagłego upadku w wyniku wulkanicznej erupcji nad Herze. Uznali oni, że skomasowane skutki opadów popiołu. Fal i prawdopodobnie trzęsień ziemi na tyle osłabiły Kretę, iż szybko straciła ona swoje znaczenie i popadła w niepamięć. Lecz miało się okazać, że dochodząc do takich wniosków, naukowcy byli w błędzie. Świat klasycznej Grecji doskonale wiedział o Krecie i jej dziejach. Platon nawet odwiedził wyspę, zamierzając założyć tam wspólnotę. Istniała też bogata grecka tradycja mitologiczna związana z minojską krętą i królem Minosem. Nie wydaje się prawdopodobne, by Solon lub Platon nie potrafili zidentyfikować Krety jako Atlantydy, gdyby istotnie legenda dotyczyła tej właśnie wyspy. Fakt, że tego nie uczynili, jest poważnym dowodem wskazującym, iż Kreta i Atlantyda były dla nich dwoma zupełnie odrębnymi miejscami, poza tym najważniejszą. Ha historia Atlantydy. 111 Thera i Tantalis domniemane lokalizacje Atlantydy. Postacią Herosa w dziejach Atlantydy był Atlas, od którego imienia zostały nazwane zarówno wyspa, jak i ocean. Tymczasem nie ma żadnego greckiego mitu o Zerokrecie. W którym matlas odgrywałby tego typu rolę dziesięć. W końcu jednak również historia i archeologia obaliły ostatecznie teorię identyfikującą kretę z Atlantydą. Szeroko dyskutowane nagłe załamanie się minojskiego handlu po prostu nie miało miejsca. Nie nastąpiło żadne gwałtowne zerwanie związków krety z jej handlowymi partnerami. Ostateczny dowód, iż profesor Marinatos się mylił ujrzał światło dzienne gdy archeolodzy odkryli warstwy popiołów wulkanicznych, pochodzących z erupcji na Tcherze, pod warstwami zniszczeń na Krecie, tym samym dowodząc, że erupcja miała miejsce wcześniej jeden. Poza tym ceramika znajdowana nad Tcherze okazała się wcześniejsza od tej, Jeden, którą odkryto w zniszczonych pałacach na Krecie. Obecnie uważa się, że wybuch na mógł nastąpić o 250 lat wcześniej niż zniszczenie kreteńskich miast 1 rezydencji 12. Zniszczenia te dziś są uważane za wynik najazdu i podboju. Eksplozja na nie spowodowała upadku minojskiej Grety. Nie wyjaśnia legendy o Atlantydzie. Jedna teoria została obalona. Czy to znaczy, że legenda nie mogła mieć źródła w czasach klasycznych. 112 Ślady sprzed milionów lat. Zatopienie Tantalis według Platona przed zatopieniem Atlantydy jej dotychczas niezwyciężona armia została pokonana przez Ateńczyków w bitwie. Platon opisuje również życie w tamtych dawnych czasach, wdając się niekiedy nawet w szczegóły. Zaczyna od narzekań na wyniszczenie Grecji na skutek erozji. Opisuje. Że w tamtych dawnych czasach krajów nie utracił jeszcze swojej żyznej gleby i pokrywały go lasy oraz pola uprawne, na których pasły się niezliczone stada. W czasach Platona ziemia stała się znacznie uboższa, mniej wydajna. Filozof opisał dokładnie ateński akropol, jego zasięg i różne części zamieszkiwane przez żołnierzy, rzemieślników i rolników. Opisał też budowlę, dodając, że wszystkie zostały zniszczone i w ich miejscu stanęły konstrukcje, które można było oglądać w jego czasach. Wspomniał też, że niegdyś jedno wielkie źródło zaopatrywało całą okolicę w wodę, lecz zostało zablokowane w czasie trzęsienia ziemi na długo przed jego narodzeniem trzynaście. Badania archeologiczne dowiodły, że opis Platona jest wiemy i dokładny, a przynajmniej te jego części, które można było sprawdzić, nie fantazjował. Lecz podawał informacje, które zostały w jakiś sposób utrwalone, jak i gdzie. Nie wiemy. Znamy już owe starożytne Ateny i ich mieszkańców, należały one do panującej pod koniec epoki brązu dynastii królów rezydującej w Mykenach do około 1000 roku przed naszą erą. Była to ta sama dynastia, która zaatakowała i zniszczyła Kretę, zajmując miejsce minojskich królów w pałacu w Knossos. Była to też ta sama dynastia, która brała udział w wojnie trojańskiej. Jeden z naukowców twierdził nawet, że to właśnie wojna trojańska stała się podstawą opowieści o Atlantydzie, którą Egipcjanie wzbogacili o fantastyczne szczegóły 14. Teorii tej nie da się obronić, ponieważ Troja bynajmniej nie zatonęła choć upadła. Do dzisiaj można oglądać jej miny mocno stojące na suchym lądzie. W rezultacie tę te teorię musi spotkać taki sam los, jak teorię identyfikującą Atlantydę z Tcherą, jest to kolejny interesujący pomysł który nie odpowiada historycznej rzeczywistości. Czy zatem dramatyczne wydarzenia z epoki brązu miały być tylko malowniczą scenerią dla planowanego przez Solona epickiego poematu? Takie podejście jest dość często spotykane wśród pisarzy i artystów. Renesansowi malarze często przedstawiali biblijne postacie we współczesnych im strojach. Musi West Side Story przenosi szekspirowskich bohaterów Romea i Julię do Nowego Jorku, czy wybrana dla Atlantydy sceneria epoki brązu stanowi wyłącznie artystyczny dodatek do znacznie wcześniejszych wydarzeń, możliwe. Że tak. Zanim jednak opuścimy epokę brązu, powinniśmy się zapoznać z losami jeszcze jednego miejsca, zadziwiająco podobnymi do dziejów Atlantydy. Miejsce to dopiero niedawno wyłoniło się z mroków zapomnienia. Historia ta dotyczy Tantala, króla Lidii Królestwa, które zajmowało połowę powierzchni dzisiejszej Turcji od około 680 roku przed naszą erą. Aż do chwili, kiedy uległo perskim armiom w 546 roku przed naszą erą zaledwie 19 lat przed narodzeniem Platona, ostatnim królem Lidii był Krezus, słynący ze swojego zamiłowania do bogactw i zbytku. Ha historia Atlantydy 113 Naukowiec i pisarz Peter James, zdając sobie sprawę, że żadna z teorii próbujących wyjaśnić zagadkę Atlantydy nie jest doskonała. Postanowił inaczej podejść do tego tematu. Zaczął bliżej przyglądać się postaci Atlasa, uważanego za pierwszego króla Atlantydy. W greckim micie Atlas został wypędzony na zachód, gdzie powsze czasy miał podtrzymywać niebo. I dlatego właśnie historia opisana przez Platona rozgrywa się na Oceanie Atlantyckim. James zastanawiał się, czy lokalizacja nie mogła być dodana później. Ponieważ greccy kupcy dotarli daleko na zachód dopiero w VII wieku przed naszą erą, skąd zatem zadał sobie pytanie został wypędzony Atlas znak zapytania 15. Wydaje się, że żaden współczesny uczony nie zadał wcześniej takiego pytania. Grecki poeta Pindar, żyjący w V wieku przed naszą erą pisał że Atlas został wypędzony z ziemi i posiadłości swoich przodków 16, gdzie leżały te ziemie i posiadłości. James przebadał dawne legendy i odkrył, że wszystkie jednoznacznie wskazują na Anatolię zachodnią Turcję. Turcją epoki brązu władali chetyci, w ich mitologii występowała postać, która podobnie jak Atlas podtrzymywała niebo. W gruncie rzeczy bohater chetyckiego mitu mógł być pierwowzorem greckiego Atlasa. Gdyż starożytna Turcja była źródłem wielu greckich mitów 17. co więcej, chetycki atlas był związany z kultem Byka. Często przedstawiano go z głową Byka oraz z kopytami zamiast tronki nóg, u późniejszych Lidejczyków, których królestwo obejmowało większą część zachodnich terytoriów Chetytów. Odpowiednikiem Atlasa był mityczny król Tantal, słynny ze swoich bajecznych bogactw. James odkrył że istniały pewne tradycje dotyczące Lidii, które wykazywały zadziwiające podobieństwo do dziejów Atlantydy. Grecki geograf i historyk Pałzaniarz zostawił szczegółowe opisy wyglądu, położenia i historii miejsc, do których dotarł, odnotowując też liczne starożytne legendy, które inaczej z pewnością nie zachowałyby się do naszych czasów. Jedna z tych legend mówiła o mieście na lidyjskiej górze Sipylos, która w wyniku trzęsienia ziemi zapadła się a powstały w ten sposób krater wypełniła woda. Tworząc jezioro XVIII, rzymski pisarz Pliniusz, żyjący w pierwszym wieku naszej ery odnotował kolejną zastanawiającą zbieżność. Tym zaginionym miastem, zatopionym w wyniku trzęsienia ziemi, była stara królewska stolica Lidii, zwana Tantalis. Miejsce, w którym niegdyś stało miasto, w czasach Pliniusza nie było już jeziorem. Lecz Bagniskiem XIX, pauzaniarz najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy, jakie to było miasto. Wyraźnie widoczna jest zbieżność między Atlasem a Atlantydą i między Tantalem a Tantalis. Czy zatem Jamesowi udało się, jak sądził, rozwiązać problem Atlantydy? W 1994 roku wyruszył w to miejsce, znajdujące się w pobliżu współczesnego tureckiego miasta Izmir. Udało mu się z dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować zaginione miasto blisko północnego stoku góry Sipylos, gdzie na starych mapach było zaznaczone jezioro lub bagno, niedaleko, w skalistym zboczu góry. Ujrzał wyrzeźbioną postać bogini KBL-20, spoglądała na miejsce, gdzie niegdyś stało miasto Tantalis. Nie pozostawało nic innego, tylko rozpocząć wykopaliska. 114 Ślady sprzed milionów lat Wiadomo, że Solon w czasie swoich podróży nie tylko przebywał w Egipcie, ale też odwiedził Lidię. Możliwe, że usłyszał tam dzieje Tantalis. A następnie przerobił je na opowieść o Atlantydzie. Platon wspomina wręcz, że Solon, gdy postanowił wykorzystać historię Atlantydy w poemacie, przetłumaczył wszystkie imiona na grekę 21, czy uczynił Stantala Atlasa? Jest to dość prawdopodobna hipoteza. Pozostawia jednak bez rozwiązania kilka ważnych problemów, zwłaszcza kwestię położenia na Oceanie Atlantyckim. Przyjrzyjmy się jeszcze raz opowieści Platona. Ocean Atlantycki istnieją dwa poważne argumenty przeciwko umieszczaniu interesujących nas wydarzeń w basenie Morza Śródziemnego epoki brązu. Po pierwsze, Platon napisał, że Atlantyda leżała poza Morzem Śródziemnym, w połowie drogi do wielkiego kontynentu. Po drugie, pisał, że istniała ona tysiące lat przed jego narodzeniem, jeszcze przed pierwszą dynastią faraonów. A były to najdawniejsze czasy opisywane w ówczesnych kronikach. Nikt nie oczekuje, że każde słowo opowieści musi odpowiadać prawdzie. A jednak są pewne informacje, które wydają się nieprawdopodobne, mimo to wyglądają na prawdziwe. Pierwsza taka informacja ma charakter geograficzny. Wskazuje, że Platon albo Kapłani Sais wiedział o istnieniu Ameryki. Platon pisze, że Atlantyda leżała poza słupami Heraklesa czyli poza wejściem na wody Morza Śródziemnego. I on, i każdy ówczesny żeglarz musiał dobrze wiedzieć, gdzie to jest. Grecy i Fenicjanie odbywali już wówczas od wielu wieków wyprawy handlowe poza Morze Śródziemne, pływali wzdłuż wybrzeża Maroka i docierali aż do południowej Anglii. Platon zanotował że ówcześni podróżnicy mogli się przedostawać z Atlantydy na inne wyspy? Czy mógł mieć na myśli Indie Zachodnie? Dalej pisze: A z wysp na cały kontynent, który obejmuje z drugiej strony ten prawdziwy Ocean 22. Czy chodziło mu o Amerykę? Jedyny kontynent, który leży za cieśniną Gibraltarską, po drugiej stronie Atlantyku, za łańcuchem wysp. Jeśli informacje geograficzne podane przez Platona są prawdziwe, to znaczy, że ktoś musiał przepłynąć przez ocean do Ameryki i z powrotem. A Platon dowiedział się o tym od egipskich kapłanów. To każe jeszcze raz przyjrzeć się opowieści o Atlantydzie i przyznać, że zawiera ona ziarno prawdy. Być może Egipcjanie przepływali Atlantyk na jakimś bardzo wczesnym etapie swojej historii. Herodot pisze, że pływali oni wokół Afryki. Co jest trasą znacznie dłuższą, 23. Druga informacja wskazująca na wiarygodność całej historii również ma związek z morską żeglugą. Platon napisał, że w czasach Atlantów po oceanie można było żeglować. Po zatopieniu zaś Atlantydy miejsca tego nie da się przepłynąć. Gdyż zablokowała je warstwa muł, który wzbiła wyspa, osiadając na dnie. Te słowa brzmią jak wypowiedź żeglarza. Być może jak rada udzielana komuś, kto wyrusza na zachód po raz pierwszy? H. Historia Atlantydy. 115. Trudno wytłumaczyć te wszystkie bezpośrednie nawiązania do Oceanu Atlantyckiego. Indii Zachodnich i leżącego dalej na zachód kontynentu amerykańskiego. Przynajmniej w tej części opowieść Platona musi odpowiadać prawdzie, a SK ojarzenie dokładności jego opisu położenia geograficznego z zaginioną wyspą Atlantydą musiało dać do myślenia nawet tym, którzy chcą szukać jej w Anatolii. Antarktyda wolna od lodu Wszelkie myśli o zaawansowanej wiedzy nawigacyjnej każą nam sięgnąć do tajemniczych map Piri Reisa z 1513 roku i Orontiusa Fineusa z 1531. Co zadziwiające, mapy te przedstawiają Antarktydę dokładnie tak, jak wyglądałaby ona bez grubej na 3 kilometry pokrywy lodowej 24. Taki obraz Antarktydy poznaliśmy dopiero w latach 50. naszego stulecia. Po szczegółowych badaniach z użyciem skomplikowanego sprzętu technicznego nasuwa się logiczny i jedyny chyba możliwy wniosek, że mapy te powstały w oparciu o pracę wcześniejszych, utalentowanych geografów i kartografów. Wydaje się, że gdzieś w nieznanej przeszłości ludzkości istniała kultura której szlaki handlowe wychodziły daleko poza basen Morza Śródziemnego. Nikt jednak nie zwrócił uwagi na możliwość istnienia związku między tymi mapami a historią Atlantydy. Platon napisał, że Atlantyda była centrum wielkiego imperium opartego na żegludze. Stwierdził, że Atlantyda panowała nad wieloma innymi wyspami na morzu za cieśniną Gibraltarską 25. Sama stolica Atlantydy miała wielkie wewnętrzne porty i stocznie. W których stały okręty zabezpieczone solidnymi murami. Zwłaszcza największy port pełen był statków i kupców przybywających ze wszystkich stron świata, którzy przez swoją mnogość wzbudzali hałas i zamęt nie dający się opisać, a trwający przez cały dzień i noc 26. Dwoje kanadyjskich pisarzy Rant i sugerowało, że Atlanty D należy być może identyfikować z dawną, nieskutą jeszcze lodem. A więc mniejszą Antarktydą, jak zwrócili uwagę, jej położenie geograficzne jest takie, że leży dokładnie pośrodku światowego oceanu obejmującego Atlantyk, Pacyfik i Ocean Indyjski, które w gruncie rzeczy są jednym akwenem porozdzielanym kontynentami Ameryki i Afryki. Twierdzili, że to właśnie musiał mieć na myśli Platon, pisząc o prawdziwym oceanie, leżącym poza ciasnymi słupami Heraklesa. Platon napisał. Że w porównaniu z tym prawdziwym oceanem Morze Śródziemne jest tylko portem o wąskim wejściu 27. Jest to bardzo trafny opis. Jeśli spojrzeć z perspektywy Oceanu Atlantyckiego, stwierdzenie takie jest dość niezwykłe w ustach Greka z IV wieku przed naszą erą. W tamtych czasach Morze Śródziemne było sercem całego znanego świata i umniejszanie w ten sposób jego znaczenia podkreśla wagę i rzetelność geograficznych informacji, do których mieli dostęp Solon i Platon. Flemartchowie przypuszczali, że koniec antarktycznej Atlantydy nadszedł, kiedy nastąpiło katastrofalne topnienie lodowców, co wywołało potężne fale. 116. Ślady sprzed milionów lat. Przypływów na światowym oceanie wraz z rozprzestrzenianiem się wielkich mas zimnej wody nastąpiło obniżenie temperatury na całym świecie, co z kolei pociągnęło za sobą nagłe zamarzanie. Zwracają uwagę, że na Syberii znajdowano zamarznięte mamuty mające jeszcze świeżą trawę w żołądkach. Wszelkie formy życia na mniejszej Antarktydzie spotkał ten sam los. Ci, którym udało się ocaleć, rozeszli się po całym świecie, niosąc ze sobą dar swojej wiedzy, rolnictwo, architekturę i astronomię, ponieważ hipoteza ta jest szokująca. Natychmiast została zaatakowana przez wszystkich, ale fakty, które ją potwierdzą, mogą zostać odkryte na Antarktydzie, flemart sugerują. Że archeolodzy powinni rozpocząć tam wykopaliska. Pod grubą warstwą lodu mogą leżeć zachowane na wieki zamarznięte szczątki wielkiego miasta. A sorry, pozostaje jeszcze jedno miejsce do rozważenia, a jest to dokładnie to M i w którym Platon umieścił swoją Atlantydę. Co ciekawe, dla współczesnych badaczy, nawet tych pracujących na pograniczu oficjalnej nauki. Obszar ten jest politycznie niepoprawny 28. Platon lokalizował wyspę na Atlantyku. Jej północny kraniec miał się znajdować na wysokości cieśniny Gibraltarskiej. Leżała na Oceanie, przed wyspami Indiami Zachodnimi i kontynentem Ameryką. Od dawna wiadomo, że wielki łańcuch podmorskich gór biegnie przez tysiące kilometrów od Islandii na północy aż do południowego Atlantyku. Niektóre ze szczytów tych gór wystają ponad powierzchnię wody. A sorry, wyspa w niebo wstąpienia, da Cunha. Wszystkie te wyspy są szczytami gór należących do tego łańcucha. Jeśli Atlantyda była wyspą na Środkowym Atlantyku, to z pewnością obejmowała część tego łańcucha. Problem w tym, że nie znamy tu żadnych śladów katastrofy. Wszystkie badania wskazują, że gui te raczej się wypiętrzają niż opadają. Można oczywiście spojrzeć z innej perspektywy. Możliwe, że to nie ląd zatonął. Lecz poziom morza się podniósł. Dowiedzieliśmy się we wcześniejszym rozdziale, że poziom mórz gwałtownie i katastrofalnie podniósł się pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, około 8000 roku przed naszą erą co jest datą niezbyt odległą od zniszczenia Atlantydy Platona. Widzieliśmy też że zęby zwierząt wydobywane przez rybaków z szelfu kontynentalnego Stanów Zjednoczonych wskazują na podniesienie się poziomu morza o co najmniej 120 metrów. Oceanografowie sporządzili dokładne mapy dna morskiego na podstawie prowadzonych od 100 lat sondaży. Mapy te pozwalają stwierdzić, jaki mógł być zasięg suchego lądu, kiedy poziom mórz był niższy. Azory zawsze były najczęściej wskazywanym miejscem Atlantydy. Ponieważ duża wyspa leżąca w tym punkcie znajdowałaby się na poziomie cieśniny Gibraltarskiej, dokładnie tak, jak to opisał Platon, za taką teorią może też przemawiać fakt, że jest to obszar znacznej aktywności sejsmicznej od czasu wielkiego. Ha historia Atlantydy. 117. Trzęsienia Ziemi odnotowanego w 1522 roku miało tam miejsce jeszcze 16 silnych wstrząsów. Z których największe, w 1757 roku, ocenia się na 7,5 stopnia w skali Richtera. Jeśli na mapie poszukamy Azorów, wiele rzeczy stanie się jasne. Po pierwsze, Azory są z całą pewnością szczytami bardzo wysokich gór, wznoszących się ponad 6000 metrów nad równinami na dnie morskim. Po drugie, jeśli poziomy morza obniżyłby się o 120 lub więcej metrów to znacząco większe połacie lądu byłyby odsłonięte, centralne wyspy Pico i Faial połączyłyby się, a większość pozostałych podwoiła swoje rozmiary. Ponadto pojawiłoby się około dziesięć nowych wysp, niewielkich wprawdzie, lecz tworzących spory archipelag. Byłoby to z pewnością dobre miejsce do zamieszkania, lecz nie odpowiada opisowi Atlantydy podanemu przez Platona. Niezmiernie interesujący jest fakt, że wspomniana już przez nas mapa Piri Reisa z 1513 roku przedstawia Azory na właściwej długości i szerokości geograficznej, lecz zamiast dziewięciu małych wysepek, jakie znamy dzisiaj, pokazuje 17 wysp, niektóre z nich stosunkowo duże, nawet dziesięciokrotnie większe od największej Sao Miguel dorównujące wielkością cyprowi 30. Czy ta mapa przedstawia Azory sprzed potopu? Sprzed okresu 8700 do 9000p.n.e. Jest to bardzo prawdopodobne. Połączenie Azorów w jedną wyspę wymagałoby obniżenia poziomu wód o 1800 m. Wówczas wyłoniłaby się naprawdę ogromna wyspa. Przy nieco mniejszym obniżeniu poziomu morza o 900 m również pojawiłoby się wiele lądów. Lecz Azory pozostałyby zbiorem Wysp 31. Oczywiście nie można wykluczyć, że jak pisał Platon wielkie trzęsienie Ziemi spowodowało obniżenie samego lądu. Jeśli tak właśnie było, to z pewnością Azory są najlepszym miejscem na całym Atlantyku do szukania Atlantydy. Na pozostałych obszarach Atlantyku trudno znaleźć inne możliwości. Może jest wprawdzie stosunkowo płytkie w niektórych częściach grzbietu śródatlantyckiego. Ale nawet te płycizny mają około 900 metrów głębokości 32. Istnieją jednak dziwne formacje zwane górami morskimi między tym łańcuchem a kontynentem afrykańskim. Wiele takich gór znajduje się dzisiaj na głębokości zaledwie 20 metrów. Obniżenie poziomu morza odsłoniłoby je, ale powstałe w ten sposób wyspy byłyby niewielkie 33. Jednak ukształtowanie dna w pobliżu cieśniny Gibraltarskiej przynajmniej częściowo odpowiada geograficznym informacjom Platona. Jeśli by zredukować poziom mórz do stanu minimalnego z epoki lodowcowej, wyłoniłyby się rozległe tereny, sięgające co najmniej 50 km w głąb Atlantyku od dzisiejszej linii brzegowej Portugalii, Hiszpanii i Maroka. Cieśnina Gibraltarska stałaby się wąskim kanałem o długości około 100 km z dwiema małymi wysetkami przy wejściu od strony Atlantyku. Około 480 km dalej na zachód na Atlantyku leżałaby wyspa wielkości mniej więcej współczesnej Minorki. Obecnie znajduje się ona pod wodą, ale w niektórych jej miejscach głębokość nie przekracza 20 m 34. Nagłe podniesienie się poziomu wody pod koniec epoki lodowcowej musiało zniszczyć. Rozległe równiny obrzeżające cieśninę gibraltarską, wejście na morze. 118. Ślady sprzed milionów lat. Śródziemne mogło łatwo zostać zablokowane przez wielometrową warstwę mułu, byłoby to zatem jedno z możliwych wyjaśnień nieprzebytej mułowej bariery za cieśniną, o której wspomina Platon. Ci którzy ocaleli z katastrofy, uciekliby, niosąc ze sobą opowieści o tragedii. Opowieści te weszły do ustnej tradycji w miejscach, do których dotarli uciekinierzy. Jeden z taką ustną tradycją zetknął się Solon. Ale czy ten obszar był na tyle zaawansowany technologicznie, by odpowiadać realiom epoki brązu, opisanym przez Platona? Raczej tak, przecież miasto Jug było dostatecznie wysoko rozwinięte, a datuje się je na 8000 lat przed naszą erą. Poza tym jak się przekonamy ludzie wykuli sfinksa tysiące lat przed oficjalnie przyjętym początkiem epoki brązu, a jednak nie brakowało im umiejętności. Możliwe, że nie znali metalu, ale dysponowali wszystkim innym czego potrzebuje kultura znajomością astronomii, matematyki i architektury. Na koniec, wreszcie Atlantyda może się okazać zbyt tajemnicza i zagadkowa, by odpowiadała znanym nam realiom epoki brązu. Być może prawidłowa była reakcja Solona, który odczuł potrzebę napisania eposu o Atlantydzie, ale mimo iż. H. Historia Atlantydy. 119. Miał bezpośredni dostęp do źródła tej historii, uznał, że jest to zadanie ponad jego siły i przekazał je komu innemu. Wydaje się, że jeszcze nie możemy poznać prawdy o Atlantydzie, niemniej jednak teoria, że jej dzieje zawierają wspomnienie o kataklizmie który wydarzył się pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, brzmi prawdopodobnie. Wszystko wskazuje na to, że powinniśmy zwrócić uwagę na zatopione ziemię za cieśniną gibraltarską, być może niegdyś tętniące życiem. Albo, jak ostatnio sugerował rosyjski uczony w na skraj szelfu kontynentalnego przy wyspach Stil. Nie możemy jednak wykluczyć, że przyczyną zagłady Atlantydy było wielkie trzęsienie ziemi, a to zwraca naszą uwagę za Asory, wydaje się bowiem, że nazywanie Atlantyku prawdziwym oceanem przez Platona i fakt, iż zdawał on sobie sprawę ze stosunkowo nieznacznej wielkości Morza Śródziemnego, przejmawiają za lokalizowaniem Atlantydy na Oceanie Atlantyckim. Rozdział 9. Czy piramidy i Sfinks są starsze, niż sądzi migrek? Y? D tysięcy lat piramidy i sfinks piętrzyły się ku niebu ze skalnego płaskowyżu w Gizie, a ich obecność wydawała się zabierać zagadkowe przesłanie z dawno minionych epok przesłanie, które wywierało ogromny wpływ na wszystkich, którzy przybyli tu po prostu, żeby zobaczyć zabytki, ale odchodzili z przemożnym odczuciem, że coś ważnego istniało kiedyś na świecie. Coś straconego dla współczesnego świata, lecz co dokładnie nikt nie umiał powiedzieć. Na początku lat 90. burza kontrowersji przetoczyła się przez świat egiptologii. Autorzy John Anthony West, Robert Bauwal, Adrian Gilbert, Graham Hancock i Colin Wilson wydali swoje książki na ten temat. Przypuścili niespodziewany i potężny atak na ortodoksyjną archeologię. Historia, którą opowiadali, była dramatyczna porywająca, niekiedy dziwna. Dawno, dawno temu mówili był kontynent zwany Atlantydą. ów zaginiony kontynent wyjaśniali był centrum wielkiego morskiego imperium, gdzie odprawiano religijne misteria, a nauka osiągnęła niezwykły poziom zaawansowania. Lecz w przeciwieństwie do powszechnych przekonań, autorzy ci umieszczali Atlantydę nie za cieśniną Gibraltarską, Lecz znacznie dalej na południe, na kontynencie dzisiaj zwanym Antarktydą. 16 tysięcy lat temu kontynent ten był wolny od lodu i miał klimat taki jak dzisiejsza Kanada, po katastrofalnych zmianach geologicznych, obejmujących innymi przemieszczenie się zewnętrznej skorupy Ziemi. Zmieniło się położenie biegunów. Południowy kontynent przesunął się na obecne miejsce w strefie polarnej, kiedy to nastąpiło. Kultura Atlantydy uległa zniszczeniu, a jej pozostałości pokryła 3-kilometrowa warstwa lodu i śniegu. W późniejszym etapie tej katastrofy, w 14 tysiącleciu przed naszą erą uciekinierzy wyruszyli z południa i rozproszyli się po wszystkich kontynentach świata. Byli wśród nich wtajemniczeni, którzy nieśli ze sobą sekrety atlantyckiej technologii, religii i nauki. Jedna z takich grup wtajemniczonych, w późniejszych tekstach nazywana o! Czy piramidy Jesfinkse są starsze, niż sądzi Migrek? Y? 121. Towarzyszami Horusa osiedliła się w Egipcie i założyła ośrodek kultowy na płaskowyżu Giza. Owi wtajemniczeni, obawiając się, że może dojść do kolejnych kataklizmów, rozpoczęli wcielanie w życie długoterminowego planu którego celem było przechowanie ich wiedzy powsze czasy. Wynaleźli metodę wyrażania tej wiedzy za pomocą geometrii swoich budowli, które zostały zaprojektowane na tyle solidnie, by przetrwać wszelkie przyszłe klęski żywiołowe. Mieli nadzieję, że nawet jeśli ich wiedza w jakimś momencie w przyszłości zaginie, późniejsze cywilizacje odkryją ich sekrety odszyfrowując wskazówki zawarte w geometrii tych konstrukcji i w ten sposób przesłanie atlantyckich uczonych miało być przechowane przez tysiąclecia dla kultur, których czas jeszcze nie nadszedł. Owi tajemniczeni zbudowali Sfinksa i zaprojektowali układ budowli w gizie możliwe. Że wznieśli same budowle na płaskowyżu wyżu albo tylko przekazywali przez tysiące lat z pokolenia na pokolenie swój plan. Niezależnie od tego, w jaki sposób przetrwała ta starożytna wiedza, osiem tysięcy lat później, około 2500 roku przed naszą erą zbudowano według tego starożytnego planu piramidy. Giza i jej sekrety były od samego początku chronione przez towarzyszy Horusa kapłanów astronomów których potęga była tak wielka, że nawet osiem tysięcy lat później faraonowie nie ośmielili się zmienić skomplikowanego planu opracowanego dla płaskowyżu, uwali sock napisali. Naszym zdaniem dowody wskazują na nieprzerwaną transmisję zaawansowanej wiedzy naukowej i inżynieryjnej przez cały ten ogromny odcinek czasu, a co za tym idzie, na ciągłą obecność w Egipcie, od paleolitu do okresu dynastycznego światłych i wykształconych osób tych tajemniczych Achu, o których teksty mówią, że posiedli wiedzę o boskich początkach jeden. Dla Bałwala i Hancocka Giza jest prawdziwym, sakralnym sercem Egiptu, jeśli nie całego świata. Jest to miejsce tak święte, że żadna jego część nie mogła być zmieniona mimo upływu tysięcy lat. Wszystko to razem składa się na cudowną historię, barwną przygodę pełną tajemnic. Niezwykłych odkryć i zaskakujących opinii, połączoną z nieustannym rzucaniem kolejnych wyzwań najbardziej poważanym osobistościom współczesnej egiptologii. Hancock i Bałwal są zdecydowanie wrogo nastawieni do świata nauki. Ich książka szczególnie pilnie odnotowuje ukrywanie niewygodnych dowodów, uniemożliwianie dostępu do stanowisk archeologicznych. Cofanie pozwolenie na pracę i ogólnie panującą wśród naukowców pogardę wobec alternatywnych teorii, nawet jeśli sprawiają wrażenie wiarygodnych dzieło ich jest doskonałą lekturą na długie podróże, pozwalającą bezpiecznie przetrwać zmiany stref czasowych lub wyświetlane w samolotach głupawe filmy wideo, ale czy możemy jej wierzyć? 122 ślady sprzed milionów lat. Zagadki Gizy piramidy w Gizie potężne lecz leczniemy, stoją na skalnym płaskowyżu oddzielone od starego Kairu wstęgą Nilu na południowym krańcu współczesnych przedmieść stolicy płaskowyż Giza położony znacznie wyżej niż okoliczne tereny ma około 2,4 km długości 1,2 km szerokości i kończy się stromym murwiskiem nad doliną Nilu egiptolodzy są przekonani że Wielka Piramida w Gizie jest grobowcem zbudowanym przez faraona cztery dynastii imieniem Hufu greckich Cheops, około 2500 roku przed naszą erą. Nie znamy dokładnej daty, zaś drugą piramidę i Sfinksa wzniósł władca imieniem Hafre Hefren. Syn i następca tego ostatniego, Menkaure Mecherinos zbudował trzecią, najmniejszą piramidę II. Przy wschodniej ścianie każdej piramidy znajduje się świątynia grobowa, z której rampa prowadzi w stronę Nilu, do dolnej świątyni na skraju płaskowyżu. To właśnie tutaj zmarły faraon w łodzi płynącej w dół rzeki zaczynał swoją ostatnią podróż. Na wschodnim skraju płaskowyżu leży Sfinks i związana z nim świątynia. Oprócz tego na płaskowyżu znajduje się sześć mniejszych piramid, które są bez wątpienia grobowcami. Oraz ogromna liczba jeszcze mniejszych mastab grobowców dostojników. Są tam też specjalne szyby na łodzie, w których znajdowały się rozmontowane drewniane barki. Jedna z nich, wyjęta z szybu po wschodniej stronie Wielkiej Piramidy w 1954 roku, ma po zrekonstruowaniu długość 43 metrów. Nosi ślady użytkowania wskazujące, że właśnie ona mogła być statkiem który wiózł z szczątki Hufu. Kompleks architektoniczny w Gizie jest wyjątkową, spójną nekropolią poświęconą gloryfikacji śmierci i zmarłych. Wiele elementów tego kompleksu czeka jeszcze ciągle na odkrycie. Ostatnio, w czasie wykopalisk prowadzonych w związku z budową kanalizacji dla pobliskich przedmieść Kairu, odkryto pozostałości uważanej za zaginioną świątyni grobowej Hufu pospiesznie zadokumentowanej i równie szybko zniszczonej przez postępującą budowę, na wschodzie spoczywa strażnik całego kompleksu. Wielki Sfinks, a między jego przednimi łapami znajduje się jeszcze jedna świątynia. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec jakąkolwiek trudność w ustaleniu wzajemnych zależności tych elementów. Konwencjonalne wyjaśnienie wydaje się oczywiste, żadne inne nie jest potrzebne. Podawanie w wątpliwości jakiejkolwiek części całej teorii równa się nie tylko rzuceniu wyzwania całemu światu egiptologii, ale też negowaniu tego, co można zobaczyć na własne oczy? Kluczowym połączeniem, którego zerwanie pozwoliłoby dyskutować nad nową, poprawioną wersją dziejów Egiptu, jest kwestia wieku Sfinksa. To właśnie on decyduje o jedności zespołu budowli w Gizie, a tym samym o łączeniu ich z faraonami cztery dynastii Hufu, Hafre i Menkaure. Jeśli ta jedność zostanie rozbita, jeśli jakakolwiek część kompleksu okaże się przeddynastyczna czyli pochodząca z okresu przed zjednoczeniem państwa egipskiego około 3100 roku przed naszą erą, to cała obecnie przyjęta wizja historii Egiptu okaże się błędna. Tego rodzaju odkrycie zmusiłoby egiptologów do zaakceptowania istnienia. Czy piramid Y i Sfinkse są starsze niż sądzimy Y? 123. Piramida Hafre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rampa echwujątynia grobowa szyb na barkę echwujątynia sfinksa deolna echwujątynia hafredolna echwujątynia emenkaure. FTP strona. Zespół budowli w Gizie, przypisywany cztery dynastii, około 2614-2494 przed naszą erą. 124. Ślady sprzed milionów lat. Jakiejś znacznie wcześniejszej, a jednak technicznie zaawansowanej egipskiej kultury. Archeolodzy wiedzą, że Sphinx jest bardzo stary. Najbardziej oczywiste tego dowody widać na powierzchni posągu. Większa część wykutego w macierzystej skale rdzenia, a być może cały została już w starożytności pokryta kamienną licówką. Dawniej sądzono, że z grubsza opracowany rdzeń został obudowany tymi blokami już wtedy, kiedy Sphinx powstał. I że w taki właśnie sposób nadano mu ostateczny kształt, lecz w latach 1979-80 w czasie szczegółowych badań Sfinksa naukowcy doszli do prowokacyjnego wniosku. W swoim wstępie do dłuższego tekstu na ten temat szef archeologów Amerykanin dr Mark Lechner z Uniwersytetu w Chicago napisał, Nie zauważyliśmy żadnych śladów obróbki na rdzeniu tworzącym ciało Sfinksa, ani śladów narzędzi, ani powierzchni które wyglądałyby na powstałe w wyniku wydobycia kamienia 3. Ponadto wyjaśniał, na ciele sfinksa widoczne są wyraźne ślady erozji. Doszedł do wniosku, że rdzeń posągu był już silnie zarodowany, kiedy kładziono pierwsze warstwy bloków 4. Nic zatem dziwnego, że doktor Lechner wywnioskował, Iż owe prace rekonstrukcyjne były prowadzone w czasach Nowego Państwa, czyli po 1500 roku przed naszą erą. Takie datowanie dało mu około 1000 lat, co wyjaśniałoby wyraźne ślady erozji. Niestety, ostrożna opinia dr. Lechnera wygłoszona w 1980 roku została podważona. W 1992 roku dr. Zachi Dyrektor Kompleksu w Gizie z ramienia Egipskiej Organizacji Starożytności ogłosił, że analiza prawej tylnej łapy Sfinkesa dowiodła, iż najwcześniejsze warstwy bloków wokół ciała pochodzą z czasów Starego Państwa, czyli około 2700-2160 p.n.e.5. Piramidy powstały mniej więcej w połowie tego okresu. Mimo pozornej niezrozumiałości publikacji, w której ukazał się ten raport, i użytych w nim niejasnych stwierdzeń, można wyraźnie dostrzec, że jakiemuś niespokojnemu dżinnowi udało się w końcu wydostać ze szczelnie zakorkowanej butelki. Jeśli bowiem HaFrez zbudował sfinksa razem ze swoją piramidą około 2500 roku przed naszą erą, i jeśli naprawy silnie zarodowanej powierzchni posągu zostały dokonane przed 2160 rokiem przed naszą erą to znaczyłoby, że owe poważne ślady erozji przykryte kamienną licówką musiały powstać w ciągu zaledwie 340 lat, być może nawet w krótszym czasie. Wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Biorąc pod uwagę zasięg i głębokość śladów erozji jest to praktycznie niemożliwe, wszystkie te dane prowadzą nas do nieuniknionego. Jak się wydaje wniosku, że sfinks był już stary i zerodowany w czasie? kiedy Hafre budował swoją piramidę. Należałoby zadać więc pytanie, czy to nie sam Hafre obudował kamienną licówką jego posąg. W odpowiedzi na tego rodzaju pytania przytacza się zazwyczaj powszechnie panującą opinię, że przed powstaniem silnej, centralnej władzy faraonów, przed panowaniem i dynastii Którą datuje się od około 3100 roku przed naszą erą. Egipcjanie nie budowali nic z kamienia i nie dysponowali możliwościami organizacyjnymi niezbędnymi do podejmowania tak wielkich inwestycji. Bez silnej władzy i odpowiednich środków materialnych nie było możliwości zatrudnienia lub zmuszenia do pracy ludzi potrzebnych na tak ogromnej budowie. Czy piramidy i sfinkse są starsze, niż sądzi Migrek? Y? 125. Taka krytyka jednak nie uwzględnia oczywistych różnic między Sfinksem a piramidami. Piramidy zostały wzniesione kamień po kamieniu. Sfinksa nie zbudowano, lecz wykuto w skale jest to zadanie znacznie prostsze niż skonstruowanie piramidy. Popierając linię oficjalnej nauki dr Zachi Hawas stwierdził, że archeolodzy mają niezbite dowody na to, iż Sfinks powstał za czasów hafre, czyli około 2500 roku p.n.e.6. Ale jakie są te niezbite dowody? Po dokładniejszym zbadaniu bardzo skromne, zarodowana inskrypcja, posągi w świątyni, być może umieszczone tam później oraz subiektywna interpretacja twarzy Sfinksa w gruncie rzeczy nic, co można by uznać za dowód. Czy Hafrez zbudował Wielkiego Sfinksa około 1400 roku przed naszą erą? Faraon Hotmes IV, posłuszny rozkazom, jakie otrzymał w proroczym śnie, usunął cały piasek, jaki nagromadził się wokół Sfinksa. Aby upamiętnić ten czyn, kazał umieścić kamień pokryty inskrypcją między przednimi łapami Sfinksa. Kamień uwistnieje do dziś, choć tak silnie zwietrzał. Że większa część tekstu jest nieczytelna. Został on odkryty w 1818 roku i wówczas 13 wers tekstu, choć uszkodzony. Był czytelny na tyle, iż zidentyfikowano w nim imię hafre. Niestety, ponieważ tekst dookoła jest poważnie uszkodzony. Odczytanie nie było pewne i nie dało się odtworzyć pełnego kontekstu. Nieco później również ten wers uległ zniszczeniu. Na szczęście brytyjski filolog wykonał kopię inskrypcji i opublikował ją w 1823 roku. Wówczas można było się przekonać, że trzynaście wers rzeczywiście zawierał znaki CHAF. Założono, że odnoszą się one do imienia HAFRE. I na tym założeniu oparto tłumaczenie. Jednak w przeciwieństwie do obecnie przyjętej opinii pierwsi archeolodzy sądzili, że fragment ten najprawdopodobniej mówił o Haffre nie jako o twórcy Sphinxa, lecz jako o tym, który go zrekonstruował, tak samo jak później Tchotmes. Na przykład w 1904 roku jeden z pierwszych egiptologów i dyrektor British Museum, Sir W. Budge, napisał, że sfinks istniał już w czasach Haffre. I był. Najprawdopodobniej, bardzo stary już w tym okresie siedem. Nieco później jednak dowiedziono, że wszelkie związki z HAFRE są nadzwyczaj luźne, a może wręcz nie istnieją. Egiptolog z Chicago, profesor J.H. Breastet, zwrócił uwagę, że wokół znaków CHF nie ma śladu kartusza. A zatem nie mogą one być częścią królewskiego imienia 8. Wszystkie bez wyjątku imiona królów dynastycznego Egiptu były zapisywane wewnątrz owalnej ramki zwanej kartuszem. W gruncie rzeczy samo CHF znaczy on się pojawia jak, na przykład, słońce. Mimo to współcześni egiptolodzy nadal uważają słowa CHF za dowód na istnienie silnego związku między faraonem Hafre a Sfinksem. Jednak wydaje się, że niektórzy z ekspertów zaczynają mieć wątpliwości. W 1995 roku TGH James 126 Ślady sprzed milionów lat. Kustosz zabytków egipskich w British Museum napisał że Hafre prawdopodobnie kazał wyrzeźbić wielkiego sfinksa na swoje podobieństwo 9. Takie ujęcie problemu jest znaczące. Egiptolodzy podają jeszcze dwa argumenty mające przemawiać załączeniem sfinksa z Hafre. Po pierwsze, ponieważ w dolnej świątyni leżącej tuż obok sfinksa, znaleziono posągi Hafre, z których jeden przedstawiał go jako sfinkesa, to znaczy, że właśnie on musiał wznieść zarówno świątynię jak i Sfinksa. Ten argument nie bierze pod uwagę oczywistej możliwości, iż posągi zostały w świątyni umieszczone później, co zdarzało się bardzo często. Przypomina to twierdzenie, że Abraham Lincoln zbudował Waszyngton, ponieważ stoi tam jego posąg, po drugie, Egiptolodzy utrzymują że twarz Sfinksa jest podobna do twarzy Khafre przedstawionej na posągach. Jest to niebezpiecznie subiektywne podejście, próbując rozstrzygnąć tę kwestię raz na zawsze. Pisarz John Anthony West nakłonił do współpracy specjalistę w dziedzinie rekonstrukcji twarzy ze służby medycyny sądowej nowojorskiej policji, detektywa Franka Domingo. Domingo odwiedził Egipt w 1992 roku, a jego analiza dostarczyła wiarygodnych naukowych dowodów na to, że twarz posągu Hafra nie jest identyczna z twarzą Sfinksa. Koniec końców, możemy się przekonać, że nie ma solidnych dowodów pozwalających przypisywać wykucie Sfinksa faraonowi Hafre, Jak podaje większość książek, Na np. encyklopedia Britannica wyraża głębokie przekonanie, że Sfinks pochodzi z czasów Hafrę i wiadomo, że jest portretem tego króla dziesięć. Musimy zatem przyjąć do wiadomości, że właściwie nie ma dowodów na to, iż Sfinks powstał za panowania Hafrę. Nawet profesor Selim Hassan który przez wiele lat prowadził wykopaliska w Gizie i był powszechnie uznanym ekspertem w dziedzinie wszystkiego, co wiąże się ze Sfinksem. Przyznał, wśród starożytnych panowała powszechna opinia, że Sfinks jest starszy niż piramidy 11. Przyznał także, że z wyjątkiem uszkodzonego wersu na stelid Chutmesa 4, który niczego nie dowodzi, nie ma żadnej starożytnej inskrypcji, która łączyłaby Sfinksa z Khafre 12. Data powstania sfinksa ulewny deszcz powoli, lecz nieodwracalnie drąży kamień. W ciągu tysięcy lat spływająca bez przerwy woda rzeźbi głębokie szczeliny w pierwotnie gładkiej powierzchni. Kiedy wirujący piasek pustyni omiata i uderza o kamienne zbocza lub posągi, rozja pozostawia szerokie bruzdy biegnące poziomo przez powierzchnię kamienia, wykrusza miększy kamień pozostawiając wyraźnie rozgraniczone warstwy skały. W zasadzie więc rozróżnienie tych dwóch typów erozji wydaje się stosunkowo proste. Jeśli bruzdy biegną pionowo, od góry do dołu, to znaczy, że przyczyną ich powstania były ulewne deszcze. Jeśli układają się poziomo powstały pod wpływem wiatru i niesionych z nim ziaren piasku, naturalnie ludźmi najlepiej. Czy piramidy ESFINXE są starsze? N iż sądzi Y. 127 Znającymi różne rodzaje erozji są geolodzy, świadomi istnienia wyjątków od ogólnych reguł i nieprzewidywalności natury. W 1978 roku John Anthony West zarejestrował intrygujący fakt. Ślady erozji na ciele Sphinxa biegną z góry do dołu, co jego zdaniem wskazuje, że pozostawiły je ulewne opady deszczu. Jednak przez całą swoją znaną historię Sfinks stał na suchej w piaszczystej pustyni, co więcej, przez większość czasu był niemal w całości pokryty piaskiem, jego dolna część powinna być więc chroniona przed erozją. Mimo to ślady erozji są wyraźnie widoczne, co to oznacza dla obecnie przyjętego datowania Sfinksa. No cóż, według Westa w Egipcie ulewne deszcze padały ostatni raz przed końcem ostatniej epoki lodowcowej. Około 10 tysięcy lat p.n.e.13, a może jednak później, w kwietniu 1991 roku grupa amerykańskich naukowców otrzymała pozwolenie na prowadzenie wokół Sfinksa badań geologicznych. Przede wszystkim zamierzali ustalić fakty dotyczące śladów erozji na powierzchni posągu. Najważniejszą osobą w zespole był profesor Robert Schoch z Uniwersytetu w Bostonie, geolog specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wietrzeniem miękkich skał 14. Jak już wspomnieliśmy, Sfinks nie został zbudowany z kamiennych bloków jak piramidy, ale wykuty w litej skale, w wapieniu którego warstwy o różnej twardości tworzą płaskowyż Giza. Wydaje się, że pierwotnie fragment tej skały wznosił się ponad powierzchnią płaskowyżu. W nim wyrzeźbiono głowę sfinkesa, następnie drążono skałę w dół, kierując się ku większym warstwom i tworząc rozległe zagłębienie ze skalnym masywem pośrodku, z którego później powstało ciało sfinksa. Uważa się, że ze skały wydobytej wokół Sfinksa powstała część bloków tworzących chodzenie jednej z piramid. Części z pewnością użyto do budowy świątyni Sfinksa 15. Cały ten teren w gruncie rzeczy był kamieniołomem, ponieważ ciało Sfinksa znajduje się poniżej pierwotnego poziomu, płaskowy żół i mieści się wewnątrz rozległego okręgu. Bardzo szybko zostaje przykryte przez piasek. Dlatego przez większą część historii korpus Sfinksa był niewidoczny i nad powierzchnię piasku wystawała tylko głowa. Profesor Schoch zwrócił uwagę, że Sfinks i wewnętrzne ściany powstałego w wyniku wydobycia skały zagłębienia zostały wykutne w tej samej skale i w tym samym okresie. Zatem zarówno powierzchnia Sfinksa, jak i ściany zagłębienia podlegały tym samym siłom, które powodowały erozję, niezależnie od tego, czy przyjmiemy że był to piasek czy ulewny deszcz, ponadto wiele starożytnych grobowców leżących na południe od Sfinksa, lecz stanowiących również część zespołu architektonicznego Gizy, powstało z tego samego gatunku wapienia i, według konwencjonalnej teorii, w tym samym czasie, jak można się spodziewać, noszą one wyraźne ślady erozji wywołanej przez niesiony wiatrem piasek. Jeśli cały kompleks powstał w tym samym okresie, to ślady erozji powinny być wszędzie takie same 16. Co ciekawe, profesor Schoch odkrył coś zupełnie przeciwnego. Ślady erozji na sfinksie i skalnych ścianach wokół niego były inne niż na grobowcach, były. 128. Ślady sprzed milionów lat. One tak charakterystyczne, że Schoch uznał za absolutnie niemożliwe, by wszystkie te budowle pochodziły z tego samego okresu 17, W przeciwieństwie do innych budowli w gizie, ciało sfinksa i otaczające go ściany są głęboko zwietrzałe i zerodowane. Ślady erozji są bardzo głębokie, bardzo stare. Profesor Schoch tłumaczył, że ślady erozji, jakie zaobserwował na sfinksie i otaczających go skalnych ścianach, stanowiły klasyczny Podręcznikowy przykład tego, co dzieje się z wapienną strukturą, kiedy deszcz pada na nią przez tysiące lat. Jest oczywiste, że to opady deszczu pozostawiły ślady erozji. Woda wypłukuje słabsze miejsca w skale i tworzy takie bruzdy co dla mnie, jako geologa, jest jednoznacznym dowodem że te rozje spowodował deszcz 19 Profesor Schoch zwrócił też uwagę na królewskie grobowce z suszonej cegły w Sakkarze mimo iż uważa się je za starsze od Sfinksa nie noszą tego rodzaju śladów erozji a przecież suszona cegła mułowa jest znacznie delikatniejszym materiałem budowlanym niż wapień 20 wiadomo że był w przeszłości długi okres kiedy w północnej Afryce często opadały deszcze dawno temu Około 40 tysięcy lat przed naszą erą panował tam umiarkowany klimat, a poziom opadów był dostatecznie wysoki, by wśród bujnej roślinności sawanny mogło się doskonale rozwijać życie. Tam, na brzegach rzek i jezior, pierwsi ludzie zakładali osady, by polować i łowić ryby. Później nadszedł długi okres suszy, który w ciągu dziesiątków tysięcy lat zamienił te tereny w pustynię. Jaką możemy oglądać obecnie, lecz około 8000 lat przed naszą erą. Zaczął się kolejny okres deszczów i większa częściowej pustyni znowu stała się urodzajną równiną. Ta epoka trwała z krótkimi przerwami do około 4500 lat p.n.e.21. Na rozległych, bujnych pastwiskach żyła społeczność ludzka. Społeczność która dziś stanowi dla nas zagadkę 22. Ludzie ci przebywali tam, dostosowując się do zmieniających się warunków, aż do około 3000 roku przed naszą erą mniej więcej w tym samym czasie doszła do władzy pierwsza dynastia egipskich faraonów. Właśnie w tym deszczowym okresie najprawdopodobniej powstały ślady erozji dzisiaj widoczne na powierzchni Sfinksa. Profesor Schoch jest profesjonalistą i naukowcem, który wie. O czym mówi. Nie mam żadnego powodu, poza własnymi uprzedzeniami, by odrzucać jego ostateczny, choć szokujący, wniosek. Wszystko wskazuje na to, że Sfinks powstał najpóźniej 7000 do 5000 lat przed naszą erą w deszczowym okresie neolitu. Schoch napisał. Wszystkie obecnie dostępne dowody wskazują mi, jako geologowi, że wielki Sfinks w Gizie powstał znacznie wcześniej niż w zazwyczaj przyjmowanym okresie. Około 2500 roku przed naszą erą. Mogę ocenić na podstawie dowodów, jakim i dysponuję, że powstanie tego gigantycznego posągu można datować na co najmniej 7000 do 5000 lat przed naszą erą, a być może jeszcze wcześniej 23. Kiedy te wnioski zostały ogłoszone, Natychmiast rozległy się oficjalne głosy sprzeciwu. Zespół naukowców został przez władze egipskie wyrzucony ze stanowiska, gdzie pracował, na szczęście zdążył wcześniej zebrać wszystkie potrzebne. Czy piramidy i esfinks są starsze, niż sądzi migrek? Y? 129 Dane. Od 1993 roku nie wydano zgody na prowadzenie żadnych dalszych badań geologicznych. Egiptolodzy są jednomyślni w swoim sprzeciwie wobec odkryć profesora Schocha. Geolodzy jednomyślnie go popierają, kiedy te odkrycia zostały w październiku 1992 roku publicznie zaprezentowane na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Geologicznego w San Diego. Dziesiątki geologów po zapoznaniu się z materiałem ze zdumieniem usłyszały, że nikt wcześniej nie zwrócił uwagi na tak oczywiste ślady erozji. Wnioski profesora Schocha, iż Sfinks uległ erozji pod wpływem deszczu, zostały bez zastrzeżeń zaakceptowane 24. Dr. Hawass, odwieczny oponent Schocha, zapytany o wszystkie dowody, które powinny doprowadzić do zmiany datowania Sfinksa, parsknął. To wszystko nie ma absolutnie żadnych naukowych podstaw 25. Lecz profesor Schoch zachował pokarową twarz w obliczu wszystkich krytycznych głosów. Mówiono mi wielokrotnie, że lud Egiptu nie dysponował ani technologiami, ani organizacją społeczną potrzebną do wykucia Sfinksa w czasach predynastycznych. 26. Taka krytyka jest uczciwa. Z pewnością wszystko, co wiemy o okresie predynastycznym w Egipcie. Wskazuje, że nie było wówczas żadnego władcy, który mógłby sobie pozwolić na tego rodzaju przedsięwzięcie, lecz studia nad tą epoką dopiero się rozpoczęły. A w każdym razie, profesor Schoch słusznie zauważa, że nie jest to jego sprawa. To nie jest problem dla mnie. Jako geologa, to rzecz egiptologów. Powiedzieć, kto go wykonał 27, dodał też dumnie, rzucając otwarte wyzwanie egiptologom. Jeśli moje odkrycia są sprzeczne z ich teorią na temat powstania cywilizacji, to może nadszedł czas, aby zrewidowali te teorie 28. Wnioski i implikacje implikacje ustaleń profesora Schocha są dalekosiężne. Jeśli Sfinks jest starszy od pozostałych budowli na płaskowyżu Giza, to może wskazywać, że miejsce to miało jakieś znaczenie religijne jeszcze na długo przed czasami faraonów. Może też sugerować, że świątynia w pobliżu Sfinksa pochodzi z tej samej epoki, to z kolei wskazywałoby, że żyjący wówczas ludzie nie tylko byli w stanie stworzyć Sfinksa, lecz także dysponowali dostatecznie zaawansowaną techniką. By manipulować kamiennymi blokami o wadze 200 ton czyli czterokrotnie cięższymi od bloków użytych np. w Stonehenge 29, z takich właśnie bloków wzniesiono świątynię Sphinxa. Jeśli potraktujemy te wnioski jako roboczą hipotezę i przyjrzymy się raz jeszcze wynikom badań archeologicznych na predynastycznych stanowiskach to przekonamy się, że mimo stanowczych twierdzeń egiptologów nie jest do końca prawdą, iż organizacja społeczna i techniki potrzebne do wyrzeźbienia Sfinksa nie istniały przed czasami i dynastii. Co więcej, nie będziemy musieli odwoływać się do Atlantydy, jak to czyni Hancock i wielu innych. 130. Ślady sprzed milionów lat Nie znamy dobrze okresu predynastycznego. Lecz pewnych rzeczy udało nam się dowiedzieć. Możemy dostrzec ślady, które mogą być pozostałościami znacznie większej i znacznie starszej kultury. A co najważniejsze, wskazówki te kierują nas na teren Gizy, gdzie stoi Sphinx. Jeden z najwcześniejszych i największych ośrodków ludzkich w predynastycznym Egipcie leżał naprzeciwko Gizy. Po drugiej stronie Nilu, w Maadi 30. Odkryto tam bardzo stare ślady cywilizacji na obszarze prawie 18 hektarów. W latach 1930-35 prowadzono tam wykopaliska, ale jak to niestety często bywa, ostateczny raport nigdy nie został opublikowany. Znaleziska z Maadi prawdopodobnie pochodzą z około 3600 roku przed naszą erą, ale mogły zacząć się rozwijać wcześniej. Jest to jedyne znane stanowisko tego typu. Lecz mogą istnieć również inne, pogrzebane głęboko pod piaskami pustyni lub późniejszymi ruinami z okresu dynastycznego. Maadi było pierwotnie ośrodkiem handlowym, położonym przy głównym szlaku do kopalni Miedzi na Synaju i przy wierzchołku Deltynilu, w punkcie dogodnym do żeglugi. Wykopaliska ujawniły trzy główne cechy charakterystyczne miasta. Nie ma żadnego wcześniejszego miasta w Egipcie, które byłoby aż w takim stopniu zdominowane przez handel. Istnieją dowody na silne związki z cudzoziemcami. Jest to jedno z najstarszych znanych miejsc obróbki metali w Egipcie. Handel i metalurgia wymagają dobrze zorganizowanego społeczeństwa. Obie te sfery działalności obejmują gromadzenie i przechowywanie produktów, kontrolę nad transportem, odnotowywanie transakcji, zysków i strat. Metalurgia ponadto wymaga umiejętności wydobycia. Wytopu i obróbki surowca, aby wytwarzać miedziane sztaby, narzędzia i broń, jakie zresztą znaleziono. Wiele z tych dóbr niewątpliwie wytwarzano na eksport 31. Znajdujemy też w Madi dowody istnienia jakiegoś systemu organizacji społecznej miasto miało dwa wydzielone obszary przeznaczone do wspólnego przechowywania dóbr. Jednym było specjalne miejsce z podziemnymi pomieszczeniami. W drugim znajdowało się mnóstwo naczyń zasobowych zakopanych po ramiona w ziemi 32. Są to wyraźne dowody istnienia jakiejś formy rządów czy to w postaci jednej osoby czy też rady. Znajdujemy też dowody początków opanowywania techniki. Jedno z pomieszczeń magazynowych ma kamienny mur, należący do najwcześniejszych przykładów użycia kamienia budowlanego w Egipcie. W Emaadi wykonywano też piękne naczynia z bazaltu, alabastru i wapienia, a nawet z kamieni tak tewardych jak granit i dioryt, których obróbka wymagała zdecydowanie większych umiejętności. Wydaje się, że ludzie mieszkający w Maadi dysponowali wystarczającymi umiejętnościami i organizacją, by podjąć się wykonania takiego monumentu jak Sfinks. Czy wykuli go oni albo jacyś ich nieznani przodkowie żyjący w nieodkrytym dotąd miejscu na pustyni, czy społeczność z Maadi tworzyli ludzie żyjący wcześniej na pustyni? którzy po ustaniu deszczów przenieśli się bliżej Doliny Nilu. Być może pewnego dnia będziemy umieli odpowiedzieć na te pytania. Czy piramidy i Sfinksy są starsze, en iż sądzi mi 131 Egiptolodzy jednak natychmiast wskazują, że ani ceramiki, ani żadnych innych artefaktów kultury Maadi nie znaleziono w Gizie, a tym samym negują istnienie jakichkolwiek związków między tymi dwoma miejscami. Lecz tu, jak się przekonamy, są w błędzie dowody zapomniane przez egiptologów. Niegdyś istniały, na początku naszego wieku coś znaleziono i skazano na archeologiczną banicję. Wszystkie muzea cierpią z powodu przeładowania informacjami i obiektami. W czasie spacerów po magazynach, w piwnicach muzeów i instytutów archeologicznych zawsze można zobaczyć ten sam obraz słabo oświetlony korytarz z ustawionymi wzdłuż ścian kilometrami półek zastawionych ceramicznymi naczyniami, kartonowymi pudłami, Pakunkami i innymi przedmiotami, które każdego roku napływają z prowadzonych wykopalisk. E, mogą one być oznaczone napisami lub numerami, lecz zazwyczaj po odnotowaniu zostają przez wszystkich zapomniane. W połowie lat 80. pewien archeolog odkrył kilka od dawna zapomnianych naczyń w podziemiach kairskiego muzeum. Stanowią one całkowity przewrót w naszych poglądach na temat płaskowyżu Giza, ale nawet dzisiaj niewielu archeologów zdaje sobie sprawę z ich istnienia i z tego, jakie stąd płyną wnioski. W 1907 roku archeolodzy odkopali cztery całe ceramiczne naczynia u podstawy Wielkiej Piramidy. Ponieważ znaleziono je właśnie w takim miejscu, zostały przypisane cztery dynastii, skatalogowane i zapomniano o nich. Jednak archeolog Bodil Mortensen który w latach osiemdziesiątych przeglądał raporty z tych wykopalisk, zwrócił uwagę, że naczynia te wcale nie pochodziły z czasów cztery dynastii, lecz były wytworem mieszkańców Maadi Osady, która przestała istnieć tysiąc lat przed wzniesieniem wielkiej piramidy trzydzieści. W 1907 roku naczynia nie mogły zostać prawidłowo zidentyfikowane ponieważ osadę w Maadi odkryto dopiero w roku 1930. Mortensen zdał sobie sprawę, że naczynia wyrzuca się tylko wtedy, gdy są rozbite. W każdym razie, gdyby całe naczynia były pozostawione na powierzchni, musiałyby ulec zniszczeniu w czasie późniejszych prac budowlanych, doszedł do wniosku że musiały one pochodzić z jakiegoś starożytnego grobowca, wzniesionego w Gizie w czasach predynastycznej kultury Maadi. Mamy zatem kluczowy dowód na to, że na długo przed faraonami Giza była świętym cmentarzyskiem. Wszystkie zaś szczątki tego cmentarzyska zostały najprawdopodobniej zniszczone w czasie późniejszych prac budowlanych prowadzonych przez faraonów w cztery dynastii, co się tam dokładnie znajdowało. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, ale najwyraźniej Giza była miejscem świętym nie tylko dla faraonów cztery dynastii i lecz miała szczególny status znacznie wcześniej. Istnieje też inna możliwa, równie intrygująca. Interpretacja. Być może budowniczowie Sfinksa zostali sprowadzeni z jakiegoś innego miejsca. W Maadi znaleziono ślady ścisłych związków z Palestyną. Wśród zwykłych egipskich owalnych had znaleziono też charakterystyczne na wpół zagłębione w ziemi domy, jakie znamy z terenów południowej Palestyny. Być może rzeczywiście mieszkali w nich kupcy lub przedstawiciele innych zawodów sprowadzeni z Palestyny 34. 132 ślady sprzed milionów lat. Prawdopodobnie największym miastem w południowej Palestynie było Jericho. Wznoszono tam kamienne budowle już około 7000 lat przed naszą erą, czyli niedługo po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej i powstaniu tal Hi i iluk kiedy to miasto było chronione kamiennym murem obronnym z kamienną wieżą o wysokości 10 metrów. Również w Jerichu około 5500 roku przed naszą erą. Popularne były zagłębione w ziemi chaty, identyczne jak te, które znaleziono w Maadi, które być może również pochodzą z tego samego okresu 35. Wydaje się oczywiste, że musiały istnieć jakieś związki między Maadi a Jerchem. Byłoby więc całkiem prostą sprawą sprowadzić doświadczonych w pracy w kamieniu robotników z Palestyny do Maadi, a tym samym, oczywiście. Do Gizy. W gruncie rzeczy byłoby wręcz dziwne, gdyby się okazało, że owi palestyńscy fachowcy nie odbyli podróży na południe. Również na innych predynastycznych stanowiskach można zauważyć związki z Bliskim Wschodem. Niemiecka misja archeologiczna od wielu lat pracuje w Buto. W Delcie Nilu: Odkryli oni duży predynastyczny ośrodek miejski silnie związany z Mezopotamią, regionem który również miał bardzo długą, sięgającą czasu w końca ostatniej epoki lodowcowej tradycję wznoszenia monumentalnych budowli, wykopaliska, a także analiza znalezisk, trwają nadal. Często zapominamy, że najwcześniejszej formy hieroglifów dotąd nie udało się przetłumaczyć, nie wiemy też, kiedy, gdzie i jak powstała ta forma pisma, ani, oczywiście, Jakie informacje zawiera? Być może pewnego dnia zostanie znaleziony jakiś archaiczny kamień z Rosekty, który da nam klucz do tego pisma. Być może głęboko w piasku zostanie znaleziona królewska lub państwowa biblioteka, mimo iż w ciągu ostatniego stulecia intensywnych badań dokonano w Egipcie tysięcy odkryć. Nikt nawet nie ośmielił się sugerować, że znamy coś więcej niż tylko niewielką część historii. Astronomiczne odniesienia budowli w Gizie od początków istnienia archeologii egiptolodzy zdawali sobie sprawę, z jak zadziwiającą precyzją wzniesiono wielką piramidę. Jej ściany są zorientowane dokładnie według stron świata. Precyzja tej orientacji jest tak wielka, że odchylenie od rzeczywistej północy wynosi poniżej 0,06%. Dokonano tego bez użycia kompasu, przy budowli wysokiej na 146 metrów. Wzniesionej z ponad 2 miliony wapiennych bloków, z których każdy waży około 2,5 tony. Oprócz tego piramida była pokryta starannie dopasowanymi blokami licówki z jeszcze większych i twardszych bloków białego wapienia pochodzących z pobliskich kamieniołomów. Dwie pozostałe piramidy zbudowano z podobną dokładnością. Taką dokładność można było uzyskać jedynie dzięki gwiazdom. Przynajmniej pod tym względem można uznać że budowle w Gizie mają astronomiczną orientację, ale jest coś jeszcze. W precyzyjnym planie można dostrzec dziwne anomalie. Do trzech piramid, zorientowanych według stron świata, prowadzą wejścia od północy, wewnątrz tunele i galerie skierowane na południe. Możemy więc czy piramidy i sfinkse są starsze? N. Iż sądzi Y. 133. Uznać że zostały zaplanowane wzdłuż osi północ-południe, a jednak piramidy, tak doskonale zaprojektowane każda z osobna, są bardzo dziwnie zorientowane względem siebie. Nie są rozmieszczone wzdłuż linii biegnącej z północy na południe, jak można by się spodziewać. Nie są też ustawione na linii wschód-zachód. Co byłoby logiczną alternatywą? Są rozmieszczone wzdłuż linii łamanej przebiegającej z południa na zachód. Środki dwóch pierwszych piramid leżą w jednej linii, lecz trzecia najmniejsza jest od niej lekko odsunięta na wschód. Nie dawało to spokoju Robertowi Bałwalowi, który jako doświadczony inżynier wiedział, że budowle powstają według planu, a nie przypadkowo, jaki plan zastanawiał się mógł wymagać z jednej strony tak precyzyjnej orientacji według kierunków świata. A równocześnie tak niezwykłego rozmieszczenia budowli względem siebie studiował płaskowyż w gizie z inżynieryjnego punktu widzenia, nie znalazł jednak żadnych geologicznych ani mechanicznych przyczyn takiego właśnie układu trzecia, najmniejsza piramida, równie dobrze mogła zostać ustawiona w linii prostej z dwiema pozostałymi, być może budowniczym na tym nie zależało lub byli nie dbali, lecz takie wyjaśnienie nie pasuje do dających się wszędzie zaobserwować śladów obsesji na punkcie orientacji. Bowwal doszedł do wniosku, że załamanie linii, wzdłuż której ustawione są piramidy, nie może być niczym innym, jak tylko elementem pod każdym innym względem przemyślanego i celowego działania. Dlatego uznał piramidy zbudowano według planu a ów plan wymagał właśnie takiego układu. Jaki mógł być cel i znaczenie takiego na pozór dziwacznego projektu? Bawel postanowił przejrzeć w poszukiwaniu wskazówek starożytne egipskie rytuały i mitologie. Mity i rytuały związane ze śmiercią i odrodzeniem zostały wyryte na wewnętrznych ścianach wielu piramid, niewątpliwie nieco późniejszych niż te w Gizie, pochodzących z czasów V i VI dynastii lecz w oparciu o znacznie starsze teksty. Inskrypcje te nazywa się tekstami piramid, wynika z nich jasno, że po śmierci król miał się udać do gwiazd i zostać bogiem Ozyrysem. Teksty mówią też, że gwiazdną formą Ozyrysa była konstelacja zwana Sachu. Dwaj eksperci w dziedzinie egipskiej astronomii, Otto Neugebauer i Ra Parker, odkryli, że owym Sachu był gwiazdozbiór dzisiaj znany jako Orion, stąd wynika że Egipcjanie identyfikowali Ozyrysa z Orionem 36. Oprócz tego ziemską bramę do niebios nazywano Rasetał i identyfikowano z Gizą 37. Wszystko to było bardzo dziwne, bo zwrócił uwagę, że tak zwane szyby wentylacyjne wychodzące z Komory Króla i Komory Królowej w Wielkiej Piramidzie były skierowane na pewne gwiazdy. Jeden z szybów Komory Króla wskazuje najniższą gwiazdę pasa Oriona. Następnie zauważył, że w stosunku do drogi mlecznej gwiazdy pasa Oriona tworzą linię przebiegającą ze wschodu na południe, podobnie jak trzy piramidy w stosunku do Nilu. Co więcej, w starożytnych tekstach droga mleczna jest nazywana wielką rzeką. Czy Nil zastanawiał się bałwal ale mógł być uważany za. 134. Ślady sprzed milionów lat. Ziemski odpowiednik Mlecznej Drogi, a piramidy za odpowiednik trzech gwiazd pasa Oriona, jeśli Bałwale ma rację. To symbolem niebiańskiego Ozyrysa Oriona są trzy gwiazdy ustawione na linii wschód-południe w stosunku do Drogi Mlecznej. Symbolem ziemskiego Ozyrysa zespołu budowli w Gizie są trzy piramidy ustawione w linii wschód-południe w stosunku do Nilu. Pas Oriona tworzą trzy gwiazdy leżące w linii wschód-południe w stosunku do Drogi Mlecznej. Najwyższa z nich jest najmniejsza i nieco odsunięta na wschód. Trzecia najmniejsza piramida w Gizie należąca do Menkaure jest przesunięta w dokładnie taki sam sposób. Związek wydaje się oczywisty. Bauwal i Gilbert napisali zaskoczeni. W Gizie znajduje się, dosłownie, Pasoriona na Ziemi 38. Bauwal zyskał wsparcie niektórych przedstawicieli nauki. Były dyrektor Departamentu Egipskiego w British Museum i autor wielokrotnie wznawianej książki o piramidach dr. E. Strona. Edwards powiedział, Iż wydawało mu się, że Bałwal doszedł do bardzo przekonujących wniosków 39, dr Edwards był już bliski uwierzenia, że gwiazdy w pasie Oriona stanowiły ważny element w orientacji Wielkiej Piramidy 39. Po dokładnych studiach nad orientacją szybów wentylacyjnych Bałwal mógł określić, w jakie gwiazdy były one wycelowane i w jakim czasie? Około roku 2450 przed naszą erą mniej więcej w czasie budowy Wielkiej Piramidy. Południowy szyb wychodzący z komory króla wskazywał najniższą gwiazdę w Pasie Oriona. Gwiezdny odpowiednik piramidy, południowy szyb w niżej położonej komorze królowej wskazywał Syriusza, Bałwal zastanawiał się nad przeznaczeniem wielkiej piramidy, szyb wychodzący z komory królowej wskazywał na Syriusza, identyfikowanego z Izydą, szyb z komory króla wskazywał Oriona. Identyfikowanego z Ozyrysem, król i królowa, Ozyrys i Izyda, w egipskiej mitologii byli małżeństwem i mieli syna Horusa. Horus był uważany za pierwszego półboskiego władcę Egiptu, panującego na długo przed pierwszymi faraonami. O wtajemniczonych, towarzyszach Horusa wspominają teksty piramid. Wszyscy pierwsi faraonowie nosili imiona których częścią było imię Horusa. Czy wielka piramida mogła być wykorzystywana do jakiegoś rodzaju rytuałów polegających na zjednoczeniu ziemskich i gwiezdnych odpowiedników? Połączeniu tego, co na górze, z tym, co na dole, jest w Gizie jeszcze jedna struktura, której Bałwal początkowo nie wziął pod uwagę, Sphinx, którego wzrok pozostaje niezmiennie utkwiony we wschodni horyzont, w miejsce. Gdzie Słońce wschodzi w Dniu Wiosennej Równonocy, w późniejszej, wspólnej książce Bałwali Hancock podali datę, kiedy w chwili wschodu Słońca w Dniu Wiosennej Równonocy miały miejsce trzy zdarzenia astronomiczne, Słońce i Gwiazdozbiór lwa wschodziły równocześnie w ejscu, na które patrzy Sfinks, Syriusz znajdował się tuż nad horyzontem, konstelacja Oriona była w najniższym punkcie swojego trwającego 25920 920 lat cyklu precesyjnego. Wtedy właśnie dowodzili bałwali i Hancock przypadał czas pierwszego razu, o którym wspominały staroegipskie teksty, kiedy To zres przyniósł do Czy piramidy i e Sfinks są starsze niż sądzi Y. 135 Egiptu władzę królewską i cywilizację. Ich zdaniem było to około 10500 roku p.n.e.40 i oczywiście tak jest, jeżeli najniższy punkt cyklu traktujemy jako początek. Większość astrologów, starożytnych i współczesnych, Wybrałoby raczej najwyższy pół NKTK u liczba mnoga i jako koniec jednego cyklu i początek następnego. Taki sposób rozumowania przesunąłby datę pierwszego razu Bałwala i Hancocka o połowę długości cyklu. Nowy cykl zaczynałby się wówczas około 2460 roku przed naszą erą. Uczciwie trzeba przyznać, że jeśli Bałwal i Hancock nie mylą się w swojej interpretacji i wnioskach, to obecnie przyjęte teorie egiptologiczne są poważnie zagrożone, jednak powinniśmy nieco powściągnąć swój entuzjazm wobec tak rozkosznie obrazoburczych teorii. Istnieje jeden poważny problem, którego bałwali i hancock nie potrafią przekonująco rozwiązać, nie przywiązują dostatecznej wagi do rozróżnienia między dosłownym a symbolicznym odczytaniem tekstów i legend. Jak się przekonamy w następnym rozdziale, Najgłębsze tajemnice starożytnego Egiptu od dawien dawna były ukrywane właśnie za zasłoną symboli. Rozdział 10. Tajemnice starożytnego Egiptu. Że piramidy w Gizie są najłatwiej rozpoznawalnym widokiem w Egipcie, a może i na całym świecie, ale nie są one jedyne. Wielu ludzi ze zdziwieniem przyjmuje wiadomość, że w Egipcie jest około 90 piramid. Większość z nich stoi na południe od Gizy. Wzdłuż zachodniego brzegu Nilu, na odcinku około 100 km. Oprócz tego są i inne, dalej na południu, na przykład w Abydos, Etfu i na Elefantynie. Większość piramid jest zrujnowana i żadna z nich nie dorównuje wielkością wielkiej piramidzie. Mimo to wiele z nich wzbudza podziw wobec umiejętności starożytnych budowniczych. Najstarszą jest wysoka na ponad 60 metrów schodkowa piramida faraona Jessera. Zbudowana w Sakkarze około 2650 roku przed naszą erą, ostatnią wzniesioną dla Faraona jest prawdopodobnie piramida Jachmesa w Abydos. Pochodząca z około 1530 roku przed naszą erą. Epoka piramid była zatem stosunkowo krótka i trwała niewiele ponad 1100 lat. Żadne inne miejsce nie ma jednak tak spójnego i sensownego rozplanowania jak Giza. Żadne inne miejsce nie jest przesycone tak potężną aurą tajemnicy i sekretnej wiedzy. Giza niezmiennie fascynuje każdego przybysza, od przywykłych do piasku i trudów profesjonalistów po zupełnych laików których znajomość historii może być tak mizerna, a krytyczne myślenie tak uśpione, że przypisują budowę piramid kosmitom, ale i jedni, i drudzy czują podziw wobec tych budowli powszechnie wiadomo. Że na temat piramid w Gizie znamy bardzo niewiele faktów. Można je zmierzyć. I to w zasadzie wszystko. Nie wiemy nawet, w jaki sposób je zbudowano. Zwłaszcza z wielką piramidą wiąże się wiele pytań bez odpowiedzi. Jest w niej zbyt dużo niezwykłych elementów, zbyt wiele konstrukcyjnych anomalii, których wykonanie wymagało ogromnego nakładu pracy i doskonałej organizacji, ale po co, co więcej. Nie sposób dowieść, że faraonowie Hufu HaFrey i Menkaure zostali kiedykolwiek pochowani w tych piramidach. Być może zostali potajemnie złożeni w położonych gdzie indziej grobach w czasie ceremonii pogrzebowych. T. Tajemnice Starożytnego Egiptu. 137 Odprawianych w świątyniach i być może w piramidach. Matka Hufu na przykład nie spoczęła w przygotowanym dla niej wielkim grobowcu. W tajemnicy pochowano ją w sekretnej podziemnej krypcie na płaskowyżu Giza, a długi na 30 metrów korytarz wejściowy dokładnie zasypano. Nawet wejście zostało zamaskowane warstwą żwiru która miała ukryć wszelkie ślady szybu. Takie wykorzystanie tajemnych krypt w połączeniu z pustymi piramidami i grobowcami nie było niczym wyjątkowym, miało uniemożliwić lub choćby utrudnić grabieże i bezczeszczenie grobów, a jednak, co dziwne, wielka piramida ma aż trzy komory grobowe, dwie są puste i na pozór nieukończone, trzecia tak zwana komora króla została wprawdzie ukończona, lecz znajduje się w niej nieukończony granitowy sarkofag. Na którym widać jeszcze ślady dłuta. Taki stan sarkofagu kontrastuje z idealnie wypolerowanymi ścianami samej komory. Ponadto, ponieważ sarkofag jest zbyt wielki, by mógł być transportowany do komory wewnętrznymi korytarzami, Musiał zostać ustawiony jeszcze w czasie budowy piramidy, zanim komora króla została ukończona. Carkofag przedstawia typowy problem. Jedno z wielu pytań, na które nikt nie udzielił satysfakcjonującej odpowiedzi, dlaczego pozostawiono go w takim stanie. Czy Hufu próbował oszczędzać, czy oszukał go budowniczy, który wiedział, że król umrze, zanim zdąży to zauważyć. Zazwyczaj tłumaczy się, że oryginalny. Dokładnie wypolerowany sarkofag został przypadkowo rozbity w kamieniołomach albo zatonął wraz z wiązącym go statkiem w czasie 800-kilometrowej podróży w dół Nilu Uzasuanu. Wówczas, aby nie opóźniać prac przy budowie, szybko dostarczono nieukończony sarkofag i umieszczono w komorze, zanim jeszcze nie została zamknięta sklepieniem. Nikt, kto wierzy w te nonsensy, nie powinien zajmować się egiptologią. Biorąc pod uwagę wszystko... Co wiemy o Egipcjanach i ich perfekcjonizmie? Trudno uwierzyć, aby budowniczowie piramidy mogli postępować aż tak nonszalancko. Niegotowy sarkofag mógł bez trudu zostać ukończony przez budowniczych pracujących w komorze króla w ciągu długich lat, które trwała jeszcze budowa. Wnętrza komory króla i prowadzącej do niej wielkiej galerii są wykonane z tego samego asłańskiego granitu i dokładnie wypolerowane. Musiały zostać ostatecznie wygładzone już po tym. Jak kamienne bloki wciągnięto po rampie i umieszczono na właściwych miejscach, z sarkofagiem można było postąpić tak samo. Jedyne wyjaśnienie, które wydaje się sensowne, jest takie, że sarkofag nie był ukończony celeowo, że z jakiegoś powodu miał znaczenie symboliczne niezbędne na potrzeby rytuałów, które starali się wypełnić budowniczowie piramidy. Ale dotychczas nikt nie odkrył takich rytualnych zasad albo przynajmniej nie zdał sobie sprawy, że je odkrył. Z drugiej strony, wbrew wszelkim pozorom, piramidy w Gizie mogły rzeczywiście być grobowcami, ale najwyraźniej były też czymś więcej. Nie ulega wątpliwości, że zostały one zorientowane według gwiazd. Bez odniesienia do pozycji gwiazd nie byłoby możliwe osiągnięcie aż tak dokładnej orientacji względem stron świata. Jest też raczej pewne, że piramidy w Gizie zostały tak rozmieszczone. 138 Ślady sprzed milionów lat. Względem siebie, że tworzą pewien geometryczny wzór jeden nie jesteśmy tylko pewni, jak daleko płynące stąd wnioski zabiorą nas ze świata prostej geometrii do królestwa tajemnych religijnych misteriów. Na przykład, wiemy już, że jeśli na co zwrócili uwagę Bałwali i Hancock poprowadzimy linię przez przekątne dwóch większych piramid, to trzecia, najmniejsza, będzie od tej linii lekko odsunięta, w ten sposób te trzy budowle tworzą na Ziemi układ odpowiadający trzem gwiazdom pasa Oriona. Natomiast egiptolog dr Mark Lechner, nie kwestionując tego układu geometrycznego, wiąże go raczej z przyjętą przez starożytnych budowniczych metodą pomiarów niż z próbą naśladowania obrazu nieba. Zwrócił on uwagę, że południowo wschodnie narożniki wszystkich trzech piramid można połączyć linią prostą. Jeśli przeciągniemy tę linię dalej na północny wschód, to okaże się, że dokładnie w miejscu, gdzie owa linia styka się ze skalną skarpą, pozostał znacznej wielkości kamienny blok 2. W czasie dalszych badań Lechner z zaskoczeniem stwierdził, że obserwator stojący w świątyni Sfinksa może obserwować zachód słońca w dniach wiosennej i jesiennej równonocy dokładnie wzdłuż linii poprowadzonej ze środka świątyni do południowego boku piramidy Hafre. Odkrył też, że w dniu letniego przesilenia z tego samego miejsca można obserwować zachód słońca niemal dokładnie w połowie odległości między piramidami Hufu i Hafre. Lechner zwrócił uwagę, że w ten sposób powstaje gigantyczny, zajmujący obszar kilku hektarów, przestrzenny hieroglifachet, co znaczy horyzont 3. A jednak interpretacja Bałwala znacznie lepiej pasuje do starożytnych tekstów niż teoria Lechnera. Czy to znaczy, że Bałwal ma rację? Tego nie sposób rozstrzygnąć. W gruncie rzeczy może się okazać, że obaj mają słuszność. Jedno wyjaśnienie nie wyklucza drugiego. Metoda pomiarowa mogła mieć na celu ustalenie na ziemi gwiezdnej orientacji. Kluczowym słowem we współczesnej archeologii i we wszystkich podejmowanych próbach zrozumienia przeszłości jest integracja. Kontekst artefaktów lub budowli stanowi najważniejszą wskazówkę na temat ich znaczenia. Wydaje się, że Bałwal przy swoim podejściu zmierza we właściwym kierunku. Gdyż zdobywamy coraz więcej dowodów na to, że piramidy były integralną częścią rytuałów leżących u podstaw egipskiego rozumienia śmierci i życia pośmiertnego. Jest to sprawa znacznie bardziej skomplikowana i złożona niż proste geometryczne pomiary. W takim kontekście wydaje się niezmiernie interesująca hipoteza wysunięta przez dr. i.e. strona. Edwarda na temat pochodzenia egipskiego słowa mer, Czyli piramida. Zastanawiał się on, czy może być to słowo złożone z dwóch innych, m, co znaczy miejsce lub narzędzie oraz czasownika r wstępować wznosić się. Jeśli ta idea jest słuszna, to sama nazwa sugerowałaby głębsze znaczenie piramidy jako miejsca wstępowania lub narzędzia do wstępowania 4. Piramida byłaby dla faraona zarówno miejscem, jak i sposobem na wzniesienie się ku bogom. Innymi słowy, narzędziem używanym przez tych, którzy dysponowali odpowiednią tajemną wiedzą oraz znali niezbędne zaklęcia i rytuały. Doktor Edwards nie wziął jednak pod uwagę, że to narzędzie mogło być używane przez żywych. Tajemnice starożytnego Egiptu 139 Geometria kompleksu w Gizie, dwie koncepcje 140 Ślady sprzed milionów lat jak należy umierać, piramidy w gizie nie zawierają żadnych tekstów, podobnie jak najstarsze budowle w sakkarze. Pierwsze inskrypcje, tak zwane teksty piramid Znaleziono w piramidzie Unisa wzniesionej w Sakkarze pod koniec V dynastii około 2350 roku przed naszą erą. Odtąd takie inskrypcje były wykuwane na ścianach komór grobowych kolejnych piramid. Są to najstarsze znane egipskie teksty religijne. Teksty piramid są magicznymi zaklęciami, mającymi chronić zmarłego króla czy królową w czasie podróży w zaświaty i przygotować ich na to, co em mogą tam spotkać. Dlatego stanowią fascynujący i zagadkowy zbiór skomplikowanych opisów i instrukcji. Są one znane od mniej więcej 100 lat, lecz do dzisiaj nie możemy powiedzieć, że w pełni rozumiemy, zawierają bowiem słowa i idee, których nie potrafimy przetłumaczyć, oraz głębsze warstwy znaczeniowe których jeszcze nie pojmujemy. Tekstów tych z całą pewnością nie skomponował Nisan i jego kapłani. E musiały już wtedy istnieć od bardzo długiego czasu. Być może były starsze niż epoka piramid. Egiptolodze sądzą, że niektóre ich fragmenty mogły powstać już około 2700 roku p.n.e.5. Rodzi się więc w nas podejrzenie, że piramidy miały być nie tyle wyrazem pychy, Ile raczej sposobem na ułatwienie podróży w zaświaty. Na zapewnienie zmarłemu bezpieczeństwa w tej drodze oraz szczęśliwego dotarcia do celu. Oczywiście taki sam jest cel zaklęć wypisywanych później wewnątrz piramid. Słowa te nie były tylko literackimi popisami, miały ściśle określone przeznaczenie. Podobnie piramidy nie były tylko dziełami architektonicznej wirtuozerii. Zostały wzniesione w konkretnym celu. Piramidy i teksty były częściami tego samego procesu religijnego. Owe archaiczne teksty piramid zostały później zmodyfikowane i rozwinięte. W ten sposób powstały teksty z wyjścia w dzień, lepiej znane jako Księga Umarłych. Uważa się jednak, że zawiera on elementy pochodzące z zamieszkłej przeszłości. Wszystkie te teksty udzielały instrukcji, jak bezpiecznie przejść do świata zmarłych i jak odrodzić się w zaświatach. Zawierały zaklęcia mające zapewnić pomyślne przejście wszelkich tekstów oraz ochronę przed niebezpieczeństwami, które zmarły miał spotkać na swojej drodze, dawały mu wiedzę i ochronę. Za autora wszystkich tych tekstów uważano Boga Księżyca Tchota. 68 rozdział Księgi Umarłych mówi o zmarłym, że ma księgi boskich słów spisane przez Boga Tchota 6. Tchot był bogiem pisma, wiedzy, Zaklęci i magii oraz boskim przewodnikiem zmarłych. Czuwał nad przebiegiem sądu nad zmarłym oraz ogłaszał i zapisywał jego wynik. Nic zatem dziwnego, że nekropolia miasta Chemenu później znanego jako Hermopolis, ośrodka kultu Tchota, była najbogatszym źródłem tego rodzaju tekstów. W wyniku dalszego rozwoju tradycji duchowej pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą, księga umarłych zaczęła zawierać słowo Sachu. Oznaczające przekształcenie wskazuje to, że teksty miały na celu przekształcenie osoby wachczy i w ducha, który zjednoczył się ze światłem siedem. Tajemnice starożytnego Egiptu 141 Jeszcze później, w IV wieku przed naszą erą teksty piramid i sarkofagów. Troskliwie przechowywane przez ponad tysiąc lat w Bibliotece Świątyni Ozyrysa w Abydos zostały przepisane na Papims. Zatytułowano je jednoznacznie. Teksty przekształcenia. Były to księgi mające przywieść zmarłego ku boskiemu światłu osiem. Głęboki mistycyzm, leżący zawsze u podstaw egipskich tekstów. W końcu się ujawnił, choć oczywiście tylko kapłanom Świątyni Ozyrysa. Nikt poza nimi nie miał dostępu do tej wiedzy którą uważano za ezoteryczną i trzymano w wielkiej tajemnicy, nie może być dziełem przypadku, że późniejszy odpowiednik Tchota, wielki Hermestris Megistos, miał taki sam cel, pomóc przy przekształceniu w światło lecz przekształceniu żywych, a nie zmarłych. Dom życia w przypadku świątyni, taki jak Ozyrysa. Przechowywanie starych tekstów przez tysiąc lat nie musiało być czymś niezwykłym. W większości świątyń znajdowała się część zwana Domem Życia. Był to starożytny egipski odpowiednik współczesnego uniwersytetu, miał bibliotekę, gdzie przechowywano papirusowe zwoje oraz skryptorium, w którym kopiowano i tworzono teksty. Była tam też szkoła, gdzie nauczano sztuki czytania i pisania oraz rytuałów, a także astronomii, magii, medycyny. Prawa i Medycyny 9. Być może tymi dziedzinami wiedzy zajmowały się osobne działy, podobnie jak to jest współcześnie. Jedna z inskrypcji wspomina o dziale domu życia zajmującym się medycyną 10. Kapłani i pisarze zdobywali w domach życia wszelką wiedzę, jaka była im niezbędna w służbie króla, Państwa czy świątyni. Głównym obszarem zainteresowań ludzi z domu życia była magia. Bardzo ważne zadanie polegało na chronieniu i kopiowaniu świętych ksiąg magicznych i rytualnych. Również w domu życia byli wtajemniczani kapłani, którzy po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia odprawiali magiczne rytuały w świątyniach. Wrogowie bardzo chętnie oskarżali pisarzy domu życia o uprawianie czarów i magii 1. Jeden. Jeden naturalnie większość tego, co studiowali, była trzymana w seklecie. Niektóre z magicznych zaklęć przetłumaczonych przez archeologów zawierają ostrzeżenia, że z racji swojego ogromnego znaczenia nie powinny nigdy zostać wyjawione nikomu spoza domu życia. Instytucja ta miała fundamentalne znaczenie dla staroegipskiego społeczeństwa, gdyż święte teksty, nad którymi trzymała pieczę, były podstawą rytuałów stanowiących serce egipskiej kultury. Bez takiej zrytualizowanej opieki kultura stanęłaby w obliczu zagłady. Na temat znaczenia i prestiżu kapłanów domu życia mówi wprost tekst ptolemejskiej steli, obecnie przechowywanej w Luwrze. O, wszyscy kapłani, którzy przenikacie boskie słowa i jesteście biegli w piśmie, wy, którzy zostaliście oświeceni w domu życia i poznaliście drogi bogów. Którzy rzeźbicie grobowce i wyjaśniacie tajemnice 13. 142. Ślady sprzed milionów lat. Najazda Aleksandra w 332 roku przed naszą erą. Grecka armia Aleksandra Wielkiego najechała na Egipt. W ciągu zaledwie tygodnia Aleksander wkroczył jako zwycięzca do stolicy w Memphis. Tam podobno został ukoronowany. Odtąd nigdy już żaden Egipcjanin nie zasiadł na tronie faraonów. 20 stycznia 331 roku przed naszą erą. Aleksander założył miasto Aleksandrię, gdzie ostatecznie został pochowany. Przez prawie 300 lat władzę w Egipcie sprawowała dynastia greckich królów i królowych z dynastii Ptolemeuszy z których ostatnią była słynna Kleopatra. Zmarła w 30 roku przed naszą erą. Aleksander Wielki okazał się niezwyciężony. Był największym zdobywcą, jakiego poznał świat, a jednak po obejrzeniu początku prac w swoim nowym mieście nagle uczynił coś bardzo dziwnego, zabierając ze sobą tylko garstkę ludzi, zniknął na zachodniej pustyni. Zmierzał do odległej oazy gdzie znajdowała się starożytna świątynia i wyrocznia egipskiego boga Amonare, któremu pragnął zadać kilka ważnych pytań. Amonare jest chyba najbardziej tajemniczym ze wszystkich egipskich bogów. Amon był bogiem ukrytym, życiodajnym słońcem. Połączenie tych dwóch bóstw wyrażało wieczną i wszechobecną boską moc, ukryte i niewidzialne światło które ożywia cały świat czternaście. W pewnym momencie swojej podróży Aleksander zgubił się i dopiero osiem dni później, bliski śmierci, dotarł do celu, do Azy Siwa. Tam kapłani Amonare natychmiast zabrali go do świątyni. Wtedy Aleksander doświadczył najbardziej doniosłych chwil w swoim życiu. Było to przeżycie, które wywarło ogromny wpływ na niego samego i jego poczynania, lecz zachował je w najgłębszej tajemnicy. Wszystko, co wiemy, to oszczędne w słowach stwierdzenie kapłanów, że Amunare przyjąła Aleksandra jako swojego syna, syna Boga. Aleksandria i jej biblioteka po inwazji do Egiptu zaczęli masowo napływać Grecy, pragnący czerpać korzyści jako klasa rządząca w tym niezmiernie bogatym kraju. Inni przybywali, by poznać choć część wiedzy zgromadzonej w świątyniach, mimo że kapłani byli im niechętni i patrzyli na Greków z góry jak na kogoś niewiele lepszego od barbarzyńcy. Grecy jednak kochali naukę, królowie zbudowali słynną bibliotekę w Aleksandrii, gdzie uczeni mogli żyć za darmo, gdyż wszystkie ich potrzeby były zaspokajane na królewski rozkaz. Każdą księgę tłumaczono na grekę, zamawiano historię wszystkich znanych krajów świata, a gotowe księgi składano w bibliotece. Jeśli do Aleksandrii zabijał statek, który podejrzewano o przewożenie ksiąg, Zwoje zabierano, zamiast nich oddając kopie. Prywatne księgozbiory w całym Imperium były wykupywane i sprowadzane do Aleksandrii. Nauka rozkwitała, lecz nauka określonego typu. Wiedza miała bowiem wymiar polityczny, sprzyjała dominacji kulturalnej, zupełnie jak we współczesnym świecie, gdzie Hollywood i amerykańska telewizja propagują. Teajemnice starożytnego Egiptu. 143 Angielski język i amerykańskie wartości Adidasy, silikonowe biusty i hamburgery na całym świecie początkowo egipscy kapłani uważali Greków za tych, którzy przyszli i w końcu odejdą, kiedy już ukradną wszystko, co się da. Lecz Egipcjanie nie docenili najeźdźców Grecy byli mistrzami politycznych gier dopiero z czasem Egipcjanie zrozumieli swoją pomyłkę Grecy wcale nie zamierzali odejść co więcej. Dzięki bibliotekom i szkołom, które zakładali, Egipcjanie a zwłaszcza dzieci wychowywali się, przyswajając sobie grecki język, grecką kulturę i greckie wartości. W pewnym momencie, nigdy dokładnie nie wie kiedy, egipscy kapłani zdali sobie sprawę, że ich starożytnej tradycji i wiedzy grozi zagłada. Podjęli więc pewne kroki, by je ocalić. Radykalnie zmienili podejście, zaczęli przedstawiać swoje starożytne nauki w greckim języku, dla ludzi wychowanych w greckiej kulturze zaczęli nauczać i zaczęli wtajemniczać, wymyślili system, który mógł sam się utrzymać poza świątyniami i wszelką religijną hierarchią. W taki właśnie sposób pojawiły się święte księgi Hermesa Hermes Trismegistos Hermes po trzykroć wielki. Powstał w wyniku połączenia nauk i misteriów greckiego Boga Hermesa i egipskiego Boga Tchota. Najprawdopodobniej nastąpiło to w II wieku p.n.e.1 Nie bez znaczenia jest też fakt, iż w ośrodku kultu Thota, 5. mieście Hemenu, znajdowała się biblioteka słynąca z ksiąg magicznych. I tak oto Thot, który po raz pierwszy pojawił się w egipskich tekstach misteryjnych jako przewodnik zmarłych. Wrócił jako Hermes Trismegistos, przewodnik żywych. Księgi Hermesa w egipskich świątyniach zawsze stosowano bezpośredni sposób nauczania, tak jak ojciec czy syna. Metoda nauczania przedstawiona w księgach Hermesa kontynuowała wprawdzie te tradycje lecz była już pozbawiona struktury świątynnego rytuału, opierała się na rozbudowanej sieci wtajemniczonych nauczycieli działających niezależnie nie było centralnej kontroli, istniały co prawda wcześniej teksty dotyczące alchemii, magii i astrologii, ale księgi hermetyczne dotyczące mistycznej drogi pojawiły się dopiero w wieku naszej ery mniej więcej w tym samym czasie, co chrześcijańskie Ewangelie czy zwoje z nadmorza martwego, możliwe nawet, że te trzy tradycje były w jakiś sposób związane ze sobą przez Aleksandrię. Później księgi Hermesa połączono w zbiór znany jako Hermetica. Teksty te zazwyczaj mają formę dialogów, w których bierze udział uczeń poszukujący wiedzy i inicjacji, pragnący doświadczyć boskiej tajemnicy natychmiast i bezpośrednio. Po takim przeżyciu nowy wtajemniczony lub wtajemniczona zaczynał nauczać innych. W ten sposób nieformalna. Lecz sprawna sieć sama się rozbudowywała. Nauczyciele hermetyczni z reguły posługiwali się symbolami i alegoriami, szczególnie chętnie stosowali terminologię alchemiczną, mówili o tajemnicy. 144. Ślady sprzed milionów lat. Zaślubiania tego, co na górze, z tym, co na dole. W celu zdobycia wiedzy o boskim źródle. W tych stosunkowo późnych księgach Hermesa z egipskiej wiedzy wydestylowano samą esencją. Wprawdzie znajdujemy tam wiele magicznych i alchemicznych symboli, ale sednem jest boska tajemnica, którą słowa Symbole i wizje mogą co najwyżej sygnalizować. Ostatni odcinek drogi wtajemniczony musi przebyć sam i musi się wówczas oprzeć nie na wierze czy zaufaniu, ale na rzetelnej wiedzy. Jedną z najbardziej wyrazistych tego typu ksiąg jest boski pymander Hermes Atris Megistosa, znany lepiej jako poimandres, co po grecku oznacza pasterz. Najnowsze badania wykazały, że słowo to wywodzi się z egipskiego tytułu znaczącego rozum lub inteligencja. Reboga Słońca 16 Tchod był jednym z synów re. Tekst w wątpliwie stanowi same rdzenie nauk tajemnych, które wywodzą się z Egiptu. Jest bezsprzecznie mistyczny, mówi o stwórcy i o stworzeniu, a także o doświadczeniu ich obu, o przeżyciu przekształcenia. Po imandres tekst został napisany w pierwszej osobie. Narrator studiujący tajemne nauki, opowiada, niegdyś. Kiedy byłem jeszcze nieoświecony i medytowałem nad sensem istnienia, pojawiła się wielka istota, nazwała mnie po imieniu i zapytała, co chcesz usłyszeć i zobaczyć, czego chcesz się dowiedzieć i nauczyć, kim jesteś, zapytałem. Jestem poimandres powiedział, wiem, czego pragniesz i będę z tobą wszędzie. Odpowiedziałem, pragnę się dowiedzieć o rzeczach, które są, zrozumieć ich naturę i poznać Boga siedemnaście. Poimandres doradził mu, aby zatrzymał wszystko, co chce wiedzieć, z przodu swojego umysłu. Potem zniknął i przed adeptem roztoczyła się wielka wizja. Widziałem nieskończoną wizję, w której wszystko stało się światłem jasnym i radosnym, a widząc tę wizję, pokochałem ją tą osiemnaście. Wkrótce zapadła ciemność, rozprzestrzeniająca się i wijąca niczym wąż. Następnie owa ciemność stała się wodnista. Wzburzona i dymiąca jak ogień wydobył się z niej ponury ryk, lecz wtedy święte słowo wyszło ze światła i ogień wystrzelił z wodnistej ciemności w górę, zaś za nim powietrze, aż oba one, ogień i powietrze, zawisły w górze nad mieszaniną ziemi i wody, a nad ziemią i wodą poruszało się święte słowo. Potem Poimandres zapytał, czy zrozumiałeś, co znaczy ta wizja? 19. Rycina 16. Starożytne narzędzia znalezione przez słynnego francuskiego badacza prehistorii Henry Breu i Lafzlemiont we Francji. Narzędzia te, nieróżniące się niczym od pochodzących z ostatniego milion lat rozwoju ludzkości, zostały odkryte w warstwach eoceńskich sprzed 38 milionów lat. Rycina 17. Starożytne ślady narzędzia rzeźniczego u góry, prawdopodobnie świadczące o działalności człowieka. Odkryte na skamieniałej kości wieloryba, znalezionej w XIX wieku we Włoszech, w pobliżu Sieny, w warstwach sprzed 2 miliony do 5 milionów lat powiększony przekrój śladu narzędzia żyźniczego na kości wieloryba z tego samego terenu i okresu u dołu. Wyraźnie widać, że ślad ten pozostawiło ostre narzędzie. Rycina. 18. Predynastyczna egipska paleta Enamnera wyrzeźbiona z łupku około 3100 roku przed naszą erą. W jej środkowej części zostały przedstawione dwa zwierzęta o długich szyjach trzymane w niewoli. Nic mamy żadnych powodów, by uznać, że chodzi o mityczne stworzenia. Rycina 19. Rysunek długożyjego stworzenia z epoki lodowcowej z jaskini Pergouset we Francji, datowany na 10 tysięcy do 13 tysięcy lat przed naszą erą. Rycina 20. Rysunek grupy nieznanych gadów wyryty na ścianie jaskini z epoki lodowcowej w Casart w Hiszpanii. Rycina 21. Piramida hafre w gizie i sfinks, noszący na silnie zerodowanym ciele ślady napraw, dokonywanych zarówno w starożytności, jak i współcześnie. Układ i zasięg śladów erozji wskazują, że sfinks jest znacznie starszy, niż dotychczas sądzono. Rycina 22. Pionowe ślady erozji w pobliżu sfinksa mogły spowodować tylko opady deszczu. Erozja wietrzna pozostawia inne, poziome ślady. Rycina, 23. Studium głowy faraona Hafre domniemanego twórcy Sfinksa i głowy Sfinksa przeprowadzone przez eksperta medycyny sądowej Franka Domingo. Różnice między tymi dwoma portretami są tak znaczne, że nie mogą one przedstawiać tej samej osoby. Sfinks nie przedstawia więc Hafre. Rycina, 24. Najwcześniejszy przykład tekstów piramid, wykutych we wnętrzu piramidy Unisa w Sakkarze, na południe od Gizy około 2350 roku przed naszą erą. Rycina 25. Drewniany sarkofag lekarza seni z w Egipcie. Jego wnętrze jest ozdobione tekstami sarkofagów malowanymi czarnym tuszem. Około 2000 do 1600 przed naszą erą. Rycina 26. Końcowy fragment egipskiej Księgi Umarłych Sechata. Napisanej około 1400 roku przed naszą erą, w Tebach. Zdobi ją przedstawienie adoracji wschodzącego Boga Słońca. Mitki. I L9NW. Solyntion. Pistiltiation, Te fautra 10 n Tepfu IA. ttqn TTQN5V Salitikation. Rycina, 27 Alchemiczna ilustracja z Trufana Michel Spachera Augsburg 1616 Zając prowadzi alchemika z zawiązanymi oczami ku siedmiu stopniom procesu alchemicznego, po których wejdzie on do pałacu, gdzie jednoczą się słońce i księżyc. Te tajemnice starożytnego Egiptu. 145 Adept odparł że kiedyś w końcu ją zrozumie, na co Poimandres wyjaśnił, ja jestem światłem, które widziałeś, Twoim bogiem, który istniał przed ową wodnistą naturą, która wyłoniła się z ciemności, dającym światło słowem, które przybywa. Jest syn Boga, zrozum więc to światło i poznaj je dwadzieścia. Poimandres opisał też szczegółowo, jak doszło do stworzenia wielkiego mnóstwa istniejących rzeczy i jak to jest możliwe. Że nawet w tak złożonej rzeczywistości zawsze istnieje prosta jedność źródła boskości, adept poznał wszystko, czego poimandres miał go nauczyć. Wtedy wysłał mnie, pouczonego o naturze wszechświata i najwyższej wizji, i zacząłem głosić ludzkości piękno szacunku i wiedzy, ludzie, narodzeni na Ziemi. Którzy poddaliście się pijaństwu, gnuśności i nieznajomości Boga, obudźcie się i zakończcie swoją pijaną chorobę, bowiem ogarnął was bezrozumny sen 21. Ludzie gromadzili się wokół Niego, a on ich nauczał, zachęcając, aby porzucili drogę śmierci i dołączyli do niego w drodze ku nieśmiertelności. Niektórzy szdzili z Niego i odchodzili, inni zostawali i słuchali. Stałem się przewodnikiem mojej rasy. Przekazywałem im te słowa jak zostać zbawionym i dzięki czemu i zasiałem wśród nich słowa mądrości. 22. Za sprawą ksiąg Hermesa mistyczna mądrość Egiptu rozprzestrzeniła się daleko poza dolinę Nilu, rozpowszechniała się zwłaszcza w symbolicznej formie alchemii, magii i astrologii. Najgłębsze przesłanie, choć ukryte pod słowami kiepskiego przekładu lub górnolotnej prozy. Nie zaginęło mimo upływu stuleci, alchemicy musieli być jednak bardzo ostrożni i nie zawsze mogli przemawiać otwarcie, gdyż często bywali prześladowani przez władzę z powodu podejrzenia odejście od oficjalnego religijnego punktu widzenia. Zatem również alchemicy starali się ukryć w pismach swoje prawdziwe przekonania. Żyjący w XII wieku adept Artefius napisał w swojej tajemnej księdze, biedny głupcze, czy jesteś na tyle naiwny, by wierzyć, że nauczamy otwarcie i jawnie sekretów największych i najważniejszych ze wszystkich. 23. Rozdział 11. Tajemnicza sztuka Alchem II. Erranova di Shibari jest małym, zaniedbanym miasteczkiem położonym u wejścia do wąskiej doliny, Wcinającej się głęboko w góry Kalabrii w południowych Włoszech, rzeka Cratii przedziera się przez tę dolinę, wypływa na rozległą, żyzną aluwialną równinę, po czym wpada do morza w południowo-zachodniej części zatoki Taręckiej. Za horyzontem leży Kreta i Egipt. W pobliżu tego niewielkiego miasteczka znajdują się nieliczne ślady starożytnej greckiej kolonii Tchuri, słynącej z tego, że spędził tam ostatnie lata życia historyk Herodot. Archeolodzy dotarli tam na początku 1879 roku, kiedy Francesco Cavallari rozpoczął badania powierzchniowe w poszukiwaniu śladów zaginionego miasta na terenach należących do średniowiecznej posiadłości zauważył niskie wzniesienie, które sprawiało wrażenie, jakby było usiane grobami, wśród nich znajdowały się cztery większe wzgórza o wysokości około 10 metrów które zdaniem Cavallariego mogły skrywać starożytne grobowce. Przypuszczał i w gruncie rzeczy miał rację, że znalazł cmentarzysko starożytnego miasta Tchuri. Postanowił rozpocząć wykopaliska od większych wzgórz jeden. Po zdjęciu ziemi ze szczytu najdalej wysuniętego na południe wzgórza ukazała się warstwa popiołu. Pozostałość po rytualnie spalonych ofiarach. Pod nią pojawiła się kolejna warstwa ziemi, poniżej znowu popiół z innej. Starszej ofiary w sumie odkryto osiem warstw popiołu przykrytych ziemią, co dowodziło, że w czasie pogrzebu wielokrotnie powtarzano rytuał ofiarny, zmarły otrzymał pogrzeb godny bohatera, na koniec u podnóża wzgórza. Cavallari znalazł grób, małą, lecz solidną prostokątną konstrukcję z ciężkich kamiennych bloków. W niedzielę 23 marca 1879 roku Cavallari w obecności miejscowego dygnitarza i tłumu gapiów uroczyście otworzył grobowiec. Wewnątrz znajdował się szkielet mężczyzny zwrócony na wschód, z leżącą w pobliżu głowy cienką złotą płytką. Która jak się okazało została dziewięciokrotnie złożona, po rozłożeniu miała prawie 80 cm długości i 2,5 cm szerokości wewnątrz. T. Tajemnicza S. Stuka Alchem II. 147. Cavallari znalazł drugą płytkę o wymiarach 2,5 na 5 cm. Na obu tych płytkach znajdował się tekst zapisany archaicznym pismem, pochodzący z IV wieku przed naszą erą. Co ciekawe, zawierał on instrukcje dla zmarłego przypominające raczej zwyczaje egipskie niż greckie. W grudniu tego samego roku rozkopano kolejne wzgórze. Znajdowały się w nim trzy kamienne groby, prawdopodobnie pochodzące z różnych okresów. Wewnątrz każdego leżał szkielet zwrócony na wschód, i każdy z nich miał w prawej dłoni małą złotą płytkę z krótkim tekstem. Od tamtego czasu odkryto lub zidentyfikowano wiele innych podobnych złotych płytek. Jedna z nich Znaleziona we Włoszech w XVIII wieku, jest w posiadaniu pewnego angielskiego kolekcjonera mieszkającego w Rzymie. Sześć odkryto w środkowej części Kryty. Dwa w grobowcach w Tesali, w Grecji. W 1969 roku znaleziono kolejną. W grobowcu kobiety w Hiponium obecnie w Valentia, na brzegu Morza Tyrreńskiego. Po 16 latach dwie dalsze ujrzały światło dzienne w te sali, te miały kształt liścia wierzby. W sumie znamy obecnie 17 takich tabliczek, które z jednym wyjątkiem pochodzą z 3 lub 4 wieku przed naszą erą. Teksty wypisane na tych płytkach zawierają instrukcje dla zmarłych aby nie zgubili się w podróży w zaświaty, obiecywały też najwyższą nagrodę nieśmiertelność, pod względem treści i stylu żywo przypominały fragmenty egipskiej księgi umarłych. Egipski i grecki tekst miały ten sam główny wątek, mówiły one że strażnicy zaświatów zatrzymają duszę zmarłego i poddadzą ją próbom i że dusza zmarłego zidentyfikuje się albo połączy z jednym z bogów lub gwiazd. 2. Tekst jednej z tabliczek znalezionych w i tak przemawia do zmarłego, oszczęśliwy i błogosławiony, staniesz się bogiem, nie będziesz już śmiertelnikiem. 3. Takie zbieżności nie mogą być dziełem przypadku, archeolodzy niechętnie przyznają, że tego rodzaju tabliczki dowodzą istnienia bardzo wczesnych i bliskich związków kulturowych między starożytnym Egiptem a Grekami, zwłaszcza greckimi koloniami w południowej Italii. Zatem nasz obraz greckiej spuścizny staje się znacznie bardziej skomplikowany. Wykształcenie mistyka istnienie takich związków nie powinno nas dziwić. Często zapominamy, jak ruchliwi byli ludes i E i starożytności uczeni. Kupcy i robotnicy podróżowali tu i tam, przekraczali wszystkie granice i morza. Grecy utrzymywali szczególnie bliskie kontakty z Egiptem. W 570 roku przed naszą erą faraon Amasis pozwolił im założyć specjalne miasto Naukratis jako ośrodek handlowy w delcie Nilu. Zgodził się nawet, by wznieśli tam swoje świątynie, lecz już znacznie wcześniej co najmniej od 700 roku przed naszą erą grecka wyspa samo sprowadziła ożywiony handel z Egiptem. Zapanowania Masisa związki te jeszcze bardziej się umocniły i również tamtejsi kupcy osiedlili się w Naukratis IV. 148. Ślady sprzed milionów lat. Krótko po założeniu miasta. W 558 roku przed naszą erą fenicki kupiec styru osiadł na Samos i poślubił miejscową kobietę. Ich syn miał stać się jednym z największych filozofów wszechczasów. Miał na imię Pitagoras. Podobnie jak wielu innych mieszkańców Samos w młodości wiele podróżował. Lecz w przeciwieństwie do nich czynił to raczej z chęci zdobycia wiedzy niż w celach handlowych, Udawało mu się zyskać dostęp do świętych tajemnic wszystkich kultur, jakie poznał. Pitagoras rozpoczął swoje wędrówki w bardzo młodym wieku, kiedy ojciec wysłał go na nauki do fenickiego tyru. Tam pozostał aż do 22 roku życia, kiedy udał się do Egiptu, gdzie mieszkał i uczył się przez wiele lat. Wówczas nauczył się czytać hieroglify i poznał ich symboliczną interpretację sześć zagadkowy problem. O którym współcześni egiptolodzy nie mówią ani słowa. W 525 roku przed naszą erą, perski król Kambyzes dokonał najazdu na Egipt i Pitagoras wraz z wieloma innymi ludźmi został wzięty do niewoli do Babilonu. Kiedy już się tam znalazł, zaczął pobierać nauki u zoroastryjskiego maga. Po kilku latach pozwolono mu wyruszyć na Kretę i do Grecji. Wreszcie. Około 518 roku przed naszą erą osiadł w południowej Italii, nad zatoką Taranto, gdzie założył swoją słynną szkołę, najpierw w Krotonie, potem nieco dalej na północ, w Metapontum. Niebiańska muzyka większości nauk, jakie głosił Pitagoras, mogłaby być dobrze znana Egipcjanom. Że dusza jest nieśmiertelna i że zmarły udaje się do gwiazd siedem. Mówił także o reinkarnacji co Herodot nazywa wprost egipskim wierzeniem osiem, oraz o przypominaniu sobie poprzednich wcieleń. Nauki Pitagorasa opierały się na wierze w dynamiczną harmonię wszechświata, wiecznie zmieniający się układ, który można było usłyszeć jako rzeczywiste dźwięki. Sam Pitagoras twierdził, że je słyszy. Większość ludzi nie słyszy tej muzyki wyjaśniał dlatego, że do niej przywykli. Nieustannie poruszające się planety i gwiazdy tworzą dźwięki i nigdy nie następuje moment ciszy, który uczyniłby je bardziej oczywistymi. Podejście Pitagorasa do wiedzy było mistyczne i opierało się na objawieniu. Ale aby otrzymać ten boski dar, Człowiek musiał najpierw się oczyścić. I właśnie taki cel miała jego ascetyczna wspólnota. Sam Pitagoras uważał się za uzdrowiciela zarówno ciała, jak i duszy. Przede wszystkim leczył przy użyciu harmonii muzycznej. W swoich zainteresowaniach Pitagoras był bardzo praktyczny, nie widział żadnej różnicy między rolą uzdrowiciela, maga i filozofa. Zupełnie nie przypominał greckich filozofów, którzy poświęcali się intelektualnym teoriom. Ignorując sprawy praktyczne, Pitagoras przekazywał wiedzę nie dzięki logicznym argumentom, lecz wykorzystując symbolikę, gdyż był to jego zdaniem najlepszy sposób wyrażania mistycznej prawdy. Co więcej, takie symbole mogły być rozpowszechniane, a jednak sekret pozostawał sekretem, tylko wtajemniczeni mogli je zrozumieć. Jak się przekonamy, dokładnie tak samo było z alchemią. Tajemnicza SZTUKA ALCHEM 2. 149. Jeszcze za życia Pitagorasa i później w Egipcie nastąpiły doniosłe zmiany. Perskie panowanie od 525 do 404 roku przed naszą erą otworzyło ten kraj na wpływy Zoroastrian i Babilończyków. Niemal 200 lat później pojawili się greccy najeźdźcy Aleksandra Wielkiego. Wówczas greckie imperium sięgnęło na wschodzie aż do Indii i na zachód zaczęli przybywać ze swymi naukami Satchu. W ten sposób również indyjski mistycyzm wedyjski i buddyjski wszedł do świata greckiego, w czasie gdy budowano wielką bibliotekę w Aleksandrii. W stolicy greckiego Egiptu w III wieku przed naszą erą miasto to było istnym tyglem, w którym mieszały się różne religie mistyczne. Równocześnie trwała egipska tradycja starożytnych ezoterycznych nauk zawartych w Księdze Umarłych, tekstach sarkofagów i tekstach piramid. W takim właśnie tyglu powstała alchemia. Tygiel alchemia, jaką znamy. Po raz pierwszy pojawiła się w dziele niejakiego Bolusa, mieszkańca miasta Mendes we wschodniej części delty Nilu. Umarł on około 250 roku przed naszą erą a żył za panowania Ptolemeusza i Ptolemeusza II. W czasach powstawania Biblioteki Aleksandryjskiej u Bolusa możemy znaleźć połączenie dwóch wielkich nurtów mistycznych. Z jednej strony był on przesiąknięty mistyczną a zwłaszcza magiczną tradycją Egiptu jego pisma zawierają wiele zaklęć, z których część wymaga stosowania kontroli oddechu i użycia dźwięków. Z drugiej strony był oddany naukom Pitagorejskim i sztuce uzdrawiania. Choć Pitagoras nie żył już od dwóch wieków, Bolus z Mendes był aktywnym Pitagorejczykiem. Wierzył, że wszelka materia w swoim nieskończonym zróżnicowaniu jest tylko powierzchowną formą harmonijnej jedności. Stosownie do tego uważał, że formy materii są zmienne i jedna może transmutować w drugą i tak na przykład ołów można zmienić w złoto. Ale nie był on tylko mistykiem, Zdobył praktyczne umiejętności w dziedzinie chemii i metalurgii. Krótko mówiąc, Bolus z odegrał główną rolę zarówno w przekazywaniu pitagorejskiej tradycji do Egiptu, jak i w powstaniu tej dziedziny wiedzy którą później nazwano alchemią 9. Miała ona się z czasem połączyć z pismami hermetycznymi Kasienka i Hermesa, które z kolei zawierały mistyczne elementy egipskie i pitagorejskie. Możliwe nawet, że ich powstanie miało jakiś związek z samym Bolusem lub jego uczniami. Na razie jednak możemy się tego tylko domyślać. Możliwe, że jego rola stałaby się bardziej zrozumiała Gdybyśmy dysponowali pełnym tekstem dzieła, zatytułowanego Sprawy fizyczne i mistyczne. Niestety, do naszych czasów przetrwały tylko fragmenty. Z pism Bolusa wyłania się obraz człowieka inteligentnego i uczciwego, zawsze kierującego się najszlachetniejszymi motywami, choć wydaje się, że jego uczniowie uważali go za konserwatystę w jednym ze znanych nam fragmentów. 150 Ślady sprzed milionów lat jego księgi utyskuje on na młodych, którzy nie chcą uwierzyć w zalety sztuki, której naucza jeden. Podobne głosy z niecierpliwienia można usłyszeć we wszystkich zero epokach z ust wszystkich nauczycieli. Z tego rodzaju urywków poznajemy Bolusa jako człowieka ludzkiego, będącego starożytnym odpowiednikiem uniwersyteckiego profesora. Konserwatywnego, uczciwego i godnego zaufania. Z tym większym zdziwieniem odkrywamy, jak bardzo nie lubią go przedstawiciele współczesnej nauki. Na przykład profesor Peter Fraser, autor skądinąd fascynującego studium na temat Aleksandrii pod panowaniem Greków, nazywa Bolusa zjadliwie głównym sprawcą upadku aleksandryjskiej. A nawet greckiej nauki 11 cóż spowodowało tak wielką niechęć wobec Bolusa. Przecież grecka nauka wówczas dopiero powstawała. Flip Heron i Ptolemeusz jeszcze nie przyszli na świat, co naprawdę aż tak wzburzyło profesora Frasera. Mówiąc otwarcie, filozofia mistyczna przeraża przedstawicieli ortodoksyjnej nauki. Warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego. Współcześni naukowcy i manipulacja historią IDE składają się na systemy wierzeń właśnie one są głównymi powodami masowych wędrówek, wojen i podbojów. Systemy wierzeń są podobne do programów komputerowych, służą do przetwarzania i interpretacji danych, w tym przypadku zjawisk zaobserwowanych we wszechświecie, lecz same w sobie nie są ani dobre, ani złe. To może być tylko funkcją danych samych zjawisk. Mogą się zdarzyć grzmoty i błyskawice, tej samej nocy może umrzeć król. Znaczenie tych wydarzeń zależy od systemu wierzeń, jaki wyznajemy. W wielu kulturach połączenie burzy ze śmiercią króla uznano by za przejaw gniewu bogów, których w związku z tym należy przebłagać, odprawiając stosowny rytuał. Inni doszliby do wniosku, że to sama burza spowodowała śmierć władcy, a zatem na wszelkie rytuały jest już za późno. Jeszcze inny system arbitralnie traktuje te zdarzenia jako zupełnie niezależne od siebie i pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Ten ostatni rodzaj interpretacji forsuje nasz współczesny system wierzeń, ustalony przez naukę. Świat współczesny można uznać w zasadzie za wyraz systemu stworzonego przez starożytnego ateńskiego filozofa Arystotelesa. To on jako pierwszy wysunął ideę, że tylko rozum potrafi odkryć prawdziwą naturę rzeczywistości. Rozum oznacza użycie intelektualnych argumentów, logiki, dedukcji, sceptycyzmu. Arystoteles nie dostrzegał żadnych wartości w objawieniu. Chrześcijaństwo, po którym można by oczekiwać zajęcia wręcz przeciwnego stanowiska, również pozostaje pod potężnym wpływem myśli Arystotelesa. W XIII wieku jego filozofia została ożeniona z dogmatem Tomasza Zakwinu. W ciągu następnego stulecia ukształtował się wzorzec filozofii, który przetrwał do dzisiaj. Tajemnicza jest Stuka Alchem II. 151. Lecz rzeczywistość obejmuje znacznie więcej, niż możemy dotknąć, poczuć, posmakować, zmierzyć, zważyć i zapisać. Istnieje też pewna część rzeczywistości znajdująca się poza lub ponad tym, co fizyczne zwana nadnaturalną lub metafizyczną, ta część obejmuje rzeczy, które zwiemy boskimi. Dogmatyczna teologia stara się zamknąć boskie aspekty w swoich konkretnych sferach. Inna myśl religijna głosi, że tego, co boskie, nie da się zlokalizować. Przesyca ono każdą część wszechświata, zarówno fizyczną, jak i metafizyczną. Oprócz tego każdy może bezpośrednio doświadczyć owej boskości przez objawienie jeśli odpowiednio się przygotuje lub spełni pewne warunki w swoim życiu. Takie poglądy głosił Pitagoras, a także Platon oraz Bolus z Mendes i nauki hermetyczne. Oczywiście są one radykalnie różne od tego, co mówili Arystoteles i jego uczniowie? Dla propagowania spuścizny Arystotelesa została zorganizowana zmasowana akcja polegająca na rozdrobnieniu, podzieleniu i odizolowaniu wszelkich dowodów, które mogłyby sugerować, iż objawienie może być przekazywane w ciągłej tradycji filozoficznej. W rezultacie ludzie tacy jak Pitagoras czy Bolus z Mendes są przedstawiani jako samotne jednostki brnące na próżno pod prąd historii, uważanej za podstawę rozumu. Logiki i racjonalizmu. Przykład Bolusa z Mendes dowodzi jednak, że starożytna tradycja mistyczna oparta na objawieniu, lecz stawiająca sobie praktyczne cele, wywodząca się głównie od Pitagorasa, nie tylko przetrwała, ale wręcz była podsycana przez stulecia, aż w końcu dotarła do Egiptu, gdzie rozkwitła na glebie już wcześniej przesyconej własną magią i naukami mistycznymi 12. Bolus z Mendes nie pojawił się nagle znikąd, Stanowił część długiej tradycji pitagorejskiej, w znacznej mierze ignorowanej przez historię. Co więcej, tradycja ta po Bolusie nie tylko nie zanikła, ale wręcz rozkwitała i rozwijała się. Znajdowała wyraz jako alchemia albo jako dzieła Hermesa Trismegistosa. Mimo braku źródeł pisanych możemy być pewni, że przetrwała dzięki świadectwu pewnego alchemika Zosimosa. Działał on 500 lat później w Panopolis. Mieście położonym nad Nilem w Górnym Egipcie, dzisiaj zwanym Achmim, według Zosimosa przez owe 500 lat tradycja alchemiczna była potajemnie podtrzymywana w egipskich świątyniach. Zosimos Panopolis. Egipski alchemik Zosimos napisał około 300 roku naszej ery, wielką encyklopedię alchemii, niektóre jej fragmenty przetrwały do naszych czasów, lecz była to tylko część jego dzieł przypisuje się mu autorstwo 28 innych ksiąg. tak obfita twórczość wskazywałaby na ustabilizowane życie autora choć czasy były wówczas wyjątkowo niespokojne zwłaszcza dla czynnego alchemika życie Zosimosa zbiegło się w czasie z doniosłymi przemianami w Cesarstwie Rzymskim od żarliwego pogaństwa Dioklecjana panującego w latach 284-305 naszej do wojowniczego chrześcijaństwa Konstantyna 312 337 naszej ery. Żaden z tych władców nie sprzyjał rozwojowi alchemii. 152. Ślady sprzed milionów lat. Dioklecjan czuł wobec tej nauki tak wielką niechęć że rozkazał zebrać i spalić wszystkie księgi dotyczące alchemii. Kiedy zaś religią państwową stało się chrześcijaństwo, również ono potępiło tę sztukę. Zosimus pozostawił kilka bardzo interesujących informacji na temat miejsca, jakie zajmowała alchemia w starożytnym Egipcie. Kilkakrotnie podkreślał doniosłą rolę, jaką odegrali kapłani w potajemnym podtrzymywaniu tradycji. Pisał wprost o tych kapłanach którzy przechowali kopie alchemicznych ksiąg w swoich świątyniach 13. zwrócił uwagę, że wszyscy, którzy zajmowali się alchemią w to pojęcie włączał również chemię służyli faraonowi i nie wolno im było pracować na własny rachunek 14. co więcej. Królewski dekret surowo zabraniał wyjawiania jakichkolwiek alchemicznych sekretów. Oto dlaczego tłumaczył Zosimoś tak niewiele zachowało się informacji na temat dziejów tej sztuki 15. Niewątpliwie alchemia była praktykowana w niektórych świątyniach jeszcze w czasach Zosimosa. Wspomniał on, że odwiedził starożytną świątynię w Memphis, aby dokładnie obejrzeć znajdujące się tam alchemiczne palenisko 16, wiadomo też z innych źródeł że Memphiscy kapłani słynęli w starożytności ze swojej znajomości alchemii i magii, których nauczali w podziemnych kryptach 17, chrześcijański teolog Jeremiasz, piszący mniej więcej pięćdziesiąt lat później, opowiadał że jeszcze w jego czasach ich tajemne umiejętności były powszechnie znane 18, alchemiczne sekrety zostały wypisane w świątyniach za pomocą swego rodzaju szyfru, kodu czy też tajnych symboli. Zosimos pisze, że były one wyrzeźbione na stelach w mrocznych głębiach świątyni symbolicznymi znakami 19, dodając, że nawet jeśli ktoś ośmielił się wejść do świątyni i dotrzeć do tych hieroglificznych tekstów. Niewiele by mu z tego przyszło, gdyż jeśli ktoś nie zdołał nauczyć się klucza, nie umiał odczytać znaków. 20. To przypomina niektóre z komentarzy wygłoszonych przez Pitagorasa, można je znaleźć w dziele Porfiriusza, który działał w tym samym czasie co Zosimos. Porfiriusz opisuje trzy rodzaje pisma używane przez starożytnych Egipcjan, zwykły styl, hieroglify i pismo symboliczne 21. Fakt że dwaj niezwiązani ze sobą, choć żyjący w tym samym czasie pisarze, zostawili identyczne wzmianki o tajemnej interpretacji egipskiego pisma, każe nam zadać pytanie dlaczego egiptolodzy nie zabierają głosu na ten temat? Być może znaleziono już takie inskrypcje, lecz zostały niewłaściwie zrozumiane i przetłumaczone przez archeologów którzy nie umieli odróżnić znaczenia symbolicznego od dosłownego. Zosimos był pracowitym i niezmiernie utalentowanym adeptem alchemii. W swoich dziełach zaprezentował też dokładną znajomość chemii, w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, i opisał szereg technologii, jakimi dysponowały ówczesne laboratoria. Alchemia techniczna zawód alchemika wymagał ciężkiej pracy. Wiele technologii i procesów laboratoryjnych niewątpliwie powstało dzięki trudowi alchemików. Stworzyli oni również. Tajemnicza S. Stuka Alchem II. 153. Egipt pod panowaniem Greków w okresie powstawania mistycznej alchemii. 154. Ślady sprzed milionów lat. Sprzęt rozróżniali około 80 rodzajów specjalistycznych narzędzi: różnego typu paleniska, ceramiczne miseczki, szklane fiolki i buteleczki, szpatułki, kolby, kąpiele piaskowe i wodne, filtry z włókien i tkanin, moździerze i tłuczki, alembiki oraz mnóstwo innych sprzętów i instrumentów, z których większość jest używana do dzisiaj. Znaczna część czynności wymagała podgrzewania albo łagodnego w końskim nawozie lub w wodnej kąpieli, albo gwałtownego w paleniskach, gdzie ogień był podsycany przez pomocników mących w skórzane miechy lub dmuchających w rury, stałe substancje podgrzewano tak długo i w tak wysokich temperaturach. Że ulegały sproszkowaniu lub wyparowywały. Alchemicy wynaleźli też destylację. To odkrycie doprowadziło do rozwoju przemysłu produkującego perfumy takie jak woda różana, wysoko ceniona w średniowiecznym świecie islamu, otrzymywana przez łagodne podgrzewanie płatków ruszasz do wydzielenia się aromatycznych olejków. Zaś w XII wieku alchemicy odkryli, że w wyniku destylacji wina otrzymuje się lekarstwo dające radość. Alkohol. Alchemicy bardzo często podgrzewali, destylowali i redestylowali tę samą substancję wielokrotnie, setki razy, przez całe miesiące, a nawet lata, pragnąc uzyskać nieuchwytny cel. Najczystszą esencję, rubinowo-czerwony kamień filozoficzny. Proszek z tego kamienia miał podobną moc transmutowania podstawowych metali w złoto. Arabski alchemik Geber opisał procesy wymagające ponad 700 destylacji przed uzyskaniem pożądanego efektu. Współcześni chemicy nigdy nie próbowali powtarzać tych czasochłonnych procedur, a więc nie mogą wiedzieć, czy są one skuteczne. A jak się przekonamy mogą być, co prawda alchemicy nie byli do końca zgodni jak uzyskać kamień filozoficzny, ale większość tekstów opisuje siedmioetapowy proces, zaczynający się albo od rtęci, albo od mieszaniny siarki z tęcią. Według opisów każdy z etapów tego procesu jest bardzo długi, może trwać kilka miesięcy lub nawet rok, a przez cały czas musi być podtrzymywany ogień w palenisku, żyjący w XIV wieku nich i alchemik John Dustin napisał że zamiana rtęci w czerwony eliksir wymagała podgrzewania przez 100 dni. W razie niepowodzenia proces należało powtórzyć. Za istotny w pewien sposób uważano również zjawiska astronomiczne. chemik Nicolas Flamel miał podobno jako pierwszy uzyskać kamień w południe 17 stycznia 1382 roku. Następnie z pół funta stworzył taką samą ilość srebra. Ponownie używając czerwonego kamienia o piątej po południu 20 kwietnia tego samego roku transmutował tyle samo rtęci w złoto 22. Cokolwiek byśmy o tym myśleli. Do chwili swojej śmierci w 1417 roku Flamel wraz z żoną ufundował 14 szpitali, trzy kaplice i siedem kościołów w samym Paryżu. Nie licząc innych dzieł bo ulogne. Sekret alchemików, Czerwony proszek w XVII wieku nauka eksperymentalna, kiedy się rozwinęła, zaczęła się odrywać od swoich alchemicznych korzeni. Jeden z pierwszych naukowców Robert. Trajemnicza S. stuka alchem II. 155. Boil odkrywca prawa nazwanego jego nazwiskiem był zażartym zwolennikiem metod doświadczalnych. Z pogardą pisał o alchemikach, że ich pisma. Tak jak ich paleniska, wydzielają tyleż dymu, co światła dwadzieścia i, najwyraźniej zniecierpliwiony trudnościami w zrozumieniu i zniechęcony objętością alchemicznych ksiąg, które starał się poznać, sarkastycznie zauważył, że jeśli ich autorzy rzeczywiście chcieli zachować tajemnicę, to kosztowałoby to ich oraz czytelników mniej trudu, gdyby ukryli je, raczej nie pisząc żadnych ksiąg niż pisząc złe 24. Jednak w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci przekonująco dowiedziono, że alchemia fascynowała Roberta Boyla na tyle, że sam próbował przeprowadzać eksperymenty z transmutacją, aby ukryć swoje zainteresowania. Opisywał eksperymenty za pomocą specjalnego skomplikowanego szyfru, składającego się z liter łacińskich, greckich i hebrajskich. W 1992 roku odkryto te, Liczące setki stron, teksty 25. Warto sobie zadać pytanie, przed kim owe relacje miały pozostać ukryte i dlaczego. Przynajmniej w tym zakresie Boyle traktował alchemię bardzo poważnie. Dzisiaj można już dowieść, że Boyle wierzył głęboko w istnienie proszku transmutacyjnego. Co więcej, uważał że adepci tajemniczeni dobrze znali sekrety jego wytwarzania i stosowania. Usilnie starał się nawiązać kontakt z owymi adeptami i uzyskać dostęp do ich tajemnic. Nie wiemy, czy jego poszukiwania zakończyły się sukcesem. Pozostawił on jednak kilka bardzo interesujących stwierdzeń na ten temat. W pewnym niepublikowanym dialogu przechowywanym w Royal Society Boyle wyraził przekonanie, że czerwony proszek z kamienia filozoficznego znajdował się w rękach adeptów i mógł być używany nie tylko do przyrządzania leków i transmutacji metali podstawowych w srebro i złoto, ale też do kontaktowania się z duchami 26. Wreszcie Boyle odkrył coś, co nazwał subtelną atencią do celów alchemicznych, lecz nigdy nie wyjawił. W jaki sposób udało mu się ją uzyskać? 27. Potajemnie zdobył też lub wytworzył alchemiczny proszek, który nazywał czerwoną ziemią. Umierając w 1691 roku, pozostawił odrobinę owej czerwonej ziemi swojemu przyjacielowi Johnowi Lockeowi, filozofowi i członkowi Royal Society. Locke przekazał jego część innemu przyjacielowi, Sir Isaacowi Newtonowi który od 1703 roku był prezesem Royal Society, a więc znajdował się w samym sercu naukowego establishmentu 28 Nefton. Prawdziwie monumentalna postać w dziejach nauki Również żywo interesował się alchemią. Podobnie jak Boyle potajemnie spotykał się z alchemikami równocześnie publicznie ich wyszydzając 29. Alchemiczne zainteresowania Neftona przez wiele lat pozostawały nieznane. Po jego śmierci w 1727 roku wiele dokumentów spalono, inne zaś, opatrzone adnotacją niedodruku zachowała rodzina. Prawdziwy zasięg jego zainteresowania alchemią wyszedł na jaw dopiero wówczas. Gdy te dokumenty zostały wystawione na aukcji w Londynie w 1936 roku, 121 sprzedanych na tej aukcji obiektów miało związek z alchemią. Dopiero wtedy naukowcy zdali sobie sprawę, że alchemiczne zainteresowania w gruncie rzeczy dominowały w życiu. 156 Ślady sprzed milionów lat. Neftona Okazało się, że Nefton głęboko wierzył Iż starożytni niegdyś znali wszystkie sekrety 30. Profesor Betty Dobbs, która studiowała spuściznę Neftona, doszła do następującego wniosku. Można powiedzieć, iż alchemiczne przemyślenia Neftona miały tak solidną podstawę, że nigdy nie kwestionował on ich wiarygodności. 31. Możemy wątpić w to. Czy naprawdę Flamelowi i Dastinowi udało się uzyskać kamień filozoficzny i transmutować metal podstawowy w złoto? Działo się to dawno temu, być może kronikarze puścili nieco wodze fantazji. Lecz biorąc pod uwagę rygorystyczne zasady naukowe, jakimi kierowali się Boyle i Nefton w swoich eksperymentach, oraz istnienie ich szczegółowych notatek na ten temat, mamy powody, by zastanawiać się. Czym się właściwie zajmowali? Nie ulega wątpliwości, że coś robili, zajmowali się czasochłonnymi procesami obróbki rtęci, mając nadzieję coś uzyskać, kamień albo eliksir. W ich przypadku proces alchemiczny nie mógł być wyłącznie sprawą symboliczną, gdyż jeśli chodziłoby tylko o symbole, to po cóż Boyle miałby stosować swoje wymyślne szyfry, a Nefton starannie ukrywać notatki, czy alchemicy odkryli jakieś techniki? których współcześni naukowcy jeszcze nie poznali, lecz stosowali Boyle i nefton. Czy wielokrotna destylacja lub powolne podgrzewanie przez długi czas może wywołać takie zmiany w pierwiastku lub związku chemicznym, że transmutuje one w substancje o zupełnie innych właściwościach? Czy w współczesnej nauce udało się dokonać czegoś takiego? Odpowiedź na oba pytania brzmi tak. Czerwona rtęć od czasu rozpadu Związku Radzieckiego i rozluźnienia władzy centralnej organizacje przestępcze zaczęły szybko rosnąć w siłę. Kiedy okrzepły, zaczęły szukać kontaktu z innymi światowymi syndykatami zbrodni, od 1991 roku odbywały się spotkania na szczycie z ojcami chrzestnymi mafii, co Morry in nawiązano bliskie stosunki. Ułatwiające pranie brudnych pieniędzy oraz handel narkotykami i materiałami radioaktywnymi 32. Wobec administracyjnego chaosu i braku funduszy w radzieckim przemyśle nuklearnym pierwiastki promieniotwórcze stały się łatwiej dostępne dla tych reżimów które chciały je kupić. Pod koniec 1993 roku pojawił się niepokojący nowy element. Rosyjskie syndykaty zbrodni zaoferowały do sprzedaży substancję dotychczas nieznaną na Zachodzie, zwaną po prostu czerwoną rtęcią, mówiono że jest to tajny produkt sowieckiego przemysłu nuklearnego. 23 grudnia 1993 roku pojmano pięciu mołdawskich nacjonalistów próbujących wwieźć do Rumunii pewną ilość czystego uranu i czegoś, co nazywali czerwoną rtęcią. Substancje te były przeznaczone na nuklearny czarny rynek 33. Zaniepokojeni zachodni naukowcy starali się ustalić, czy ta substancja rzeczywiście istnieje, a jeśli tak to czym właściwie jest, lecz w 1994 roku amerykański. Tajemnicza SZ 2 157 Departament Energii i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ogłosiły, że czerwona rtęć nie istnieje. Miało to być tylko kolejne oszustwo rosyjskiej mafii, wymierzone przeciwko ewentualnym nabywcom broni atomowej 34. Jednak niektórzy zachodni fizycy jądrowi mają powody myśleć inaczej i przypuszczają, że oskarżenia o oszustwo mają na celu zatajenie niewygodnej prawdy. W czerwcu 1994 roku w czasopiśmie International Defense Review Fizyk Atomowy dr Frank Barnaby wspomniał o swojej rozmowie z anonimowym rosyjskim fizykiem atomowym. Dowiedział się od niego że czerwona rtęć jest ważnym składnikiem najnowocześniejszej rosyjskiej bomby atomowej. Substancja ta okazała się tak skutecznym katalizatorem, że można było budować bomby wielokrotnie mniejsze i lżejsze niż ich zachodnie odpowiedniki 35. Doktor Barnaby tłumaczył, że dzięki użyciu czerwonej rtęci można zbudować bombę atomową o wadze zaledwie 2 do 3 kg. Problem ten bardzo go interesował, ponieważ taką broń byłoby niepokojąco łatwo umieścić i zdetonować w centrum miasta. Wyraził obawę, że ta technologia może wpaść w ręce jakiegoś ugrupowania terrorystycznego. Dowiedział się, że wiele krajów Bliskiego Wschodu, Izrael, Iran Irak i Libia oraz Pakistan już wcześniej nielegalnie kupiło pewne ilości tej substancji do produkcji broni 36. Wiadomo zaś, że przynajmniej niektóre z tych krajów wspierają działalność terrorystów i mogą im przekazać albo technologię, albo gotowy produkt. Opisy procesu uzyskiwania czerwonej rtęci są zaskakująco podobne do procesów alchemicznych. Jeśli jakiś alchemik pracowałby w radzieckich laboratoriach wojskowych, Mając dostęp do nowoczesnego sprzętu, to łatwo sobie wyobrazić, że wynalazłby coś podobnego do czerwonej rtęci. Według rosyjskiego naukowca recepta jest następująca. 1. Podgrzewać sześciotlenek antymonu i tlenek rtęci w temperaturze 500 stopni w tlenie pod ciśnieniem jednej atmosfery. Podgrzewanie musi trwać bez przerwy i bez zmiany temperatury przez dwa dni. W jego wyniku powstaje substancja zwana rtęciowym tlenkiem antymonu. Została ona opisana w prasie naukowej dopiero w 1968 roku. 2. Następnie rozpuścić rtęciowy tlenek antymonu w czystej rtęci używając równych ilości tych substancji. Zamknąć je w naczyniu i umieścić w reaktorze atomowym. Poddawać na promieniowaniu przez około 20 dni w temperaturze 500 stopni. 3. Po upływie tego czasu nadmiar rtęci opada i pozostaje wiśniowo-czerwona substancja o konsystencji podobnej do płynnego miodu. Pojemniki z tym gęstym płynem umieszcza się w bombach atomowych 37. Naprawdę zastanawiające jest że ta procedura wymaga użycia rtęci i tak długich czasów reakcji. Żyjący w XII wieku alchemik Artefius opisał specjalną tękturę zawierającą zarówno rtęć, jak i antymon, dla której przewidywał wiele zadziwiających zastosowań. 38. Stworzenie związku chemicznego rtęci z antymonem powiodło się dopiero w 1968 roku. Do dzisiaj nie wszyscy wierzą w istnienie czerwonej rtęci, ile jeszcze rzekomo niemożliwych substancji można uzyskać dzięki procesom chemicznym. 158. Ślady sprzed milionów lat nowoczesnej technologii i czasowi, niewykluczone, że możemy się nauczyć od dawnych alchemików czegoś znacznie więcej niż tylko cierpliwości 39, ale to nie owe techniki chemiczne stanowiły sedno alchemii, na najgłębszym i najbardziej tajnym poziomie alchemik prowadził eksperymenty na samym sobie, celem, jaki sobie stawiał, była transmutacja duszy, musimy znowu wrócić do Zosimosa i posłuchać, co jeszcze ma nam do powiedzenia. Jak sprawić, że niebiosa się otworzą z pism Zosimosa jasno wynika, że alchemia, niezależnie od tego, jakie fizyczne sekrety ukrywała, stała się chemiczną metaforą tej samej duchowej drogi, która leży u podstaw nauk hermetycznych. Duchowej drogi, która musiała być utrzymywana w tajemnicy, gdyż nazbyt często jej zwolennicy bywali prześladowani przez władze zarówno świeckie. Jak i religijne. Oczyszczenie pierwszego materiału rtęci przez długotrwałe, równomierne podgrzewanie, aż do uzyskania kamienia filozoficznego stało się zarazem praktyczną techniką ascezy i symbolem postępu w oczyszczaniu wewnętrznej istoty alchemika. Tak właśnie powinniśmy rozumieć zdanie, które Zosimos wypowiedział do swojej przyjaciółki. Kobiety alchemika imieniem Teozebia, wykonuj te rzeczy, dopóki Twoja dusza nie osiągnie doskonałości 40. Według Zosimosa alchemia była boskim misterium. W poprzednim rozdziale poznaliśmy po imam Dresa, pierwszy tekst zeznanego jako Hermetnica z pism Hermesa Trismegistosa. Przekonaliśmy się, że opowiada ono uczniu, który poszukuje wtajemniczenia w boski sekret. Wtajemniczenia którego punktem kulminacyjnym jest wszechobejmująca wizja światła. Zosimos w swoim tekście adresowanym do Teozebi nawiązuje bezpośrednio do Poimandresa, a także do innego tekstu ze zbiom Hermetica, zatytułowanego Tygiel. Ten ostatni dotyczy związków między człowiekiem a bóstwem, podkreśla wszechobecną. Wieczną naturę źródła wszelkiego bytu. 7 x s jest symbolem chrztu czy też wtajemniczenia, dającego wiedzę i nieśmiertelność. Ten sam tekst mówi też o reinkarnacji. Zosimus radzi Teozebi, nie staraj się szukać Boga, siedź spokojnie w domu, a Bóg, który jest wszędzie, nieograniczony. Sam przyjdzie do ciebie 41. Proces tworzenia kamienia często był symbolicznie przedstawiany jako narodziny po długiej ciąży. Trafnie choć poprzez symbole wyraziła to kobieta alchemik Kleopatra. Bowiem tak samo jak ptak ogrzewa jaja swoim ciepłem i pielęgnuje je do wyznaczonego terminu. Gotuj to na łagodnym ogniu. A następnie zdejmij z ognia, a kiedy dusza i duch połączą się i staną jednością, daj je na ciało ze srebra. A będziesz miał złoto, jakiego nie ma w skarbcach królów 42. Dalej pisze, Spójrz na tajemnicę filozofów, której twoi ojcowie przysięgali nie wyjawiać ani nie opisywać. Ma ona boską formę i boską aktywność 43. Tajemnicza jest Stuka Alchem 2. 159. Sekret pozostał ukryty, lecz nigdy nie zginął. Co więcej, Żyjący w XVII wieku angielski antykwariusz, mason i alchemik Elias Aszmole napisał we wstępie do swojego kompendium brytyjskiej alchemii, które opublikował w 1652 roku, że alchemik raduje się nie tyle z tego, że może wytworzyć złoto i srebro, ile z tego, że widzi, jak niebiosa się otwierają. 44. Rozdział 12. Ere 3 grudnia 1990 roku w północnych Indiach, w mieście Tcharam Sala u podnóża Himalajów, gdzie rezyduje tybetański rząd na uchodźstwie, ekipa telewizji BBC kręciła filmy wewnątrz bogato udekorowanej świątyni, filmowali ceremonię, w której pewien Tybetańczyk udzielał błogosławieństwa tłumom pobożnych pielgrzymów, którzy kolejno. Jeden po drugim. Byli mu przedstawiani. Lecz ów tybetański święty mąż był zaledwie pięcioletnim dzieckiem. Jego maleńka postać zupełnie niknęła na wielkim, ozdobnym tronie. Na którym spoczywał, siedział w pełnej dostojeństwa pozie przez całą trzygodzinną ceremonię i nie zmienił pozycji również w czasie pozostałych skomplikowanych rytuałów tego dnia. Owego chłopca traktowano z tak wielkim szacunkiem dlatego, iż uważano go za wcielenie win Green wielce poważanego lamy wysokiej rangi, który umarł sześć lat wcześniej jeden. Tybetańczycy uważają za rzecz normalną, iż lamowie się odradzają, ich nowych wcielenie należy poszukiwać na różne sposoby, albo na podstawie pisemnych wskazówek pozostawionych przez umierającego lamę, albo dzięki mistycznym objawieniom, udzielanym przez tybetańską państwową wyrocznie w stanie transu. I tak po śmierci Lincoln Krinpoche rozpoczęto poszukiwania jego nowego wcielenia, w tym przypadku. Ponieważ zmarły był bardzo bliskim przyjacielem Dalai Lama wypędzonego przywódcy Tybetańczyków on sam postanowił poszukać mistycznych wskazówek w medytacjach i wróżbach. Najpierw dowiedział się, że zmarły odrodzi się w ciągu roku w jednej z tybetańskich enklaw w Indiach. Zatem od tych miejsc rozpoczęto poszukiwania. Pod koniec pierwszego roku jako możliwych kandydatów wyselekcjonowano 690 dzieci. Dalsze wróżby zawęziły obszar poszukiwań do niewielkiej osady leżącej dwie godziny drogi od Tcharamsala, gdzie w stosownym czasie urodziło się 10 chłopców. Oficjalna delegacja odwiedziła tych chłopców, lecz pierwsze wyniki inspekcji i nie były zachęcające. Żadne z dzieci nie czuło się swobodnie w obecności. T. Ereinkarnacja. 161. Mnichów i żadne z nich nie dało jakiegoś znaku ani nie przypomniało sobie czegoś, co mogłoby wskazywać, że jest inkamacją Linkrin Pocze. Delegacja zwróciła jednak uwagę że brakuje jednego chłopca. Dowiedzieli się, że od czasu ich pierwszej wizyty jego matka umarła i chłopiec został wysłany do szkoły dla tybetańskich dzieci w Tcharam Sala. Wówczas wysokiej rangi mnich wraz z asystentami postanowił odwiedzić tę szkołę. Kiedy tam dotarli, jeden z chłopców radośnie wyszedł im na spotkanie i wziął za rękę jednego z gości. Powiedziano im, że to właśnie jest dziecko które chcą zobaczyć. Początek był obiecujący. Następnego dnia delegaci postanowili odbyć z chłopcem rozmowę. W czasie pogawędki pokazano mu cztery sznury paciorków, z których jeden należał do zmarłego Riny Pocze, Nie okazując najmniejszych wątpliwości, chłopiec natychmiast wybrał właściwy różaniec i lewą ręką zaczął przesuwać paciorki, jak ktoś przyzwyczajony do ich używania. Wtedy któryś z delegatów sobie przypomniał że zmarły był w młodości i leworęczny. Delegaci byli coraz bardziej przekonani, że to właśnie jest dziecko, którego oszukają. Następnego dnia chłopca zabrano przed oblicze Dalai Lamy który później wspominał, kiedy przyjąłem chłopca w mojej rezydencji i został on przyprowadzony do drzwi, zachował się dokładnie tak samo jak jego poprzednik. Wyraźnie było widać, że doskonale się orientuje, gdzie jest, co więcej, kiedy wszedł do pracowni. Natychmiast okazał wielką zażyłość z jednym z moich asystentów, dwa. Opiekun dziecka, który wcześniej przez wiele lat służył zmarłemu Rinpoche, opowiadał, wiele zdarzeń potwierdzało nasze przekonanie. Jego zachowanie podczas jedzenia, jego uśmiech, robił mnóstwo rzeczy typowych dla zmarłego mistrza. Zawsze doskonale rozpoznawał bliskich i uczniów. Zwłaszcza zachodnich uczniów zmarłego mistrza. Niektórych z nich nazywał nawet po imieniu trzy. Ostatecznie chłopca uznano za wcielenie zmarłego lamy i oddano mu cześć. Choć opisane tu wydarzenia są niewątpliwie intrygujące. Wydaje się mało prawdopodobne. By współczesna nauka uznała tę procedurę za satysfakcjonujące potwierdzenie reinkarnacji. Ale Tybetańczycy nie mają tego rodzaju zastrzeżeń. Reinkarnacja zawsze była jednym z podstawowych elementów ich wiary. Co więcej, są oni przekonani, że niedawno zmarły Lama będzie robił, co w jego mocy aby zauważono jego nowe wcielenie. Takie wielkie poszukiwania nowego wcielenia przywódcy religijnego są na Zachodzie najlepiej znane w odniesieniu do samego Dalajlamy. Wszyscy Tybetańczycy wierzą, że jest on kolejnym z łańcucha wcieleni pierwszego Dalajlamy, który umarł w 1475 roku. Obecny, czternasty Dalajlama został odszukany w 1936 roku jako reinkarnacja jego poprzednika. Który umarł rok wcześniej 162. Ślady sprzed milionów lat. Dalai Lama wyraził też swoje własne przemyślenia na temat reinkarnacji, śmierć tłumaczy jest tylko zmianą ubrania cztery. Nauki o reinkarnacji indyjska literatura jest bardzo stara. Najstarsze księgi, znane jako Wedy, powstały co najmniej tysiące lat temu, w tym samym czasie. Kiedy w Mezopotamii rodziło się pierwsze imperium babilońskie, w całej tej starożytnej literaturze powraca motyw reinkarnacji. Jeden z wedyjskich tekstów, dotyczący człowieka, który umarł, mówi, niech osiągnie swoich własnych potomków, odziewając się w czas życia. Niech połączy się z ciałem pięć. Późniejszy indyjski tekst Bhagavad bardziej szczegółowo wyjaśnia zagadnienia reinkarnacji. Jak człowiek porzuca stare szaty i zakłada nowe, tak duch opuszcza swe śmiertelne ciało i przywdziewa nowe sześć. Generalnie na niemuzułmańskim wschodzie idea reinkarnacji jest powszechnie akceptowana i włączana nawet do nowoczesnych aspektów kultury. Naukowcy, którzy są motorem postępu technologicznego, wysyłający w przestrzeń kosmiczną indyjskie rakiety i satelity. Nie widzą nic zdrożnego w wierze we własne minione i przyszłe wcielenia. Innymi słowy, wbrew zachodnim uprzedzeniom, takie wierzenia są całkowicie racjonalne i możliwe do pogodzenia z nowoczesną nauką. Hindusi i buddyści wierzą, że każda istota jest w rzeczywistości wiecznym bytem fragmentem jedynego, który przez tysiące, a nawet miliony lat powraca, za każdym razem przybierając nowe ciało. Cała ludzkość nauczają jest uwikłana w cykl narodzin i śmierci z którego jedyna droga ucieczki wiedzie przez oświecenie. Poszukiwanie oświecenia jest najdoskonalszym celem każdego życia. Kolejne wcielenia mogą być lepsze lub gorsze, przyjemne lub nie, zależnie od jakości karmy. Karma wynika z minionych uczynków. Termin ten oznacza ilość dobra lub zła, jaka nagromadziła się w czasie poprzednich wcieleń. Decyduje o tym. Czy w następnym życiu człowiek dostąpi nagrody czy kary? Naturalnie z tej idei wynika bardzo silne poczucie moralności, gdyż uwolnienie od cyklu narodzin i śmierci zależy od karmy każdego człowieka. Nie powinno nas chyba dziwić, że w wywodzących się z Egiptu tekstach znanych jako Hermetica znajdziemy aluzję do reinkarnacji. Jak się już mogliśmy przekonać, Pisma te dotyczą przede wszystkim bezpośredniego doznania bóstwa. Zawierają jednak liczne wątki poboczne, z których niedwuznacznie wynika, iż nauki hermetyczne jako całość być może częściej przekazywane w formie ustnej głosiły istnienie reinkarnacji. W tekście zatytułowanym Tygiel Hermes mówi, Czy widzisz, przez jak liczne ciała musimy przejść, moje dziecko? Aby zbliżyć się do jedynego? 7. Zaś w dziesiątej księdze hermetica Zatytułowany klucz Hermes tłumaczy, co dzieje się, kiedy dusza opuszcza ciało, bez troska dusza jednak pozostaje w swojej własnej esencji, każe samą siebie poszukuje ciała, w które mogłaby wejść naturalnie ciała ludzkiego. Żadne. Era inka ceja. 163. Inne ciało bowiem nie zawiera ludzkiej duszy. Ludzkiej duszy nie wolno zniżyć się do ciała bezrozumnego zwierzęcia 8. Możliwe, że fragment ten jest świadectwem wpływów indyjskich świętych mężów, którzy z pewnością dotarli do Egiptu w czasach greckich i rzymskich, dokładnie w tym samym okresie, kiedy powstały teksty hermetyczne, o ile nam obecnie wiadomo. Żaden z wcześniejszych egipskich tekstów nie zawiera wzmianek o reinkarnacji, dotyczą one wyłącznie kwestii bezpiecznego dotarcia w zaświaty. Oczywiście nie można wykluczyć, że błędnie zrozumieliśmy i przetłumaczyliśmy najważniejsze teksty możliwe, że koncepcja zaświatów była głęboko symboliczna i obejmowała ideę reinkarnacji, której tłumacze nie dostrzegli. Zatrzymajmy się na chwilę przy bardzo dziwnym fragmencie księgi umarłych, który wydaje się dotyczyć cyklu wcieleni koncepcji karmy lub czegoś bardzo podobnego. Niestety, ten właśnie fragment starożytnego papirusu jest poważnie uszkodzony i nie możemy dokładnie zrozumieć jego sensu, niezależnie od trudności w tłumaczeniu. Rozmowa toczy się między zmarłym w tym przypadku pisarzem o imieniu Ani a Bogiem Tchotem. Zmarły pisarz pyta, jak długo zatem będę żył? Tchot odpowiada, Postanowiono, że będziesz żył przez miliony milionów lat, życiem milionów lat. Ani mówi, czy będzie mi dane, że przejdę do świętych książąt, gdyż zaprawdę, wyzbywam się wszelkiego zła, jakie uczyniłem od czasu, kiedy powstała ta ziemia. 9. Wspomnienia Filipa Corrigana. Filip Corrigan urodził się w 1959 roku. Jako dziecko każdej nocy śnił ten sam sen, w którym żył w Anglii tuż przed I wojną światową. Sny te były tak żywe i intensywne, że ani przez moment nie wątpił, iż są wspomnieniami z poprzedniego życia. Zawsze śniła mu się ta sama rodzina, w której był najstarszą z trzech córek. Śnił o zabawie w parku, spacerach z siostrami. W szkole wszystkich zdarzeniach codziennego życia, tyle że było to życie sprzed pół wieku i choć to miał odkryć dopiero później życie to zakończyło się w straszny sposób. Kiedy Filip miał 11 lat, jego rodzice przeprowadzili się do pewnej wsi w środkowej Anglii, w pobliżu miasta Bradford. Jego ojciec kupił tam mały sklep. Kiedy już się zadomowili, sny trwały nadal. A Filip miał coraz silniejsze poczucie, że w jakimś sensie wrócił do domu. Po raz pierwszy zdarzyło mu się odczuć, że jest w miejscu, w którym już wcześniej mieszkał. Wraz z tą pewnością pojawiło się przeczucie czegoś złego. Choć Filip nie kojarzył go z żadnym konkretnym zdarzeniem. Być może bliżej miejsca, w którym rozgrywały się minione wydarzenia. Obudziły się w nim głębsze wspomnienia. Dawno. 164 ślady sprzed milionów lat. Zatarte, gdyż były zbyt bolesne i przerażające, Filip powoli zaczynał zdawać sobie sprawę, że w poprzednim wcieleniu zginął gwałtowną śmiercią. Początkowo zastanawiał się, czy nie mogło to nastąpić w wyniku jakiegoś tragicznego wypadku. Jednak przeczucie mówiło mu, że zdarzyło się wtedy coś znacznie bardziej mrocznego, bardziej ponurego. Pewnej nocy tylko jeden raz śniło mu się, że został brutalnie zaatakowany. Mając kilkanaście lat, Filip zaczął pracować jak roznosiciel gazet. Pierwszego dnia pokazano mu listę ulic i domów, do których ma dostarczać prasę. Pośród mnóstwa nic nieznaczących nazw trafił na słowo Ellendhorpe. Wydało mu się znajome. Wkrótce przekonał się, że Ellendhorpe to nazwa dużego domu. Niegdyś prowadziła do niego długa droga dojazdowa. Obecnie znajdował się na końcu małej ślepej uliczki zwanej Little Etlane. Już pierwsze spojrzenie na Ellendhorpe przekonało Filipa, że to właśnie jest dom który widywał w swoich snach, zaś prowadząca do niego uliczka wzbudzała w Filipie niepokój. Zawsze starał się przebyć ją jak najszybciej. Wspomniał rodzicom o swoich odczuciach związanych z lecz ci, pragnąc, aby oderwał się od tajemniczych związków z przeszłością. Poradzili mu, by w ogóle nie myślał o domu i swoich niezwykłych snach. Radzili mu, żeby traktował to wszystko jako rodzaj fantazji. Pod wpływem ich sceptycyzmu oraz coraz silniejszego z wiekiem zaangażowania w bieżące sprawy, Filip w końcu zapomniał o domu i o snach. Z czasem sny stawały się coraz rzadsze i mniej wyraziste. Wspomnienia jednak nie zniknęły zupełnie. Kilka lat później, ponieważ gdzieś w zakamarkach jego umysłu cały czas błąkały się minione wydarzenia postanowił wykorzystać przerwę między jednym a drugim zatrudnieniem i dowiedzieć się czegoś o historii Ellenthorpe i okolicy. Wyszukiwał wszelkie historyczne zapiski, które mogłyby wyjaśnić wydarzenia z jego snów i zaczął rozmawiać ze starymi mieszkańcami okolicy, mając nadzieję, że uda mu się dowiedzieć kto tu niegdyś mieszkał? Klucz do zagadki znalazł w czasie rozmowy z jedną z mieszkanek. Nagle pojawił się jej mąż i bez żadnych ceregieli zapytał, a wiesz, chłopcze, że na drodze do tego domu popełniono kiedyś morderstwo? Filip poczuł dreszcz. Nie mów nic więcej powiedział szybko. To była młoda kobieta, z jasnobrązowymi włosami upiętymi w kok, liczyła około 20 lat, i miała dwie młodsze siostry, prawda? Sąsiad spojrzał na niego dziwnie. — Skąd wiesz to wszystko? — zapytał, nagle zaintrygowany osobą młodego gościa. Filip był dociekliwy, lecz udało mu się zdobyć zaufanie sąsiadów. Dowiedział się, że dziewczyna nazywała się Lilian Blunt i pochodziła z miejscowej rodziny. Nawiązał też kontakt z lokalnym towarzystwem historycznym i dzięki niemu poznał badacza, który zgłębiał dzieje rodziny Blunt. Era INKARNACJA 165. Później Filip wspominał, czułem, że mogę mu zaufać, opowiedziałem więc o swoich wspomnieniach i o tym, że wydaje mi się, iż jestem kolejnym wcieleniem Lilian Blunt, odpowiedział po prostu, to możliwe, dodałem, że zawsze wydawało mi się, że została pochowana gdzieś w pobliżu, lecz nie wiem dokładnie gdzie, uśmiechnął się, zaledwie 200 jardów stąd, wiem, gdzie ona leży i wiem, gdzie jest grupie i chłopaka? Jeśli przyjdziesz jutro do mojego domu, dodał coś ci pokażę. Następnego dnia dał Filipowi wycinek ze starej gazety. Nosił on datę 2 stycznia 1914 roku. Tytuł głosił. Tragedia we Piękna dziewczyna zamordowana. Dalej można było przeczytać. Jej morderca popełnił samobójstwo. Strzelanina na litle 10. Według prasowej notatki właściciel rezydencji Ellenthorpe powiedział 2 stycznia 1914 roku, że właśnie wyszedł na spacer z psem, kiedy usłyszał rozpaczliwy krzyk kobiety wołającej o pomoc. Zaraz potem słychać było kilka strzałów z rewolweru. Kiedy dobiegł tam, skąd dochodziły odgłosy, Ujrzał młodą kobietę leżącą bez życia na ziemi. Nad nią stał mężczyzna. Wówczas, według relacji tego samego świadka, zabójca zastrzelił również siebie. Zabitą była Lilian Blunt. E-mężczyzną jej były chłopak, który niedawno wrócił z Ameryki. Okoliczności zdarzenia były podejrzane i prowadzący śledztwo musieli polegać na zeznaniu jedynego świadka, właściciela Elendhorpe. Policja naturalnie doszła do wniosku że zabójcą jest były chłopak Lilian ale nawet wtedy niektóre elementy wydawały się dziwne wprawdzie chłopak Lilian miał pistolet ale nie tą bronią dokonano zabójstwa w pobliżu znaleziono na wpół otwartą zakrwawioną brzytwę widoczne dookoła ślady świadczyły że rozegrała się tam walka poza tym inni świadkowie zeznali że widzieli byłych kochanków wcześniej tego samego wieczoru i wydawali się być w jak najlepszych stosunkach Rozmawiali i śmiali się, nie można było znaleźć żadnego motywu morderstwa, po dłuższych staraniach Filip zdobył akta tamtej sprawy, po ich przeczytaniu doszedł do wniosku, że w wydarzeniach brała udział jeszcze jedna osoba, która być może również mieszkała w Lenthorpe. w każdym razie człowiek ten nie wpadł w ręce policji. Jednak mimo długich i żmudnych dociekań Filipowi nie udało się odtworzyć wydarzeń tamtego dnia ani na podstawie akt, ani własnych wspomnień z życia jako zamordowana Lilian. Jestem przekonany, że to morderstwo zostało zablokowane w jej umyśle, aby chronić mnie w tym życiu, gdyż jeśli pamiętałbym o tych strasznych wydarzeniach, wspomnienia te wywierałyby wpływ na moje obecne życie, ból zabójstwa był we mnie, lecz same wspomnienia zostały zatarte jeden. Czy ta historia jest wspomnieniem o wydarzeniach z poprzedniego życia tak silnym, że przejawia się w snach i półświadomych odczuciach mimo sceptycyzmu? 166 Ślady sprzed milionów lat Z jakim współczesne społeczeństwo podchodzi do takich zjawisk? Przynajmniej Filip Corrigan nie ma wątpliwości, że tak właśnie jest. W poszukiwaniu naukowego dowodu tradycja zachodniej nauki często zastanawiająco odmienna od indywidualnych przekonań ludzi, które wcale nie muszą być racjonalne. Zawsze poszukuje dowodu na każde twierdzenie dotyczące rzeczywistości, niezależnie od tego, czy idzie o temperaturę wrzenia wody, czy też o doświadczenia związane z poprzednimi wcieleniami. Metoda naukowa nie osądza wagi stwierdzenia, które ma być dowiedzione. Wszystkie są traktowane tak samo. Ta metoda wymaga, aby wszelkie dowody przedstawiane na poparcie danej tezy spełniały określone warunki. Przede wszystkim. I co najważniejsze, dowód musi być dokładnie potwierdzony przez świadków nie kierujących się żadnymi osobistymi motywami. Po drugie, informacje te muszą być możliwe do zweryfikowania, to znaczy, że powinny zawierać fakty dające się sprawdzić w oparciu o inne źródła. Niestety, istnieje, czego czytelnik powinien już być świadom. Też trzecia, niepisana zasada. Żadne nowe odkrycie nie powinno odbiegać od tego, co już wcześniej na temat rzeczywistości wiadomo. Naturalnie. W tym wypadku nie mamy do czynienia z nauką. Lecz z góry powziętymi sądami, to jednak oznacza, że ci, którzy starają się zgłębić problem reinkarnacji występują nie tylko przeciwko nauce, ale i przekonaniom, co czyni ich zadanie jeszcze trudniejszym. Musimy jednak uważać na to, by nie wpaść w pułapkę nie tylko uprzedzeń, ale i naiwności. Musimy stosować zasady naukowe, poszukując dowodu na realność reinkarnacji. Jeśli na przykład ktoś twierdzi, że żył w Londynie 300 lat temu, to powinniśmy móc na podstawie jego zeznań zestawić listę faktów, które mają potwierdzenie w innych źródłach. Powinniśmy zapytać o adres, imiona członków rodziny, ówczesne wydarzenia i znane postacie. Ważne jest też poznanie z tych szczegółów, faktów, o których trudno się dowiedzieć gdziekolwiek poza specjalistycznymi archiwami, a jednocześnie takich, które tworzyłyby drugą naturę kogoś żyjącego w tamtych czasach. Ponadto powinniśmy zyskać pewność, że osoba twierdząca iż przypomina sobie wydarzenia z przeszłości nie miała okazji zdobyć tych informacji w jakikolwiek inny sposób. Musimy być pewni, że informacje nie zostały zniekształcone celowo lub przypadkiem. Pod koniec lat 50. dr Ian Stevenson, psychiatra ze Szkoły Medycznej w Harlottesville w Virginii, poszukiwał odpowiedzi na pytania dotyczące wspomnień zmienionych w cieleń. Zaczął studiować raporty na temat reinkarnacji stosując metody naukowe. Jego dokładnie przemyślane i rzetelne badania naukowe wywarły wielkie wrażenie nawet na krytykach, którzy zrozumieli, że i krytyka powinna stosować równie rygorystyczne metody 12. Wyniki pierwszych badań dr Stevensona zostały opublikowane w Stanach Zjednoczonych w 1960 roku. W Wielkiej Brytanii rok później zbadał on dokładnie. Reinkarnacja 167 Setki przypadków domniemanych wspomnień z poprzednich inkarnacji, stosując do tych relacji naukowe kryteria, zredukował liczbę możliwych do zaakceptowania przypadków do 28. Jednak te wydzielone przypadki miały wiele wspólnych cech, wszyscy świadkowie pamiętali konkretnych ludzi żyjących w konkretnych miejscach na długo przed ich narodzeniem. Co więcej, fakty, o których opowiadali, można było sprawdzić bezpośrednio w innych źródłach. Jeden z opisywanych przypadków dotyczył młodego Japończyka od dziecięcych lat twierdzącego, iż poprzednio był chłopcem o imieniu Tozo, którego ojciec rolnik. Mieszkał we psychodokubo. Chłopiec opowiadał, że w poprzednim wcieleniu, gdy był jeszcze mały jako Tozo, jego ojciec umarł. Krótko później matka wyszła po raz drugi za mąż. W następnym roku Tozo zachorował na ospę i umarł. Miał wtedy sześć lat. Poza tym chłopiec szczegółowo opisał dom, w którym mieszkał Tozo, wygląd jego rodziców, a nawet wydarzenia towarzyszące pogrzebowi, wyglądało na to, że rzeczywiście wspomina on swoje poprzednie życie, aby sprawdzić jego relacje, chłopca zabrano do wsi Chodokubo. okazało się, że jego rodzice i inni ludzie, o których opowiadał, naprawdę żyli tam w przeszłości, co więcej, dobrze znał on tę wieś, której nigdy wcześniej nie odwiedził, bez żadnej pomocy zaprowadził ludzi, którzy z nim przyjechali do swojego dawnego domu. Kiedy dotarli na miejsce, zwrócił uwagę na sklep, który jak powiedział nie istniał za jego poprzedniego życia. Wskazał też na nieznane mu drzewo, które najwyraźniej wyrosło później. Informacje te natychmiast sprawdzono i okazały się one prawdziwe. Jego relacja, jaką złożył przed wizytą w Chodokubo, zawierała w sumie 16 konkretnych stwierdzeń, które można było sprawdzić. Tak też postąpiono i wszystkie podane przez niego informacje okazały się prawdziwe trzynaście. W swojej pracy dr Stevenson podkreślił wielkie znaczenie relacji małych dzieci. Doszedł do wniosku, że nie tylko są one mniej skłonne do świadomych lub nieświadomych oszustw, ale też jest mało prawdopodobne, aby gdzieś wcześniej przeczytały albo dowiedziały się w jakiś inny sposób o wydarzeniach które opisują. Stevenson kontynuował swoje badania i w 1966 roku opublikował pierwsze wydanie swojej książki Twenty Cases Suggestive of Reincarnation 20 przypadków wskazujących na istnienie reinkarnacji. Do tego czasu osobiście zapoznał się z prawie 600 przypadkami, których najbardziej przekonującym wyjaśnieniem jest reinkarnacja. Osiem lat później ukazało się drugie wydanie jego książki. Do tego czasu liczba zbadanych przez niego przypadków wzrosła do 1200, wśród nich były takie, które jak sam powiedział więcej niż wskazują na istnienie reinkarnacji, wydają się stanowić przekonujący dowód 14. Przypadek Imada Elawara dr Stevenson dowiedział się o pamiętającym rzekomo swoje poprzednie życie młodym człowieku Imadzie Elawarze z małej wioski z zamieszkanej przez druzów w części Libanu, Druzowie uważający się wprawdzie za muzułmanów. 168. Ślady sprzed milionów lat. Mają wiele bardzo specyficznych wierzeń, z których jednym jest przeświadczenie zero istnieniu reinkarnacji. Być może właśnie dlatego wśród druzów odnotowano stosunkowo liczne przypadki wspomnień z poprzednich wcień, zanim imat osiągnął wiek dwóch lat. Zaczął opowiadać o swoim poprzednim życiu, które spędził w innej wiosce, również druzyjskiej, zwanej Hirbi, gdzie podobno należał do rodziny i Często prosił swoich rodziców, by go tam zabrali, lecz ojciec nie chciał się na to zgodzić i twierdził, że imad kłamie. Chłopiec wkrótce nauczył się unikać tego tematu w obecności ojca. Imad wiele opowiadał o swoim poprzednim życiu. Wspominał piękną kobietę imieniem Jamila. Którą bardzo kochał, mówił o życiu w wiosce Hirbi, o tym, jak lubił polowania z psem, o swojej myśliwskiej strzelbie i nielegalnym karabinie, który musiał ukrywać. Wspominał też, że miał mały żółty samochód. Często też używał innych pojazdów należących do rodziny. Przypominał sobie, że pewnego razu ciężarówka potrąciła jego kuzyna, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Po dokładnym zbadaniu okazało się. Że wszystkie te szczegóły odpowiadają prawdzie. Wiosną 1964 roku dr Stevenson odbył pierwszą z kilku podróży w ten górzysty region, aby porozmawiać z Imadem, który miał wówczas 5 lat 15. Wcześniej Imad opowiedział o 47 wydarzeniach i szczegółach ze swojego poprzedniego życia 16. Dr Stevenson pragnął osobiście zbadać ich prawdziwość. Postanowił więc jak najszybciej zabrać imada do wioski Hirbi. Po kilku dniach wyprawa doszła do skutku. Wyruszyli w 40-kilometrową podróż rzadko uczęszczaną drogą wijącą się między górskimi szczytami. Podobnie jak to jest w znacznej części Libanu. Każda ze wsi miała dobre połączenie z leżącym na wybrzeżu Bejrutem. Ale po kiepskiej wiejskiej drodze między nimi jeździło niewielu ludzi. Gdy dotarli do wioski, Imad przypomniał sobie jeszcze szesnaście szczegółów, jeden przypadek był niejasny, w jednym się mylił, lecz pozostałe czternaście jego wypowiedzi odpowiadało prawdzie, dwanaście z nich dotyczyło jego własnych przeżyć lub wydarzeń z wcześniejszego wcielenia, wydaje się nadzwyczaj mało prawdopodobne. By wiedział o nich ktoś spoza rodziny. I mat nie podał nigdy imienia, jakie nosił w poprzednim życiu, ale jedyną osobą z rodziny Bucham-Zim, która pasowała i to dokładnie do jego opisu, był niejaki Ibrahim, który umarł na gruźlicę we wrześniu 1949 roku. Przyjaźnił się on ze swoim kuzynem, który zginął w wypadku samochodowym w 1943 roku. Kaochał też kobietę o imieniu Jamila, która po jego śmierci wychała ze wsi 17. Będąc w wiosce, Imat przypomniał sobie dalsze szczegóły ze swojego życia w rodzinie Bocham zim, były dokładne i bardzo osobiste, prawidłowo wskazał, gdzie jako Ibrahim Buchan zi trzymał swojego psa i w jaki sposób go przywiązywał. Żadna z tych informacji nie była oczywista. Prawidłowo rozpoznał swoje łóżko, jeden dodał, że w przeszłości było inaczej ustawione, pokazał. Gdzie Ibrahim przechowywał broń, co jeszcze ważniejsze, rozpoznał i nazwał po imieniu siostra Ibrahima, chude, zaś na fotografii wskazał brata, szczególnie interesująca okazała się rozmowa między imadem a siostrą Ibrahima chudą. Siostra zapytała: Powiedziałeś coś tuż przed śmiercią, co to było? Imad. Reinkarnacja. 169. Odpowiedział, Chuda. Zawołaj Fuada. Odpowiadało to prawdzie. Fuad wtedy właśnie wyszedł i Brahim chciał się z nim zobaczyć, lecz nie zdążył przed śmiercią jeden. Osiem. Jeśli nie istniała jakaś potajemna zmowa między małym i madem, a starą chudą Buchamyzi, co wydaje się niemal niemożliwe. Jeśli wziąć pod uwagę, z jak wielką uwagą dr Stevenson badał ten przypadek, to nie istnieje żaden sposób. W jaki Imad mógłby poznać ostatnie słowa umierającego człowieka poza jednym? Jeśli Imad rzeczywiście był reinkarnacją zmarłego Ibrahima, Buhamzi? dowody są trudne do podważenia. Z 47 wypowiedzi Imada na temat jego wcześniejszego życia tylko trzy nie odpowiadały prawdzie. Ktoś mógłby wysunąć zarzut, że opisane wydarzenia rozgrywały się w społeczeństwie wierzącym w reinkarnację. Które zatem mogło sprzyjać rozwijaniu dziecięcych fantazji w takim a nie innym kierunku. Zdając sobie z tego sprawę, dr Stevenson zwrócił uwagę na interesujące zjawisko. Wspomnienia zmienionych wcieleń zdarzają się nie tylko w kulturach wierzących w reinkarnację, ale też w tych, które przynajmniej oficjalnie jej nie uznają. Zbadał na przykład 35 tego rodzaju przypadków w Stanach Zjednoczonych. Odnotował też przypadki w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, podkreślił, iż w Indiach wspomnienia z poprzednich wcieleń zdarzają się także wśród niewierzących w reinkarnację muzułmanów. Chyba nie trzeba dodawać, że badania te mają ogromne znaczenie dla naukowego i medycznego rozumienia życia. Jednak, choć to stwierdzenie wydaje się oczywiste, Większość naukowców mu zaprzeczy. Reinkarnacja stawia pod znakiem zapytania współcześnie przyjęte poglądy na temat istoty człowieczeństwa poglądy odrzucające wszystko, czego nie można zważyć, zmierzyć lub wyizolować na szkiełku laboratoryjnym i obejrzeć pod mikroskopem podobnie jak wiele innych współczesnych poglądów, z którymi się wcześniej zapoznaliśmy. Również te opinie można podtrzymać, ignorując marginalizując lub zatajając niewygodne dowody. Doktor Stevenson powiedział w wywiadzie telewizyjnym prowadzonym przez Jeffreya i Wersona, Nauka powinna zwrócić znacznie większą uwagę na wskazane przez nas dowody istnienia życia po śmierci. Patrząc obiektywnie, informacji jest mnóstwo, są wiarygodne i pochodzą z niezależnych źródeł, konserwatywna opinia głosi, że kiedy mózg umiera, ginie też świadomość. Naukowcy wierzą w to tak głęboko, że zapominają, iż jest to tylko przypuszczenie i nie ma żadnego powodu, dla którego jakieś aspekty umysłu nie miałyby przetrwać śmierci mózgu. 19. Na Zachodzie reinkarnacja nie stanowi części oficjalnego systemu wierzeń od czasów druidów czyli od prawie 2000 lat. Wszelkie doświadczenia tego typu są traktowane jako derza vu lub fantazje. Lecz, jak mogliśmy się przekonać na przykładzie Filipa Corrigana, wydarzenia przeżywane we śnie mogą być tak realne, że człowiek nie ma najmniejszych wątpliwości, iż są to wspomnienia z poprzedniego życia. Rodzice Filipa Corrigana nie wierzyli mu. To jednak nie zmieniło jego nastawienia i jak już wiemy, późniejsze poszukiwania potwierdziły słuszność jego postawy. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że podstawą zachodniej kultury są wierzenia chrześcijańskie i nauka, z tym większym zdziwieniem odkryjemy, iż wiara w reinkarnację jest bardziej powszechna niż można by się spodziewać. 170. Ślady sprzed milionów lat. W lutym 1969 roku Instytut Gallupa przeprowadził w 12 krajach Ameryki Północnej i Europy ankietę, która wykazała, że zaskakująco wysoki procent ludności deklaruje wiarę w reinkarnację. W Stanach Zjednoczonych 20% badanych przyznało, że wierzy w reinkarnację, w Niemczech 25%, we Francji i 23%, w Wielkiej Brytanii 18% badanych. 10 lat później kolejny sondaż przeprowadzony przez tę samą organizację w Wielkiej Brytanii wykazał wzrost liczby wierzących w reinkarnację do 28%. W 1981 roku podobne badanie w Stanach Zjednoczonych dowiodło, że liczba wierzących wzrosła do 23%. Wynika stąd, iż 38 milionów Amerykanów uważa, że żyło na Ziemi już wcześniej 20. Ukryte wspomnienia podstawą psychoanalizy jest przywołanie do świadomości podświadomych wspomnień, po uświadomieniu sobie tych wspomnień można się z nimi zmierzyć, włączyć w osobowość, która w ten sposób zostaje scalona i wyleczona. Wiele schorzeń osobowości, a nawet ciała można wyprowadzić z silnych, głęboko ukrytych bolesnych przeżyć, frustracji i innych nieprzyjemnych zdarzeń, które zanim zostaną przywołane do świadomości Czyhają ukryte niczym miny przeciwpiechotne, eksplodują, kiedy natrafi na nie jakiś aspekt życia. Ludzie pracujący w tej dziedzinie terapeuci, analitycy. Psychiatrzy i doradcy od dawna stosują techniki pozwalające wydobyć te wspomnienia z głębokich warstw podświadomości. Jedną z uniwersalnych metod dotarcia do tego rodzaju wspomnień są sny. Innym sposobem jest kierowane fantazjowanie, skojarzenia słowne i w niektórych przypadkach hipnoza. Flipnoza jest potężnym narzędziem i ciągle jeszcze nie możemy powiedzieć, że wiemy wszystko o jej oddziałaniu i możliwościach. Ma niezbyt dobrą reputację wśród psychologów. A trzeba przyznać, że po części uzasadnioną za sprawą domorosłych hipnotyzerów, którzy powinni się raczej zajmować rozrywką niż prowadzeniem terapii. Wielu terapeutów jednak bardzo ostrożnie stosuje hipnozę jako sposób dotarcia do najgłębszych warstw ukrytych wspomnień, stosując w ten sposób hipnozę. Wielu terapeutów zwracało uwagę, że zaczynało się dziać coś dziwnego. Pojawiały się ukryte wspomnienia na pozor nie mające żadnego źródła w życiu pacjenta, wydawały się być wspomnieniami z wcześniejszego życia. Doktor Edith Fiore, amerykańska psychoterapeutka, opisała przypadek pacjenta, który opowiedział jej o takich właśnie wspomnieniach z poprzedniego życia. Napisała, przyszedł do mnie z powodu problemów natury seksualnej, kiedy poprosiłam go pod hipnozą aby wrócił do źródła swoich problemów powiedział dwa lub trzy życia temu byłem katolickim księdzem 21 taka odpowiedź ją zaskoczyła profesjonalizm wziął jednak górę poprosiła więc pacjenta by spróbował sobie więcej przypomnieć o swoim życiu w 17 wiecznych włoszech następnego dnia spotkali się znowu i pacjent swobodnie opowiedział jej o swoich problemach ereinka Amacejota 171. Oczywiście jako pierwsza dr Fiore odkryła przydatność hipnozy do odkrywania wspomnień z poprzednich wcieleń. Pierwszym ważniejszym przypadkiem, który zwrócił powszechną uwagę, była sensacyjna sprawa Bridie Murphy w Stanach Zjednoczonych w latach 50. dotycząca wcześniejszego życia w XIX-wiecznej Irlandii. W Anglii podobną burzę wywołał hipnotyzer Amal Bloxham którego pacjenci wspominający wcześniejsze wcielenia stali się bohaterami filmu dokumentalnego przygotowanego przez telewizję BBC. Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju przypadki są fascynujące, a pacjenci podają wiele osobistych szczegółów ze swoich poprzednich wcieleń. Wszystkie te dane są poddawane drobiazgowym i rygorystycznym badaniom. Najsłynniejszym z pacjentów Bloxhama był pewien człowiek, który pod wpływem hipnozy wspominał, że w XVIII wieku był strzelcem na brytyjskiej 32-działowej fregacie dowodzonej przez kapitana PRCA, nazwa okrętu była podobno bardzo wymyślna i skomplikowana. Więc marynarze nazywali go krótko HMS Aggie. Być może ówcześni marynarze nie umieli tej nazwy przeczytać lub wymówić. Może Aggie to skrót od Agamemnon lub czegoś podobnego. W swoich wspomnieniach człowieków posługiwał się staroświeckim językiem i używał wielu żeglarskich terminów, dobrze znanych tylko ówczesnym marynarzom. Podawał mnóstwo szczegółów z życia w tamtych czasach. Mówił o smrodzie, żywności z robakami. Łachmanach i chłoście której, jak twierdził, udawało mu się uniknąć, gdyż wiedział, jak ustawić działo 22. Jego pierwsza i jedyna sesja hipnotyczna zakończyła się bitwą. Opisywał, z pasją i szczegółowo, walkę z francuskim okrętem tuż przy wejściu do portu Calais. Oczekiwali przy brzegu przez wiele godzin, ukryci w porannej mgle. Wszystkie działa były naładowane i w pogotowiu. Chłopcy okrętowi wymachiwali przesyconymi smołą ulątami, gotowi odpalić działa. Okrętko łysał się w tył i w przód, czekając na Francuzów. Kiedy w końcu nieprzyjaciel się pojawił. Anglicy byli gotowi do walki. Zaczęła się bitwa. Okręty zbliżały się do siebie. Mniej doświadczeni strzelcy niecierpliwili się. Chcieli już strzelać. Czekać. Czekać. Czekać na rozkaz spokojnie chłopcy, spokojnie wytrzymajcie, czekajcie na rozkaz zapalić lądy i czekać, teraz, głupcze, teraz, teraz, te słowa wykrzykiwał w podnieceniu, dobrze, chłopcy, dołóżcie im, dołóżcie im jeszcze krzyk, odciągnijcie go, odciągnijcie zabrać go do kokpitu. Jeszcze raz dołóżcie im, załadować niech to szlak wytrzyj to, wytrzyj najpierw, głupcze załadować na czwórkę, powinieneś już być gotowy, załadować, przybić, zwiń ten ląd, gotowe, jeszcze raz chłopaki, macie ich szybciej, na Boga, w sukin synu, celuj w niego, nie tak działo, chryste, trafili starego PRCA, trafili PRCA pełen bólu krzyk, moja noga, moja cholerna noga, krzyki dwadzieścia trzy. Pacjent przebudził się tak wstrząśnięty, że już nigdy więcej nie zgodził się poddać hipnozie. 172. Ślady sprzed milionów lat. Historia była tak niezwykła i tak przekonująca, że książe Filip i Lord Mountbatten, którzy służyli w marynarce, poprosili o kasetę z nagraniem tych wspomnień z poprzedniego życia, zlecili historykom admiralicji zadanie zidentyfikowania okrętu, Kapitana i bitwy. Niestety, mimo mnóstwa szczegółów, nie udało się. Czy zatem nie był to prawdziwy przypadek reinkarnacji, czy był to tylko wytwór fantazji wzbogaconej fragmentami z książek, radia i telewizji? Sąd jeszcze nie został wydany. Zastosowanie hipnozy nie ulega wątpliwości, że hipnoza może być użytecznym narzędziem terapeutycznym. Ale czy uzyskane w ten sposób wspomnienia są obiektywnie prawdziwe? Doktor Fiore, na przykład, nie próbowała dokonać historycznej weryfikacji wspomnień swoich pacjentów. Interesuje ją tą prawda nie tyle historyczna, co psychologiczna. Jeśli dolegliwości psychiczne pacjenta można wyleczyć, tylko rozpatrując je w kontekście reinkarnacji, to wystarczy, by sprawę traktować poważnie. Takie podejście przypomina nieco poszukiwania dalej Lamy. Fascynujące, poruszające i intrygujące, lecz raczej nienaukowe. Doktor Stevenson od dawna zdaje sobie sprawę z istnienia tego problemu. W swoich własnych badaniach nad reinkarnacją starał się unikać stosowania hipnozy. Uczciwie przyznaje, że jest to metoda bardzo atrakcyjna, wydaje się zapewniać laboratoryjne warunki kontroli i weryfikacji, lecz jak wyjaśnia to tylko złudzenie, zawsze okazuje się, że nie sposób sprawdzić. Czy pacjent nie mógł wcześniej poznać podawanych we wspomnieniach szczegółów z książek, filmów, czy dokumentów 24? Zdaniem dr Stevensona owe przeszłe życia wydają się wywodzić z kilku źródeł. Zawierają fragmenty osobowości pacjenta oraz materiał fantastyczny, pochodzący z informacji, z jakimi się wcześniej zetknął. Pozostają też pod silnym wpływem tego, czego zdaniem pacjenta oczekuje od niego hipnotyzer. Innymi słowy, Pacjent stara się sprawić hipnotyzerowi przyjemność. Podając prawidłową relację, Stevenson dodaje, że pewien wpływ na tego rodzaju wspomnienia mogą mieć zjawiska paranormalne, takie jak jasnowidzenie, telepatia, rozmnożenie osobowości oraz autentyczna pamięć o reinkarnacji, lecz wszystkie te źródła występują równocześnie. Składając się na wspomnienia. Powstaje spójna i fascynująca historia, która jednak nie ma większego związku z poprzednimi wcieleniami, ale nie możemy całkowicie odrzucać relacji składanych pod wpływem hipnozy. Możliwe. Że jakiś rodzaj autentycznych wspomnień gromadzi wokół siebie cały materiał napływający przez lata do umysłu. Być może pod hipnozą z jakiegoś powodu pacjent nie jest w stanie rozróżnić informacji pochodzących z odrębnych źródeł i przedstawia je wszystkie jako spójną całość. Niektóre z takich wspomnień mają w sobie coś nieuchwytnego, co nie pozwala ich od razu odrzucić. Dobrym przykładem może być jeden z pacjentów, dr Fiore, który twierdził, Iż brał udział w rycerskim turnieju w Anglii w 1486 roku turnieju, który dla niego zakończył się tragicznie. Ereinka Amacejota, 173 Turniej siedzę w zbroi na koniu. Jestem. Jestem trochę zdenerwowany. Czuję się, jakbym miał zwymiotować 25. Poddany hipnozie pacjent dr Fiore opisywał chwile poprzedzające zapisy na turniej rycerski w Anglii zapanowania króla Henryka VII. Opisał nerwowe oczekiwanie na swoją kolej. Po czym nastąpiła chwila wejścia w szranki. Nagle zadrżał cały. Powiedział, że przeciwnik właśnie zrzucił go z siodła. Dr Fiore zapytała. Czy leży na ziemi? N i Wstałem. Czuję nie tyle ból, ile raczej wstyd. Nie bardzo wiem, co się dzieje. Chyba jestem ranny w żołądek. Dwa sześć. Tymczasem przeciwnik krążył wokół niego, czekając na okazję, by uderzyć. Pacjent opisywał swoje kłopotliwe położenie, uzbrojony tylko w topór, starał się, jak mógł lecz był w stanie wyrządzić tylko niewielką szkodę konnemu przeciwnikowi. Nagle rycerz poszarżował prosto na niego, zamierzając się najeżoną kolcami kulą na łańcuchu i wymierzając straszliwy cios w głowę wysadzonemu z siodła, twarz pacjenta dr Fiore wykrzywiła się w agonii, na pytanie, gdzie się znajduje? Słabnącym głosem odpowiedział Leżę tam na trawie, nie czuję nic, tylko ciepło, i krew płynącą po ciele. Jestem, widzę białe zwój atło, zupełnie jakbym odlaty laty v. 27. Później jeszcze dokładniej opisał swoją śmierć. Leżę twarzą w dół i unoszę się twarzą do dołu. Zlatuję, najpierw na e metr, potem staję prosto i tak lecę, po prostu odlatuję, czuję ciepło w całym ciele. Widzę całą okolicę, widzę wszystko. 28. Wpadanie w słońce inny ciekawy przypadek wprowadza nas głębiej w temat zasygnalizowany uprzednio reinkarnację bowiem trzeba rozumieć jako tylko jeden z aspektów większego procesu, który w chwili śmierci nie kończy się, lecz zaczyna. Sprawa dotyczy pewnego człowieka, który w wieku kilkunastu i dwudziestu kilku lat doświadczył szeregu krótkich, lecz poruszających wspomnień z poprzednich wcieleń. Żadne z tych przeżyć nie trwało dłużej niż minutę dwie. Lecz ich realność nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jak sam powiedział, za każdym razem, kiedy przeżywał te minione wydarzenia, wracała jego pamięć z tamtego czasu. Nie tylko pamiętał życie, ale też zdawał sobie sprawę, że później je zapomniał. Było to tłumaczył jak jazda na rowerze po wielu latach prowadzenia samochodu. W chwili, kiedy człowiek siada na siodełku i zaczyna naciskać pedały, instynktownie przypomina sobie jak utrzymywać równowagę i kierować? Jazda staje się drugą naturą tak jak niegdyś. Podobnie było z przeżyciami z poprzednich wcieleń, kiedy je sobie przypomniał, nie miał żadnych wątpliwości, że są autentyczne 29. 174 Ślady sprzed milionów lat Ale odkrył coś jeszcze, za każdym razem, kiedy po raz pierwszy przypominał sobie wcześniejsze życie, zdawał sobie sprawę, że wraca do niego albo chwila śmierci, albo jakiegoś doniosłego wydarzenia. Jedno z wcieleń wróciło w postaci wspomnienia, kiedy jako wiking stało wschodzie słońca na dziobie okrętu płynącego po Morzu Północnym. W miarę, jak słońce się podnosiło, coraz silniej docierało do niego poczucie bezczasowości. W tamtym życiu, w życiu wikinga, Zdał sobie sprawę z bezczasowości i z jedności wszystkiego było to doniosłe mistyczne przeżycie. W inne życie wszedł w podobnie mistycznym momencie wtajemniczany w jakieś starożytne rytuały. Czasem wracał do chwili śmierci. Kiedyś był niewolnikiem na rzymskiej galerze. Znowu czuł smród, nagość, łańcuchy. Wiosła, miał poczucie beznadziejności i nienawidził Rzymian, wtedy taran wrogiego okrętu przebił burtę, wytrysnęła fontanna wody, przykuty do pokładu, poszedł na dno wraz z okrętem, trwało to zaledwie kilka minut, z innego życia przypomniał sobie chwilę tuż przed śmiercią. Siedział w kabinie niemieckiego myśliwca z czasów II wojny światowej. Messerschmitta 163 eksplodował w chwili lądowania, jak to się często zdarzało tym małym samolotom pełnym łatwopalnego paliwa. Czuł, jak wylatuje z wraku, patrzy na pokrytą śniegiem okolice i rozmyśla, co się stało z pięknem, miłością i prawdą. Te pytania zdominowały jego następne życie. Zrozumiał, że wszystkie te momenty, niezależnie od tego, jak odległe były w czasie, to jedna i ta sama chwila miał wrażenie, że wszystkie te poprzednie życia nadal istnieją, wszystkie one były jak szprychy koła, oddalone od siebie na obwodzie, lecz zespolone po środku, dwa lub trzy lata po tych przeżyciach. Kiedy nabrał zwyczaju odbywania cowieczomych medytacji, zdarzyło mu się coś, dzięki czemu wszystko zrozumiał. Pewnego wieczoru zasnął, lecz po chwili nagle się obudził, Wydawało mu się, że leci przez ciemną otchłań i napawał się swobodą lotu. Wówczas przed jego oczami zaczęła się rysować mglista scena, jakby utkana z dymu, lecz gęstniejąca powoli. Stopniowo rozpoznawał jedno ze swoich poprzednich wcieleń. Instynktownie wiedział, że może je zaakceptować, połączyć się z nimi i przeżyć jeszcze raz, lecz zamiast ciekawości poczuł wielkie zmęczenie, nie powiedział. Jestem zmęczony tymi wszystkimi życiami, chcę tylko zobaczyć światło, scena się rozmyła, dalej spadał z wielką prędkością przez mroczną otchłań, wtedy przed jego oczami w ten sam sposób zaczęła się formować kolejna scena, znowu poznał jedno z poprzednich wcieleń, również je odrzucił, podkreślając że jest zmęczony. Natychmiast obraz się rozmył, pozostała ciemna przestrzeń. Scena pojawiła się po raz trzeci, trzeci raz powiedział o zmęczeniu, trzeci raz obraz się rozmył i została pustka. Lecz tym razem coś się zmieniło. Daleko przed sobą zobaczył jasną gwiazdę, odległe słońce, leciał ku niemu z coraz większą prędkością, aż w końcu wpadł w słońce. Erainka Cjota. 175 Nagle zdał sobie sprawą, że siedzi, a jasne światło wypełnia każdą komórkę jego ciała. Światło towarzyszyło bolesne uczucie żaru, które tak go wyczerpało, że nie miał siły nic zrobić i biernie poddał się przeżyciom. Nagle ból zniknął i poczuł, jakby słońce wschodziło wewnątrz jego ciała. Było to tłumaczył zupełnie, jakby świeciło ze środka jego czoła i wypełniało go najczystszym światłem, światłem. Który było samym Bogiem, w jednej chwili zrozumiał, że wszystko jest jednością. Później śmiał się z tego, że zapomniał o tak oczywistej prawdzie, którą znał zawsze, a jednak długo jej poszukiwał. Zrozumiał swój błąd. Nie są potrzebne żadne poszukiwania. Wystarczy sobie przypomnieć. Ujrzał śmierć jako bestię reinkarnację uznał za proces tak naturalny jak padanie deszczu czy fale przypływów trudno dopasować opisane tu przeżycia do naukowych standardów. Ale czy to znaczy, że nie są one warte naszej uwagi, czy nie mają żadnego znaczenia dla naszego życia? Możliwe, że nie mamy obiektywnych dowodów, ale powinniśmy zrozumieć, że procesu reinkarnacji nie możemy postrzegać w oderwaniu, lecz że jest to on istotnym składnikiem czegoś znacznie większego. Nie trzeba chyba dodawać, że wspomnienia z poprzednich wcieleń są ściśle związane z przeżyciem samej śmierci. A doświadczenie śmierci co paradoksalne rzuca nas w otchłań największej tajemnicy życia tajemnicy, której nie są w stanie wyjaśnić żadne skamieniałości. Zabytki ani starożytne teksty. Wyjaśnienie jej bowiem zależy od perspektywy, która wykracza daleko poza granice czasu i przestrzeni, a tam, w tym szerszym wszechświecie, nauka, jaką znamy, nie ma zastosowania. Aby przetrwać, będzie musiała się zmienić.